Halo, 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 dzień dobry moi drodzy czatownicy, jak tam u was, czy mnie... O mój Boże... Czy mnie słychać? Dzień dobry wieczór w ten niedzielny, proszę państwa, 18-19 godzinny okres czasu. Mati 8 miesięcy jebacza, siemano, witam ciebie również i towru 30 miechów, prawie jak 30 lat, mojego streamulka, dziękuję bardzo. Wybaczcie moje gburstwo, moi drodzy, gdyż wymknęło się spod kontroli ostatnimi czasy, ale myślę, że możemy kontynuować. Kurwa, czemu mi zniknął obraz z monitora środkowego? Co się odpierdala? Obrazie, wróć! Kurwa, jak to DisplayPort no signal? Halo! Halo, wróć! Monitorze! Co jest, kurwa? Nie, moment! Nie możemy tak działać! O, czekaj, bidung! Tak, może dropić klatki. Bidung, tidung! Kurwa, proszę państwa, działaj dragoniczny 26 miesięcy i powróciło. Witam cię, siemano, Tivolcie, król gamingu. No do króla mi daleko, ale zależy jakie są kategorie, w których jestem królem. Ale dziękuję bardzo dragoniczny za wsparcie. Nufli 35 miesięcy, niewiele brakuje, ale już niedługo zajebacza. I moi drodzy, chyba przechodzimy do streamowania. Tak więc uwaga, gdzie mój profil jest tu? Wow! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Czy nie jestem zbyt pomarańczowy? Chyba Fluxa muszę wyłączyć i od razu jakoś tak się lepiej czuję. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was. Jak tam niedziela was rozpieszcza? Co dzisiaj robiliście? Jak tam się trzymacie? I czy u was fajnie? Dajcie znać. U mnie było ciekawie. Nawet mogę wam chyba pokazać fotkę naszego dzisiejszego osiągnięcia, które udało się nam zbudować. Ale mam jeszcze X Sandreda, 13 miechów wsparcia, jebacza księżycowego. Witam cię, Sandredzie, miło mi cię tutaj widzieć. Siema tobie również, Jantrix. 4 miechy jest, stream jest zabawa. Dokładnie, zdecydowanie tak. Siemano, spałem do 15. No i po to jest kurna niedziela, co? Ja lubię sobie pospać do 15. Chociaż nie, przepraszam, mam potem ogromne wyrzuty sumienia. Więc raczej jak ognia unikam spania do 15. Jeżeli śpię do 15, to coś jest nie tak. Mateusz Gumulak, witam cię we Wsporniku Pospolitym. Dziękuję ci bardzo za wsparcie. Napisz coś po zielonemu. Siemano. Keep calm and chlorokauczuk, kek W. Chlorokauczuk chyba na zawsze w jakimś stopniu w moim sercu zostanie. Zawsze jakoś tak przywraca, wraca do mnie, przywraca się w mojej głowie myśl o chlorokauczuku. No i coś czuję, że jestem po prostu już zmienionym człowiekiem. Nowa fryzurka, mordo, ale to już od paru dni. Obcięty fest, bo już tego potrzebuję. Próbowałem, naprawdę, byłem generatorem potu. Meg, mały kocur! Pięknie, kurwa. Oglądam cię od odcinków pięknie. Z World of Tanks, cholera jasna. Co wy na to, moi drodzy, żebyśmy przyjebali jeszcze raz w czołgi niedługo? Bo czołgi bardzo chcą, żebym ja przyjebał w czołgi, ale ja się jeszcze zastanawiam, czy ja chcę przyjebać w czołgi. Może z wami. Dziękuję ci bardzo za wsparcie i Bojoj, oczywiście, wjechał, kurwa, ze stówą! Dziękuję ci bardzo, siema miłego streama, siema i miłego, miły będzie zdecydowanie po takim starcie. Dziękuję ci bardzo, Bojoj, za wsparcie. Na zielono to inaczej strumyk się ogląda, Mateusz. Tak, coś czułem, kurwa, hadongi, wszystko naraz, mały kocur, dziękuję ci bardzo, Black Foxik z giftem dla Nikodema. Nikodem, proszę Black Foxowi podziękować, witam was, moi drodzy, i witam ciebie, Nikodemie, wśród zielonych. I dziękuję, malutki siwy, idę po double Whoppera, buziaczki i zaraz wracam, cholera jasna, zjadłem sobie Whoppera, ale za daleko mam do Burger Kinga, nie dostarcza mi tutaj żaden. Aczkolwiek mam teraz stosunkowo nie tak daleko do Pasibusa, tak więc krakowskiego, więc muszę w końcu coś tam zjeść, bo chyba jadłem raz dawno temu i nieprawda. Ja w statki gram. No właśnie, kurde, nie wiem, może cały świat szaleje za tymi grami wojskowymi. To można by może kiedyś dupnąć, sam nie wiem. Dawaj przypierniczaj w czołgi. Karbonowy Bartłomiej propsuje. Dobrze, że jesteś, Tivur. Dziękuję ci, Katory, za taką piękną od serca wiadomość, która po prostu waliduje moje istnienie. Czy Pemunio dzisiaj będzie? Będzie dzisiaj z nami, Pemunio, moi drodzy. Rozmowa o sosach, dwururach, czy też regionalizmach znowu powrócą i będziemy mogli przynajmniej rozwinąć nasze skrzydła na morzu, zobaczyć dalsze etap rozgrywki niż widzieliśmy poprzednio, ponieważ było tam co nieco tutorialowego pływania i pierdół, ale teraz w końcu będziemy mogli zrobić coś potężniejszego. Great Kidzie, składasz kompa w przyszłym tygodniu, plus jeden, ale uważaj. Jak 14. generacja Intela, pamiętaj, ograniczenie TDP, undervolting i obniżenie core ratio na każdym rdzeniu i może będzie działać stabilnie. Mam nadzieję, że zdejmę folię z radiatora, a nie tak jak mój idol. Kurwa mać, no i oczywiście, że musiał uderzyć, a ja taki miły byłem i to jeszcze z poradami.
Przepraszam, Magda z gifcikiem dla Maxa. Witam cię, Maxie. Podziękuj, Magdzie. Witam cię w zielonych. Napisz coś po zielonym, ale jeszcze jest Kacper. Wspornik pospolity. Dziękuję bardzo, Kacper. Witam i Krzychu z giftem dla Magdra. Witam cię, Magdro. Podziękuj Krzychowi. Kurwa, ale tutaj lecicie oczywiście na start i na początek, aczkolwiek stream po dwóch dniach. Wszyscy wypłukali, ale mamy dalej Rexoda na remonty, Awy, Maczuga i Chlorokauczuk. Dziękuję bardzo za wsparcie. Przyda się. Nasz cel coraz bardziej cały czas się wypełnia. Już 50% zrobione, więc dziękuję wam ślicznie. I Konor, łap na parapetówkę w nowym miejscu. Konor, dziękuję ci bardzo, przyda się. Chociaż spakowaliśmy z naszego poprzedniego mieszkania dwa pełne kartony, praktycznie pełnych butelek alkoholu. Tak więc pod tym kątem jesteśmy raczej wyposażeni. Prędzej jakieś inne bajery. Czasami trzeba rzucić cringe'em, ważne, że od serca. Oj tam Katori. Prawdziwe słowa od serca nigdy nie są cringe'em. Najlepsze, co może być do farmienia w grze, to Tivur w tle. No widzisz, Nobella, cieszę się, że każdy w jakiś sposób odnajduje ten stream w swoim życiu i jest w stanie wykorzystać go, żeby jakoś zapełnić swoje życie i swój dzień. Oglądałem folię od czasu do czasu, trzeba sobie jeszcze raz obejrzeć. Kurwa, bo jeszcze usunę ten film, chociaż chyba by mnie wszyscy zamordowali, takie mam przeczucie. Gdybym pozbył się filmu z folią na radiatorze z kanału, dostałbym taki lincz, żebym, jakby byłoby gorzej, niż jakby, jak się ze mnie śmiejecie, że nie zdjąłem tej folii, naprawdę. Malutki, najpierw do najcior, potem Sundaj, witam cię serdecznie. W pięknym gronie zielonych, dziękuję bardzo. I Herbart dwa miechy! Jest pizza, jest miodzik pitny, miłego wieczoru. Smacznego miodku pitnego życzę. Dwójniak, trójniak, półtorak, czwórniak. Nie wiem, czy są czwórniaki. No cóż. Ja lubię miód pitny, ale jest też zdradliwy, bo mogę go pić i pić i pić i pić i pić i pić w nieskończoność i... No i źle się to kończy. Lu 214 miechu, witam pana Giftersa szalonego z powrotem w zielonych po raz 14. Dziękuję ci bardzo, witam cię serdecznie. Wróciłem z łoperem, no i malutki dał radę. Kurwa, to jak daleko ty masz tego Burger Kinga? Mieszkasz w nim? Na kuchni oglądasz streama? Tylko poszedłeś zrobić? Tak to mam wrażenie. Po przeprowadzce będzie więcej streamów Mafio. Jak tylko się tutaj wszystko ustabilizuje, streamy w końcu, po raz pierwszy w moim życiu, kiedy mam przestrzeń fizyczną oraz umysłową, mam nadzieję, zyskają taką regularność, jaką ja zawsze chciałem, żeby miały, ale po prostu pierdolca dostawałem na tak niewielkiej przestrzeni studia, gdzie potykałem się o własne nogi i w końcu będą mogły się pojawić. Morty i dwa miechy. Strasznie wczoraj zachlałem, siema. Morty, słuchaj, ja też wczoraj trochę popiłem, znaczy były to całe trzy piwa, ale przy moim ostatnio niewielkiej konsumpcji alkoholu, kokainą. Trzy piwa to nie mało. Obudziłem się z lekkim bólem głowy, ale trwało jakieś 40 minut, więc było dobrze, ale lekko weszło, za stare się chyba robię, gdyż spotkałem się wczoraj z Maciejem Huntą, byliśmy w kinie, byliśmy na Madame Web, Herbar, propsuję, i Madame Web jest... No jest filmem, jest filmem po prostu, nie wiem jak wiele więcej mogę powiedzieć na jego temat, może się będę tutaj przemycał pewne ciekawostki na temat tego cuda, tego dzieła, tego magnum opus, czyjegokolwiek, ktokolwiek to stworzył. Nie chcę wam tutaj spoilerować, ale szczerze chyba powinienem chcieć, bo nikt z was nie powinien chcieć tego oglądać, ale my poszliśmy z taką, na takiej zasadzie, kurwa, to musi być tak złe, że trzeba to obejrzeć, by mieć z tego po prostu bekę. Drysiu, witam cię w wąsatek i Hogata, 28 miechów, witam pana z przystojną siwizną, za bardzo ścięte, żeby widać. Cały czas myślę, a kurwa, może DX2 w srebrnej tubie, nie wiem, chyba nie działa podobno. Tak więc nie, raczej się skłonię w stronę tej siwizny. Nie będę bardziej starał się siwieć. Może chociaż trochę zwolnię, skoro się stresy przeprowadzkowe skończyły. Ale zobaczymy. Truly one of the movies. One of the movies of all time. Dziękuję Hogata za tyle wsparcia i great kidzik. Wchodzę w AM5. Pierwszy raz w życiu dam szansę AMD. Po moich ostatnich doświadczeniach z 14900 trzymam za ciebie kciuki, bo pewnie będziesz miał lepiej niż ja. Inny Viking, dwójeczka. Dziękuję bardzo za wsparcie i Gros. 7 Days Today i farmienie łupka bitumicznego plus streamek i druga połówka. Tak, jestem simpem, ale chociaż mam cimci, rimci i przytulaski. Pozdrawiam streamu danych abordaży. Dos Gros. Każdy prawdziwy facet przyzna się, że przytulaski to jest to, czego kurwa potrzebuje najbardziej. A każdemu się wydaje, że chodzi o kompletnie inne rzeczy, kiedy to przytulaski napełniają i komplementy potrafią dać facetowi paliwo co najmniej na jakieś 7 lat. Jeden komplement. Facet pamięta komplementy do końca swojego życia, autentycznie. Jeżeli jesteście kobietami, macie okazję powiedzieć facetowi, że ma, nie wiem, ładnie pachnie, ma fajną koszulę, albo fajną fryzurę, albo jakieś inne może bardziej skomplikowane przymiotniki niż fajne, gwarantuję wam, że zrobicie mu tym dzień, bo nikt mu żadnego komplementu nie powiedział od chuj wie jak dawna.
taki mamy świat. A kobiety komplementów oczekują, faceci nigdy ich nie dostają. Więc tak się kręci świat. Więc jeżeli macie drugą połówkę, kolegę, przyjaciela, robotnika, pracownika, powiedzcie mu coś miłego, gwarantuję wam. Ja nadal pamiętam niektóre komplementy, które w liceum dostałem. Tak to działa. No ale Paulik, osobiście, do kogoś, kto zrozumie znaczenie bliższe takiego komplementu, a nie, wiesz, jakby oczywiście wszyscy panowie tutaj doceniają pewnie, ale jeszcze większą moc ma to osobiście słowami własnymi. Nawet kwiaty możecie dać. No, ja tam na kwiaty mam szczerze wyjebane, ale założę się, że znajdą się faceci, którzy docenią kwiaty. Ale wiecie, jak to bywa. Z prezentami fizycznymi to nie jest tak, jakby ja bym przedłożył każdy prezent fizyczny ponad szczery i prawdziwy od serca komplement. I to by zawsze działało. Kurkie, chandelier bez ostatniego streama, nie ma tego od Quality Volta, codziennie do kolacji, pozdrowanka przesyłam, co nie wiem, co na remoncik, dziękuję bardzo, kurkie. Moi drodzy, co do remontu, o którym kurkie wspomina, mamy jeszcze Svena, wspornika pospolitego, witam cię serdecznie, Sven, miło mi cię tutaj widzieć, dzięki, że zostałeś i zielony. Kiedy następny odcinek Suicide Squadu, jak się zbierzemy z Przemysławem, żeby go nagrać? Musimy zgrać nasze harmonogramy i wtedy jakoś się pobawimy dalej, chociaż widzę w komentarzach, że nienawidzicie tej gry, w sensie uznajecie ją w dużej mierze za przestępstwo wobec całego Arkhamverse w wykonaniu samych twórców Arkhamverse, ale zobaczymy, jak dalej będziemy lecieli. Dzisiaj mamy kolejny streamik sponsorowany przez Ubisoft ze Skull and Bones, ale znacie moje sponsorowane rzeczy. Powiedzcie szczerze, czy ja kiedykolwiek zrobiłem sponsorowany stream i wciskałem wam gówno, albo mówiłem nieprawdę, czy mówiłem wam, żebyście seszorowali zęby węglem, albo wybielali lampą podpinaną do telefonu? No kurwa nie. U mnie sponsorka oznacza, że po prostu bardzo by fajnie chciała firma, żebym ja coś pokazał na temat ich gry, a ja mówię spoko, ale będę sobą. No i jestem sobą, a wy oglądacie. Królu foliowe radiatorze, pierwsze co sądzisz o tym, że w szóstej części Piratów zamiast Johnny'ego Deppa będzie jakaś ciemnoskóra kobieta? No po prostu będzie to film, którego raczej nie obejrzę. I to nie dlatego, że będzie tam czarnoskóra kobieta, tylko dlatego, że nawet jakby był Johnny Depp, to byłoby to już chujowe, tak jak poprzedni piraci już byli chujowi bez niego. Znaczy z nim, ale już za dużo. Wiecie co, za dużo. Powinno się skończyć na trylogii, by było okej. Widziałem na zeszłym streamie Tivurty, jednak masz armatę wielką, co nie? I to nie jedno, trzy minimum. Dzisiaj dwurura wjechała na miniaturkę. Mało kto przychodzi po Gretko dla Tivolta. No i widzisz, Matthew, ja jestem po prostu jak taki pierdolnięty kolega, którego się lubi posłuchać w tle, ponieważ morda mu się nigdy nie zamyka. Produkuje słowa z prędkością żywopłotu i cały czas wypływają wam z głośników, słuchawek, telefonów, telewizorów, komputerów i macie wrażenie, że nie jesteście tak samotni w życiu, jak faktycznie jesteście. Czy opłaca się zagrać w Biomutant? Jezus, ja grałem w Biomutant jakieś 3-4 odcinki, tak więc trudno mi powiedzieć. Nie wiem, nie znam pełnego scope'u tej gry. Yuki-san nadal pamięta, jak randomowa pani w sklepie powiedziała, że mam ładne paznokcie. O, mi ostatnio pani w Żabce powiedziała, że chyba musiała mnie w radiu słyszeć, bo ja mam taki głos, taki głos. No ja mam, ja jej mówię oczywiście, no wie pani co, no jest taka opcja, no że mnie gdzieś pani słyszała. Nie wdawałem się w szczegóły, że nagrywam filmy z gier na YouTubie, ale jakby nie musiała tego wiedzieć. Czy będę nagrywał Little Nightmares 3? Niedawno wyszła. Już wyszła? Chryste, panie. Nie wiem, to muszę się zastanowić. Ostatnio to nie mam głowy do niczego. Ale te streamy są, jak widzicie, streamy lecą. A tutaj jeszcze dużo wykańczania przed nami. Witam w ogóle całą moderację. Bechamela tutaj widziałem. Paulix oczywiście się przewija. Matrix ma. Kogo jeszcze tutaj widzę? Pana Przemysława Lifika, z którym się niedługo zgramy. Przemysław Dwurura Olsza. Oj, chyba tyle. Widzę na razie moderatorów. Witam wszystkich szarych, zielonych, wspieraczy, jebaczy i tak dalej. Nie wyszło, ma wejść 2024. No właśnie. Lifik dobrze kurwa pisze pewnie. Jak ktoś zna premiery gier, to on. Chociaż się jebnąłeś ostatnio z Alone in the Dark, ale to cię zobaczę, puszczam płazem. Losowo poszedłem do militarii, chłop do mnie, że schudłem, tak mi się ciepło zrobiło, bo mam z tym największy problem. O tak, jak ktoś schudł, to powiedzcie mu, że schudł, chyba że ma problemy ze zdrowiem. Ale jeżeli wiecie, że chciał schudnąć, powiedzcie mu, na pewno się ucieszy. Ja pamiętam, jak w piórko obrosłem. Jak mi to wszyscy mówili, kiedy schudłem. Przynajmniej mi teraz jakby wy cały czas check-inujecie. Kurwa, no i znowu monitor mi zniknął, kurwa, środkowy. Nie, wraca.
Moral versus. Versus, kurwa, dlaczego się to dzieje? Kokainą. Ale mamy tutaj jeszcze Shadow Wiktora, potężnego donatora poprzedniego streama. Widziałem twoją wiadomość na Instagramie, dzięki ci wielkie za nią. Nawet poprzedniego nie obejrzałem, a tu kolejny prędkość żywopłotu. Mój słowotok. Mój słowotok potrafi napierdalać godzinami. Założę się, że gdybym dostał prosty topik, ja mógłbym na podstawie paru słów kluczowych, niczym stand-uper czy też improwizjonista, tworzyć najbardziej niestworzoną historię godzinami. Aczkolwiek po prostu bym się zmęczył pewnie po jakichś 30 minutach, ale fabuła kompletnie z dupy wymyślona pewnie nadal byłaby lepsza niż Madame Web, tak jak kiedyś się odpaliłem o agentach FBI, którzy przyszli i porwali mi szopa z bagażnika. To by było ciekawe. Dziękuję, Shadow. I Not Pedro! Wybacz, panie Bartumeju, za obrazę twojego potężnego brzusia pod ostatnim postem na Insta. No kurwa, i to rozumiem. Ukorzenie i powrót. Moi drodzy, no. Z wagą jest jak... No nie wiem... No chuj, w górę, w dół, parabola życia. No cóż mogę więcej powiedzieć. Jakby ja tam mam wyjebane w tej chwili na moją wagę, bo już udowodniłem sobie nieraz, że mogę zrzucić kilogramy, jeśli tylko chcę. Przez ostatnie pół roku miałem naprawdę ważniejsze rzeczy niż trzymanie super formy, a teraz w końcu mam miejsce, żeby do niej wrócić. No w CV gadulstwo wskazane jako mocna strona, dokładnie. Ale to się wytworzyło samo. Ktoś się mnie zapyta, jak ty się kurwa nauczyłeś jakby tak gadać? Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Nie wiem, jakby to nie tak, że ja zacząłem nagrywać filmy i od razu pierdoliłem w nieskończoność głupoty i opisywałem każdą jedną rzecz, jaką widzę na ekranie, ubierając ją w jakieś dziwne słowa, narrację czy historię. Samo się to wyrodziło. Daka, witam serdecznie. Numerek na wadze nie wyznacza wartości człowieka. Szok i niedowierzanie. Proszę, Przemysław zawsze tutaj wybiera język faktów. Not Pedro, dziękuję ci bardzo. A może se pierdolne dipek serowy. Kami, mam pytanko, czy zauważyłeś, że w drugim odcinku Legionu przy grzebaniu w ustawieniach zmieniłeś jedno z nich przez przypadek? Kurwa, to mógłbyś chociaż powiedzieć, które? Nie musiałbym teraz sprawdzać i szukać i nie wiedzieć, chyba że napisałeś dokładnie w komentarzach. Ale dziękuję za uwagę, zobaczę. Konor, a pierdolisz, kwiatki z Lego są zajebiste, sobie bym układał jak dziki. Oczywiście, ale Lego zawsze chętnie poukładam. Chociaż raczej w przyszłości czeka nas układanie dużej ilości puzli. Ale to w swoim czasie, bo już mamy oczywiście milenialsowo mango zjebowe pomysły na dekor w tym domu. Nagrywasz, to się samo wyrobiło, dziennikarze czy radiowcy mają tak samo. No właśnie, jakoś tak się to wyrobiło samo. Włącznie z głosem. Mi rok temu babeczka w sklepie powiedziała, że przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Musiała powiedzieć, że mam naprawdę zajebiste te niebieskie włosy. Proszę. Są dwa typy starszych osób reagujących na takie rzeczy jak kolorowe włosy. Albo cię kurwa nienawidzą, będą się za ciebie modlić, spryskają cię małą buteleczką wody święconej, którą zawsze noszą sobie w torebce, ponieważ muszą poświęcić fotel w tramwaju, którym zapierdalają od 5 rano. Albo po prostu powiedzą takie, wiesz co kurwa, jebać PiS, jebać prawo, będzie zajebiście kurwa, dawaj rób co chcesz, piercingi, włosy, suta se przekuj i lecimy do przodu. Dwa typy starszych osób, naprawdę, jakby... Mam wrażenie, że nie ma szarej strefy pomiędzy nimi. Shadowa Wiktora czytałem, ale mamy ETE. Czy dalej zapewniasz, że nacieranie odbytu gorącym węglem jest zdrowe? Bo trochę już boli. Ja będę do końca mojego życia DLAA zmieniłem na TAA. Kurwa, no jest taka opcja. Proszę, jak od razu obczaju. To muszę w to zerknąć w takim razie. Ja nadal nacieram i wydaje mi się, że już po prostu skóra wszędzie dookoła tak stwardniała, że bólu nie czuć, więc musisz przemoleć. Pięknie, kurwa. Dziękuję. O! Pięknie. ASP Kuder! Im więcej ciebie jest, tym więcej do oglądania. No właśnie, jeszcze bardziej zapełniam kadr. Kupiłem se kurwa obiektyw szerokokątny, to wykorzystam cały obiektyw szerokokątny. Proste! Tak trzeba żyć, moi drodzy. Wypełniać każdą przestrzeń, w jakiej się znajdujemy. Ktoś się pytał w ogóle, ile mamy tutaj metrów kwadratowych. W tym studiu jest to około 20, tak więc niemało. Całkiem jeszcze wysoki sufit, bo 2,70, tak więc mogę sobie coś zapełnić aż pod sufit. Nie wiem nawet czym, ale damy radę. Ale to specjalnie, bo gra była blurry. No właśnie, kurwa, nie wiem, bawiłem się jakoś tymi ustawieniami, ale raz zresetowało, raz nie. Będę jeszcze gadał. Znowu będzie rozmowa o Dupchlandii. No nie no, Gorbę, trzeba dywersyfikować nasze tematy. Co się urodzi, to się urodzi. Czyli być kotem. No, w sumie tak, jakąś półeczkę se zamontuję na jakichś popierdolonych kotwach chemicznych. Najlepiej wyjść na zewnątrz budynku i tam zacisnąć takimi nakrętkami. Inaczej mnie nie utrzyma. I chcę siedzieć pod sufitem, taką drabinkę zrobić, elo. Albo dać tam na przykład siedzisko dla jakiegoś moderatora takiego na żywo. Będzie siedział jak sędzia na meczach tenisa, po prostu tam u góry i darł na mnie pizdę albo rzucał we mnie czymś, jak mówię rzeczy, które się zbliżają do niebezpiecznego progu. BAN! PAN!
20 metrów, prawie połowa mojego mieszkania. No Damian, ja tutaj ciągle mam mózg rozjebany, patrząc na metraż tego wszystkiego, bo mamy w tej chwili łącznie domu jakieś 215 metrów. Sam nasz salon z korytarzem ma większą powierzchnię niż całe nasze poprzednie mieszkanie, tak więc... jest grubo. Twoja miniaturka zrobiła mi smaka na hot dogera, no o to chodziło. Jakby nie mam nic wspólnego z producentami parówek czy hot dogów, ale jak macie smaka na hot doga, wpierdolcie se hot doga, tym jest życie, Lifik potwierdzi. Gdzie jest możliwość dostania autografu na Steamie? Ludzie podpisują te profile na Steam, ale ja kompletnie magii tego nie rozumiem, więc nie oferuję takich usług, niestety. W trakcie przymusowej przerwy związanej z przeprowadzką tęsknimy za nami. Monli, słuchaj, jak ja widzę te przerwy pomiędzy moimi filmami na kanale, te po prostu w moich statystykach brak tych bloczków oznaczających film, to serce mi się kraje i mam tylko codziennie poczucie, ja pierdolę, kurwa, blokuj emocje. Ci wszyscy ludzie, chociaż nie znam was i nie widzę, ale są was tysiące, którzy chcieliby sobie ten film obejrzeć dzisiaj, każdego dnia, nawet jakiś prosty. Ale no, no nie mogłem, no nie było czasu. Dlatego teraz wracamy, jak widzicie. Mimo wszystkiego, co jest tutaj do roboty, to dużo się dzieje. ASP, dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie. Tomsonik, trzy dyszki. Tu znów wojskowy jebacz, pozdrawiam ciebie. I ty się, jak uda się, dostanę do jednostki w Krakowie, bliżej domu. Jesteś pojebany! A kurwa, ASP, kudy! Kud. 213,70 zł. To nie ma co się bać, że ze studia będziesz się wylewał x. ASP, prędzej się wytoczysz po 12h strumyka. ASP wywołał kunę z Jerzyn, moi drodzy. Po pierwsze ASP, dziękuję za przepotężne wsparcie, bardzo mi miło, doceniam, dziękuję ci ślicznie. I jednocześnie wywołałeś właśnie wspomnienie o 12-godzinnym studiu, ponieważ, moi drodzy, nie będzie niczego lepszego na ochrzczenie tego studia, jak przeprowadzenie pierwszego w nim streama. Tak, aby trwał tych godzin 12. Nie wiem, kiedy się to wydarzy, nie wiem, kiedy to studio tutaj powstanie w pełni, ponieważ muszę jeszcze zgadać się prawdopodobnie z Apamą, żeby zaprojektować tutaj coś fantastycznego, oledowanego, ologotypowanego, opiankowanego od kurwa sufitu po podłogę, od jednej ściany do drugiej, żeby mieć tutaj takiego soundboxa, żeby wydrzeć pizdę i zmienić w ogóle kompletnie kadr. Domyślnie chcę, żeby na streamach nie było green screena. Chciałbym oświetlić całe moje pomieszczenie takimi klimatycznymi LEDami, oświetlić moją twarz porządnie, zrobić fajne tło, tutaj kurwa lodówka z Red Bullami, kamerka obniżona bardziej od boku niż taki frontowy pokaz. To jest mój cel na streamy i myślę, że jeżeli uda mi się go osiągnąć, to nie będzie lepszego sposobu na ochrzczenie jak 12 godzin streama, tak więc czajcie się, ale żadnego terminu nie wyznaczam, ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy się to wydarzy. Od razu przedłużany. Kurwa, wiecie co? Może kiedyś zrobimy przedłużany stream tutaj. Przynajmniej jeżeli umrę i padnę i pierdolnę na ziemię ze zmęczenia, to mam tutaj wykładzinę i dużo miejsca, żeby się położyć. Mogę nawet spać na tym streamie wtedy. Kogoś tutaj pominałem, widziałem zielone kąsiorek, 24 miechy. Czy można spodziewać karaoke na stream? Jakby ciężko z karaoke na YouTubie, ponieważ jakakolwiek muzyka, jaką puszczę, to mnie wypierdolą jeszcze w trakcie trwania streama z mojego kanału, bo łamie prawa autorskie, więc ciężko. Michael C, spornik Sundaj, dziękuję ci bardzo za wsparcie. I Bartunio, 8 miesięcy, spóźniony, ale jestem, cieszę się bardzo. Wojskowy pan jebacz, napisałeś, że Kraków to twój dom, tak więc lubię cię jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo za wsparcie. I Grepolio, moderator na ścianie, Enigma wyszedł z piwnicy, więc go na ścianę przyczepiłeś? Nie, Enigma moderatorem, zwariowałeś? Proszę cię, taka odpowiedzialność to zdecydowanie za dużo dla niego. Kami, dyszka, była to 21, 22. Miałeś to ustawienie na wysokie, a zmieniłeś na minimalne bądź niskie. Dziękuję ci, Kami. Piękny guide, wrócę do tego i sobie to zmienię w takim razie. Zmienię tak, żeby było dobrze. Dziękuję ślicznie za wsparcie i poradę. Lepiej nie, bo będziesz 7 dni robił. No właśnie, ja już widziałem przypadki przedłużanych streamów, w których ludzie siedzieli dniami i nocami. Mieli zamienników, którzy te streamy prowadzili, kiedy oni spali. Ale no po prostu wystarczy ustawić pojebanie wysoki próg, na przykład 1000 zł za godzinę i ja mogę wtedy streamować 7 dni. Ile by to było? No załóżmy, że podstawowo stream by trwał na przykład 6 godzin. No ale 6 godzin potem się przerabia nagle w 7 dni. 7 razy 24, 168 tysięcy zł za 7 dni ciągłego streamowania. Do zrobienia. 7 dni, 7 lat. No i takie kwoty mogą mnie zachęcić do przedłużonego streama, który byłby dla mnie cierpieniem i jednocześnie też zużyciem mojego zdrowia niknącego do absolutnego zera. Kaka sraka, jak przekonać chłopa, żeby pokochał swojego schaba. Swojego schaba? A czy to jest nazwa na jego... Kuśkacza? Kokainom?
czy może na jego brzuchol, który ma większy? Słuchaj, no kaka sraka, on może być przekonany, że jego schab tobie się podoba, ale jemu też musi się podobać, to już jest kompletnie inna dyskusja. Martyna może mi mówić, że nie jestem wcale taki, a nie inny, że nie muszę schudnąć tyle, ile mi się wydaje, ale ja mam swoje zdanie na ten temat i to jest coś, czego się w psychice nie zmieni niestety. Konor! Z Enigmy był taki moderator jak Skurczaka Ryba, kurwa, niebezpieczne porównanie, bardzo bliskie jemu. Ale hej, no mięso to mięso, nie? Czym się różni Azjata od osoby czarnoskórej i białej? No niczym. Mięso to mięso. Dziękuję ci, Konor, za wsparcie i kaka sraka. Nie pisali ci od Dzika Energoli? Wydaje się, że lepsze by to było od Red Bulla. Nie miałem żadnego kontaktu z Energolami z Dzika, plus ograniczam ostatnio potężnie energetyki, bo zacząłem zauważać ich negatywny wpływ na moją umiejętność zaśnięcia. Nieważne jak wcześniej je wypiję, to energetyki nie dają mi pobudzenia, ale energetyki trzymają mnie na nogach. W sensie mam ten sam poziom energii, ale dłużej go jestem w stanie trzymać. Ale objawia się to tym, że nie mogę zasnąć, a za to to ja dziękuję. Strzepan, tak, wspornik sundański, dziękuję ci bardzo, Strzepan. Witam cię w zielonych. Rybie mięso, a mięso czerwone ma jakieś różnice? No ma, ale no, mięso to mięso, no. Ostatecznie jest to mięso. Skul dzisiaj solo czy z Livigiem? Połączymy się z Przemysławem, moi drodzy, dzisiaj połączymy. Będziemy razem pływali i dyskutowali, ale miałem zaprezentować wam, czym się dzisiaj zajmowaliśmy. Pytaliście, jak tam niedziela mija. Wy też pisaliście, jak wam... Jesteś pojebam! Kurwa! Patriko, 200 zł. Streamka można zrobić w lekkiej formie drunk, aby już właściwie ochrzcić nową chatę. Jak to mówią, trzeba opić, żeby się psuło. No, pozdro, kciuk w górę, kciuk w górę. Patryko, chory pojebie, dziękuję ci bardzo za jeszcze większe zapełnianie tego celu. Bardzo mi miło, cieszę się straszliwie. Dziękuję ci ogromnie. Drunk w jakiejś formie może być dobrym pomysłem, ale jak to zwykle bywa na tych 12 godzinach, to byłaby akcja na ostatnie na przykład 3 godzinki streama, bo nie mam zamiaru walić alkoholu przez 12 godzin, bo nie jestem alkoholikiem, ani też nie byłby to dobry pomysł, bo zaraz bym speniał, zaraz bym stracił siły, to jest absolutnie chujowy pomysł, ale zakończyć streama stanem lekkiego wstawienia emocjonalnego i fizycznego rozchwiania, kurwa tak, to brzmi jak pomysł. Lodóweczki jeszcze tutaj potrzebuję. Właśnie, a to dlatego pisaliście, że dlaczego nie Dzik, a nie Red Bull? No nie wiem, jakby Dzik chciał, żebym miał na streamach tutaj lodóweczkę i czasem popijał, nawet te zero bez kofeinowe. Czemu nie? Ja jestem chętny na deala. Malutki. Patryko, dziękuję ci ogromnie za twoje wsparcie. I malutki, siwy jeszcze 5 dyszek. Nie będę kłamał, żeś chłopie był na moim ekranie, jak na obiad miałem chleb z masłem, a teraz żyję dogodnie własny dom, autko na pieski. Zawsze z uśmiechem przy twoich filmikach przez większość mojego życia. I to jest, kurwa, warte klaskania. Gratuluję ci, malutki, siwy. Ja mówię zawsze, życie może się jakoś ułożyć, czasami w najbardziej niespodziewany sposób. Cieszę się zatem twoim szczęściem, dziękuję ci za twoje wsparcie i mam nadzieję, że mimo iż masz funę, skunę i komórę, to dalej będziesz miał w swym sercu Tivurę. Nigdy nie oglądałam Skull and Bones. No to Eli będzie miała okazję dzisiaj. Drysiu, witam, król złoty, jak tam kupno mebli? A jeśli potrzeba pomocy w czymś, służę przysługą na co dzień, pracę jako kontroler jakości w jednej wytwórni mebli, więc wiem, jakie są w jakich sklepach mniej więcej. Dziękuję ci bardzo za ofertę. Na razie powoli z meblami. Tutaj jeszcze są koszty remontowe, które trzeba dotknąć, dlatego dotykać na razie planuję tylko śrubokrętów najwyżej. Albo Martyny. Kontynuujmy. Uczy 24. Nie, Dryś, dziękuję bardzo za wsparcie. Kupno mebli. Właśnie dzisiaj składaliśmy meble, kończyliśmy, bo jutro chcemy, żeby nasza ekipa jeszcze nam je zrównała i zmontowała. Zaraz zaprezentuję. Uczy 24 miechę, 2 lata wsparcia, pospolity wspornik. Dziękuję ci bardzo, Uczy, za twoje wsparcie. Paprykowy 4 miechy, spóźniony dotarłeś. Gratuluję zatem. Mądry wybór tutaj być dziś, bo to będzie piękna niedziela i Diamblon 2026 09. Jebacz! Jebacz! Dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie. Witam cię w przedostatnim progu zieloności. Napisz coś po zielonemu, od razu poczujesz, że jest ci trochę lepiej. Moi drodzy, kręciliśmy dzisiaj meble. Musieliśmy być gotowi w miarę na to, żeby mieć te meble na jutro. I jest to, proszę państwa, szafa, którą można opisać tylko i wyłącznie słowami ogromne kurwisko. Zapisuję sobie zdjęcie, które tutaj miałem gotowe, żeby wam zaprezentować. No bo inaczej się, szczerze mówiąc, tego szafiska, kurwiska nie da opisać. Zawsze chcieliśmy mieć więcej miejsca w szafie, to było takie małe marzenie, które było trudne do zrealizowania przez wszelkie ostatnie lata, przez ograniczenia miejsca, ale w końcu się udało, dlatego też... No, kurwa, pulpit, halo. Działa? Nie ten pulpit, moment. Przechwytywanie ekranu automatycznie, nie.
Ten monitor główny, proszę bardzo. To jest zdjęcie zrobione ze szczytu naszego łóżka, zdjęcie naszej szafy. Tak, kupiliśmy szafę z IKEA, ponieważ ma niesamowicie dużo różnych opcji kustomizacji ich w środku. To jest, proszę Państwa, ogromne kurwisko szafy, po prostu na całą ścianę, 2,36 wzrostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć szerokich paksów, jeden wąski, dostawka narożna. Jeszcze nie ma tutaj żadnych frontów, półek i wypełnień. Poprzednio nasza dwójka przez 4 lata miała tyle miejsca w szafie, ile wynoszą te dwie tutaj. Co? Toż to Las Raptor. Na naszym mieszkanku, tak więc marzyliśmy po prostu oboje o tym, a szczególnie Martyna, która w swojej szafie, bo ona miała jedną podwójną, ja miałem takiego jednego skurwiela. Więc marzyliśmy o większej ilości miejsca i wydaje mi się, że to nam co najmniej na parę lat wystarczy, ale coś czuję, że Martyna może je zapełnić. Tak więc złożyliśmy sobie takiego grzmota dzisiaj. Jeszcze będziemy musieli to wypełnić, ale to już być może na jakimś vlogu zobaczcie finalną wersję tej szafy. To wszystko na buty tysi? Dokładnie. Nie, przepraszam, będziemy mieli drugą szafę. Bardzo podobną do tej, tylko bez tej części narożnej. Sama na szerokość ściany. W sumie w jej studiu u góry, tak jak na ścianie, którą ja mam za sobą, całą też chcę zapełnić szafą, żeby był storage space. Tak więc poszaleliśmy trochę szafowo, ale nie żałujemy, tylko musimy jeszcze ją jakby przymocować do ścian, wyrównać, zmocować ze sobą i dopiero wtedy ładować wnętrze. A jak krzesła? Żadnych krzeseł tutaj sensownych w tej chwili nie mamy. Podupcyło was i pewnie zdrowie psychicznie upadło i związek był na granicy. Otóż nie, taki obcyk złapaliśmy przy kręceniu tych paksów, że już po prostu przy trzecim instrukcja była zbędna i lecieliśmy jeden za drugim, było bardzo sprawnie. Laura, dziękuję ci bardzo za 5 dyszek. No witam, wczoraj nie oglądam, ale dziś już jestem. No wczoraj to był Suicide Squad chyba i zapis poleciał, przepraszam. Dziękuję ci bardzo za wsparcie, przeogromnie. No i cieszę się, że udało ci się tutaj wbić. Prawdziwa szafa zaczyna się od 2,5, być może, ale Thompson, jeszcze parę groszy dla nowego studia, historia gdzieś w okolicy live ze Shrek ciastem, minąłem cię, ale i tak się zawstydziłem, że nie podszedłem. Cóż Thompson, nie bój się. Chyba, że widzisz, że jestem ogromnie zajęty, to wtedy jakby dziwnie jest, jakby nagle odrywać się od czegoś. Ale poza tym, widzicie mnie, zapraszam. Dostaliśmy wycenę szafy w zabudowie, tylko i wyłącznie na szerokość tej ściany, ale do sufitu, od firmy Commandor, z jakby tam już, wiecie, gotowym wyposażeniem. To nie jest jak IKEA, że sobie idziesz do sklepu, dokupujesz jakąś półkę i masz nową półkę. Dostaliśmy wycenę na taką szafę, która no ostatecznie wyższa, ale bez tego jakby zakrętu na rogu, więc powiedzmy pojemność trochę może większa. Cena z promocją na Black Friday i 8% VAT-u, bo szafa bez pleców w zabudowie, 18 tysięcy złotych. Za tą, za wszystko do tej szafy daliśmy 8. Bo jest to szafisko, kurwisko, ogromne macierzysko. Tak więc inna firma wyceniła nam, a to było 20% zniżki na Black Friday z 8% VAT-em. Jakbyśmy mieli to kupić teraz i z plecami, pewnie by wyszło z 25. Tak więc ja dziękuję. Stolarz może by wykonał drożej, może by wykonał taniej niż te 8 koła z IKEA, ale cóż, no lakierowane fronty czy matowe? Matowe. Myśleliśmy o czarnych, żeby nam pasowały, ale mają tylko takie błyszczące, więc będziemy mieli granatowe fronty. A ja jakoś to myślę będzie bardzo fajnie wyglądało. Thompsonik, dziękuję ci bardzo. Connor, nic tak nie weryfikuje związku jak wspólne skręcanie meby z IKEA i zajebista szafa. Moi drodzy, ja wam mówiłem, że Kacper pisze, robiliśmy szafę od Commandora za plus minus 10k, po 2 tygodniach drzwi przesuwne wyglądają jak banan od miesiąca, czekamy na odebranie ich w celu naprawy. No, najlepsza weryfikacja tego, że naszej decyzji, bo jakby IKEA mimo wszystko ma zajebistą politykę zwrotów, długą gwarancję, coś się nie podoba, możesz to momentalnie wymienić i raczej będzie wszystko pasowało, tak więc jesteśmy zadowoleni, ale nadal 8 koła na szafę to są pojebane pieniądze, tak więc taki pytacie się, o ile wydałeś na remont, wolę nie mówić o aż tak ogromnych kwotach, które tutaj wchodzą, no bo kto remontował domy, ten wie, ale tak, donate donate'ami, mówię wam, że szybko wydam i zdecydowanie szybko wydaję, skoro jedna szafa 8 koła kosztuje, a będziemy mieli dwie. Lazy, Wspornik Pospolity, witam cię serdecznie, dzięki wielkie za dołączenie do zielonych, ale mamy też Good Guy Floyda, Wspornik Pospolity, witam was obu, napiszcie coś po zielonemu. Robimy u klienta, który za połowę mniejszą szafę zapłacił 15 tysięcy, wygląda gorzej niż te z IKEA. No właśnie, widzisz, papcio,
Ja w swoim życiu miałem tonę rzeczy z Ikei i na naprawdę niewiele mogę narzekać. Ludzie mówią, o kurwa taniocha, cała Polska ma rzeczy z Ikei. Ale kurwa, one działają. Latami. W naszym poprzednim mieszkaniu mieliśmy szafę, która tam stanęła w jakoś 2010 albo 2011 roku i było z nią zero problemów przez cały ten czas. Poza tym, że mój tata zamontował rączkę do drzwi w złym miejscu, nie po tej stronie drzwi. Więc mieliśmy dwie rączki do jednej szafy, ale tylko jedna działała. Pograłem w House Flippera, marzę obcych w remontach. Moi drodzy, House Flipper 2 już u mnie działa. Nie kraszuje, skurwysyn, po tym zmniejszeniu klokratio. Nic mi już nie kraszuje. Więc kto wie, może na jakimś przyszłym streamie jeszcze wrócimy do House Flippera. Dziękuję ci, Konor, za wsparcie. Pokaż pępek, a jak nie, to tak jutro jadę do Krakowa. Patryk, weź się uspokój, kurwa. Dipnij se tego nachosa w pępkowym sosie salsa i wychilluj bombę i przestań pisać takie chore rzeczy na czacie, okej? Okej. Całe szczęście, że nauczyłem się przez lata majstrować, coś udało mi się podobnej wielkości szafę zrobić za 4 koła. No, widzicie, moja główna umiejętność to jest mówienie do was, zbieranie donate'ów i wstawianie reklam na filmy, dzięki czemu mogę taką szafę kupić. Gdybym ten czas poświęcił na nauczenie się fachu stolarsko-remontowego, pewnie zapłaciłbym za to wszystko mniej, no ale tak to już działa, moi drodzy. Pieniądze wymieniane na usługi, albo się płaci pieniędzmi za zrobienie czegoś, albo się płaci swoim zdrowiem, czasem, ale nie pieniędzmi. No i tak to się kręci. Ale i tak staram się tutaj robić tak naprawdę przy tym domu ile kurwa mogę, bo no nie wiem, sami widzieliście, że mieliśmy sporo do posprzątania, robiłem tripy na lamusownię, miotałem kurwa starymi drzwiami prosto do kontenerów. Nie jestem w stanie robić remontu, robić gładzi, szlifować ich, kłaść płytek, czy robić elektryki, tak jak to mój tata tutaj robi, ale jakby proste prace fizyczne czy skręcanie mebli są jak najbardziej w granicy moich umiejętności, więc no... Staram się jak mogę, robić co mogę. Markus, najlepszy fotel w historii. A ja się znielubiłem z Markusem ostatecznie. Jakby preferuję mojego Secret Laba teraz i na Markusie już trochę nie potrafię siedzieć. Można również płacić ciałem, tak? Ale wydaje mi się, że remont był trwał bardzo długo, albo nawet nie zacząłby się, gdybym szefowi mojej ekipy powiedział, że w ramach zapłaty mogę mu się oddać tyle razy, ile zechcę. Plus trochę by to trwało i spłata by... To prawie jak kredyt, ale taki w ruchaniu. Dalej mnie śmieszy nazwa lamusownia. Tak, ja też uwielbiam nazwę lamusownia. Jakby strasznie lamusiarska jest. Nie wiem, jakby śmieciarnia mogliby to nazwać. Nie, lamusownia, bo co? Bo nie wiem, do lamusa coś oddajesz? Nie, jedziesz kurwa na lamusownię. Ale nie ma nic lepszego niż miotanie tymi śmiećmi prosto do kontenerów. Robię challenge, będę brał bucha tylko wtedy, kiedy T-Volt. Stream zwapowania, do końca, tylko i wyłącznie. Zobaczymy, kto ma więcej liquidów. Shelby mógł po prostu nie zauważyć, taka osoba aktywna nie dostaje jednej wiadomości dziennie, tylko dużo więcej. Cholera, jasna. Ktoś tu pisał coś o wiadomościach, wybaczcie, widziałem też gdzieś coś, że w sprawie chłopaka ktoś pisał. Ja naprawdę, moi drodzy, dostaję do paru dziesięciu wiadomości dziennie. Kurwa, jaki dym. Jasne, są ludzie, którzy dostają więcej, ale ja i tak teraz mam wystarczająco zajęć. Czytam często wiadomości, nie na wszystkie odpisuję, ale przynajmniej się staram. Gdzie łapki są? Właśnie, moi drodzy, zostawcie łapę w górę, będziecie od razu szczęśliwsi, bogatsi o doświadczenie zostawienia tutaj łapy w górę. Zostało mi tylko 30 ml, no byku, a ja mam ze 3 litry wszędzie dookoła, więc uważaj sobie. Co na grzale? To samo co poprzednio, chociaż przy obecnym stanie tej grzałki to już, szczerze mówiąc, jeden chuj. AI zatrudni do odpisywania na wiadomości, no tak się zeszmacić nie mam zamiaru, szczerze mówiąc. Jakby lubię sobie pogenerować Kratosa w stylistyce Johna Wicka za pomocą AI, tak dla własnej zabawy, ale nie wiem, jak zacznie się era na bycie youtuberem, którego wszystkie filmy są generowane za pomocą text to video, to będzie grubo. Shelby, no jakby, nie wiem, jakby wiadomości bardzo ważne. Jeżeli w tej wiadomości było coś o urodzinach zbliżających się i chęci życzeń, albo zbiórkach, które ktoś by chciał, żeby wesprzeć, to niestety muszę ci powiedzieć, że dostaję takich wiadomości dziennie parę. Dziennie. Więc po tygodniu zbiera się ich parę dziesiąt. Więc jakby też nie chcę zamieniać się w jeden wielki... tablicę ogłoszeniową do promowania zbiórek charytatywnych, bo jak tak się dzieje, to wtedy wartość jednej każdej, którą wrzucę, spada monumentalnie. Tak więc jeżeli twoja wiadomość nie dotyczy jednej z tych dwóch rzeczy, no to może cię tam znajdę.
Jeżeli się Shelby też nazywasz na Instagramie, będzie mi wtedy o wiele prościej. Parę dni temu napisałem na IG, gdzie to chuja jest Liga Samobójców, postanowiłeś się zmotywować, wstawić na kolejny dzień. Akurat, Kapi, napisałeś to dokładnie w momencie, kiedy zgadywaliśmy się z Lifikiem na nagrania, więc to ty miałeś szczęście. Więc czat, czy była recenzja wizyty w kinie? Jakby nie mam zamiaru tutaj robić tak ogromnej recenzji jak 365 dni, a nie opowiadać całego filmu po kolei. Chociaż powiem jedno, ale to już jak będziemy grali sobie w tego, Może papcio tak, nie wiem, musielibyśmy się zgadać dokładniej, bo nie będę tutaj mojego adresu likował w tej chwili. Może o czymś pogadamy, jak już wskoczymy do Skull & Bonesa, ale udało nam się dzisiaj, moi drodzy, przeprowadzić początek tego streama trochę sprawniej. Nie obudziliście się aż tak ze wszystkimi zielonościami czy też donatami, jak było po tygodniach bez streama, co mnie w sumie trochę cieszy, bo nie jest to aż takie przytłaczające, dlatego zabierzmy się za robotę. I włączmy sobie gierkę. No nie, miałem nadzieję na taką dużą. No cóż. Kiedy zapraszam jebaczy na parapetówkę, ja wiem, że ja mam tutaj całkiem sporo miejsca, ale nie aż tyle, żeby was wszystkich zapraszać. Tak więc Skull & Boner. No ja jestem Skullem, Przemysław jest Bonerem, on jest fembojem, ja jestem fuckbojem i tak się po prostu układamy tutaj. Do której dzisiaj Jezus z Karaibów będzie pływał? Myślę, że podobnie jak poprzednio, do 22. Nie będziemy dzisiaj za bardzo wiele przedłużali, a szczególnie, że gierkę możemy odpalić sobie już teraz, więc chodź mi popływać i wydać się w jakieś intrygujące dyskusje. Zdzwońmy się z Przemysławem. Kaj, mój Discord. Duża recenzja. Nie chcę robić dużej recenzji, ponieważ jesteśmy bardzo świeżo po premierze filmu, na który paradoksalnie niektórzy mogą chcieć iść, tak więc streszczać go nie będę. Ty, czekajcie. Ludzie nie mają wstydu, ty. Ktoś pierdolnął 69 na przystanku? Ale gdzie? W Krakowie? Twitter The Poland News. O kurwa, Straż Miejska z Krakowa. Ty, czekajcie. Co się tutaj odpierdala w ogóle? Moment. To mogę zamknąć. Gdzie mamy? Pulpit plus kamerka. Para skusiła się na 69 na przystanku, ale na siedząco, leżąco, stojąco jest ważne pytanie. W nocy operator monitoringu, przeglądając zapis kamer, dostrzegł podejrzanie zachowującą się parę. Haha, pewien mężczyzna wziął swoją koleżankę na barana i korzystając z osiągniętych w ten sposób centymetrów, kobieta wyciągnęła z wiaty przystankowej tabliczkę linii nocnej z numer 69. Kurwa, ale mnie zbambuzlowali. Na miejscu szybko pojawili się strażnicy miejscy. Ale kurwa śmiesznie, a ja myślałem, że się po prostu ruchali na przystanku. Ale to mam wrażenie, w odpowiednich rejonach Krakowa i godzinach to jest akurat codzienne zdarzenie. Sam kiedyś, idąc na lekcję angielskiego do szkoły profilingua w liceum, minąłem kobietę, która krzyknęła do mnie, więc odwróciłem się w jej stronę. Okazała się być takim po prostu 110-kilowym stoperem do drzwi właściwie, bo siedziała i je blokowała. Po prostu wzięła głowę, rozchyliła nogi i uderzył mnie nie tylko kurwa widok, ale też zapach, a raczej smród rodem kurwa z zapuszczonej przez 7 lat stajni dzikich byków. Ja pierdolę, pamiętam to do dziś. Moje oczy i nos zostały tak w tej chwili wypalone, uszy też oberwały przez ten krzyk. To był kurwa plan, zwróciła moją uwagę i postawiła mnie w sytuacji, przed którą nie mogłem spierdolić. Chociaż spierdoliłem, to dosłownie odbiegłem, jak to zobaczyłem. Wróciłem inną trasą. Ile jeszcze osób złapała na taki trik? I co jej to dało? Satysfakcję? Wietrzyła się? Kurwa. Będę żigoł. No ja wtedy prawie zżigołem. Totalny szok dla organizmu. Tak, ja myślę, że jakaś część moich chromosomów wtedy się zresetowała. Więc ja dziękuję. U mnie w liceum była akcja Woź na uczeń. Kurwa, no to... Wymył jej mopa i mogli dalej kontynuować swoje życia we własnym tempie w szkolnym klimacie. Nie, ja nigdy nie działałem na żadnym przystanku. Nie kradłem 69 ani nie uprawiałem 69. Ty wolcie drogi, czy masz jakiegoś Discorda? Nie mam żadnego oficjalnego serwera jebaczy. Mam grupę na Facebooku jebacze Tivolta. Tam czasem coś fajnego ląduje. Nawet memy z dzisiejszego mojego story o majonezie. Nie mam tutaj majonezu niestety. Mam tylko kolę w kubku termicznym. Kolę zero oczywiście. Więc majonez niestety wbrew temu co mówiłem nie jest zawsze przy mnie. Moi drodzy, zdwońmy się z Przemysławem w takim razie, zabierzmy się, zdobądźmy ten chleb, bo trzeba go zdobywać. Gdzie ja go mam? Gdzie on jest? Pemunio! Let's go! Halo?
Co sądzimy o słowie koczkodan? Koczkodan, o kurwa. No. Koczkodan. Jest potencjał. Koczkodan jest dobrym słowem. Bardzo bliski maczudze. No, a second point. Apsztyfikant. O kurwa, o! O my god! Ale dzisiaj kurwa, plujesz przyjemnością, Przemysław. Jestem przyjemny Przemek. Czekaj. Odmiana przez przypadki. Ciekaw jestem jakby, czy jest jakaś strona, która mi coś odmieni przez przypadki? Odmiana.net. Maczuga. Maczuga, maczugi, maczudze, maczugę. Maczugą, maczudze, maczugo. O kurwa. Hej, maczugo. Podoba mi czuga, się czuga. To. Maczuga. Apsztyfikant. Apsztyfikancie. A to się tak fajnie nie odmienia. Ale koczkodan? Koczkodan jest kurwa dobry. To może być kolejny tier wspornika. Bo ja już koczkodan, naprawdę. Koczkodan, apsztyfikant, maczuga. Maczuga, chlorokauczuk. Trzeba zebrać. Już koniec z pospolitymi, wąsatymi. Chociaż nie jestem pewien, czy zmiana tych nazw jakby nie wydupcy mi tych wszystkich wsporników. To muszę się upewnić. Ale najwyższy tier byłby albo maczugą, albo chlorokauczukiem. Albo chloromaczugą nawet. Ale koczkodan mógłby się tam gdzieś znaleźć, naprawdę. Koczko-maczuga. Koczkodanie. Koczko-czuga. Jest taki youtuber przecież też, Czuga. Tak? No. Tylko ale... czy on ma? Trzeba się go zapytać. Przede jego wiadomość na Instagramie. Ej, masz? A on mi nagle listę dostępnych narkotyków wysyła, to by się trochę bardziej wkopał. Gorące maczugi, apsztyfikanckie w twojej okolicy. Co dzisiaj jedliście na śniadanie? Kurwa, czym jest śniadanie? Zdefiniuj. Pierwszy posiłek dnia? Czy... Niech będzie. Jeżeli nawet nie jedliście od jak się obudziliście, to co dzisiaj jedliście pierwszego? A, no i teraz jest poprawnie to sformułowane, bo... Jaka jest pierwsza rzecz, jaką wsadziliście dzisiaj w usta? To może być jeszcze bardziej ryzykowne pytanie. No i hot dogi się sypią. Hot doga z żabki. Astral dający taką odpowiedź. Jednocześnie bułka będąc tak blisko energetyków, kompletnie mnie to nie dziwi. Bułka z kabanosem? No nie. Kabanos to jest nie to mięso. Hot doga cechą charakterystyczną jest kompletna niewiedza o jego zawartości. Nie da się zjeść hot doga, wiedząc, że masz w środku kabanosa. Nawet ta parówka kabanos z żabki to już dla mnie jest taka szara strefa hot dogowości. Szczoteczka do zębów. A Mateusz, proszę, sprytnie. Kawa, a potem Chesterfielda, no to wiemy, co się wydarzyło potem. Jak powiem, że beszamel, to dwuznacznie będzie. No, nie wiem, no Stili, czy ja na przykład nie jadasz śniadań i od razu sobie wdupcyłaś na przykład kotlet z kurczaka pod pierzynką z beszamelu? Czy może po prostu... Nie będę dalej kontynuował, ponieważ znam Nemi osobiście i nie chcę wymawiać takich słów, a potem kiedyś spojrzeć jej w twarz. A tym bardziej beszamelowi. Mus jabłkowo-gruszkowy. O kurwa, owolowo, byku? Owolowo? Ej, jakby... Powiedz, że owolowo. To oni mają taki smak chyba. Tak, zdecydowanie. Czy jest jakiś, jak ktoś kiedyś, jak ktoś zna kogoś z owolowo i szukają na przykład... Albo jeżeli wy jesteście owolowo. Tak. Bądź owolowo. Tak. W każdej możliwej sytuacji, w której możesz być kimś, bądź owolowo. Adriana, 8 miesięcy wsparcia. Cześć, mój drogi, jak tam domek? Kurwa, ale bekam dziś, Chryste. W trakcie. To chyba najlepszy sposób na opisanie tego. Ty, stop, w menu musimy się zgrać. Dziękuję ci, Adriana, za 8 miesięcy wsparcia. A ja już jurnie wskoczyłem do gry. Ale muszę ci się przyznać do czegoś. Pływałeś bez mnie. Pływałem bez ciebie. Zbudowałem ten statek. O jasny chuj, to Laseraptor. Po czym się kurwa zorientowałem, że on nie jest na wyższym poziomie niż ten, co go już miałem. Tylko inny. Nie, jest na drugim, już miałem statek na drugim. Więc to nie to samo. Leafy, główne menu, zaproś do grupy. Więc to nie jest statek jakby, że my byliśmy na drugim, a ten jest na trzeci. Dalej mam drugi, tylko po prostu jest innego rodzaju. Tak więc, cóż mogę powiedzieć. Zawiodłem się kauczukowa maczuga koczkodana, a Bóg stwierdził, to było dobre. No, ale to za długie na nazwę najwyższego tieru. Chyba, że doda się jeszcze wyższy.
Za 150 zł miesięcznie możecie zostać chlorokauczukową maczugą koczkodana. Kocham to kombo. Chlorokauczukowa maczuga koczkodana. Ja po prostu chyba bardzo lubię słowo czy. Znaczy, tak. Literę? Nie. Czołg. Czołgista. Właśnie, ludzie, słyszałem, że... Czołczuga. Wymieniam imiona. Wojtek, Mariusz, Paweł, Sylwia, Renata, Karolina, nie zostawiliście łapki w górę. O kurwa. Muszę zostawić łapkę w górę. Siema Olka, witam cię serdecznie. 34 miechy. Cześć jebaczki, słyszę pomunia buziaczki dla niego i do myszki, rzecz jasna. Pocieszę cię, mój domek jest w trakcie piąty rok. No, nasz też jeszcze będzie w długim trakcie przez... W długim trakcie handlowym przez lata, no ale to już bardziej wykańczanie niż budowanie, bo już da się tutaj spokojnie mieszkać. Dziękuję ci, Olka, za wsparcie. I kapitan Kurczok. Kurczok też całkiem fajnie, podoba mi się. Dobrze płynie, Kurczok. Chlorokauczukowa maczuga kurczako-koczkodana. Kurczakodana. Koczko-kurczakodana. Popierdoli mnie zaraz. Gdzie mój kontroler? Weź się wepnij. Nie trafił. A na Ekatory mamy zlikować twoje prawdziwe imię? Anasbazja. Literówka w akcie urodzenia. Patrzyłem się na czat i miałem w głowie. Miałem takie... Renata, Karolina, Basia... I Katorii. Nie zostawiliście łapy w górę. No dobra, Przemysław, słuchaj, jesteśmy Senatem Morzu, synowie wolności, maczugi koczkodana. Czym się zajmujemy dzisiaj? Ja szczerze mówiąc proponuję jebać misje główne, póki nam nie powie, że mamy za niski level. Jest jakiś pomysł? Ty, ale statek mi pokazuje teraz, że mam na trzeci level. Może to prostu bierze wypadkową naszego statku i naszej infami? Mój statek, ten wcześniejszy, był na pierwszym tierze, a ty, który zrobiłeś, jest na drugim. Do tego miałeś infami na drugi, więc zgaduję, że to się po prostu, wiesz, przeskoczyłeś na trzeci w ten sposób. Może? Nazywam mój statek Oczkodan. Jak oceniasz Skull and Bones do Sea of Thieves? Ja myślę, że to są dość dwie różne od siebie gry, ale nie jesteśmy tutaj, żeby porównywać, moi drodzy. Myślę, że... To jest postać z anime. Te streamy są tutaj, żebyście wy mogli stwierdzić, czy ta gra się wam podoba, a jeżeli tak, to sprawdzić ją sobie samemu. I to będzie dla was najlepsze. Kurwa, no jednak ten statek pokazuje mi trzeci level, czyli to jednak chyba to. To czy tobie też kombinujemy teraz statek lepszy? Potrzebne ci drewno. Potrzebny mi blueprint co najwyżej, ale myślę, że na razie jest w porządku. Nie masz blueprinta na ten statek? Przecież znaczy, mam na supportowy, ale to jest supportowy, czy chcemy obaj supportowym? Ale czy to ma aż takie znaczenie? Coś czuję, że póki nie jesteśmy jakimiś high level jebańcami, to nie ma to aż takiego znaczenia. Plus jakby odkryliśmy tak malutką ilość tej mapy całej, z tego co patrzyłem na to, jak ona wygląda w całości, że nie ma co się tak naprawdę bać. Nie, na razie nie potrzebuję. No dobra. No dobra. Główny quest. Co my mamy do zrobienia na głównym questie? Właśnie, ja już powoli tutaj żagle stawiam. Skok na pełnym morzu. Żegluj do miejsca, w którym podobno znajduje się Royal Louis. Okej. Okay. Śledzę w takim razie. Tylko moje pytanie brzmi, jak daleko to jest? Kurwa, to są jeszcze przez nas niezbadane tereny, Przemysław. Za wyspami księżycowymi. Ale też po drodze mam jakiegoś questa pobocznego. Nie wiem, czy ty też. Dobra, wiesz co? Jebaj, schodzę na ląd i biorę wszystkie questy z tablic, jakie tutaj są. Kokainą. Obważanek swoją drogą, wybacz, bo zapomniałem, powinienem spać, ale mam gigakaca, bo mam gigakaca, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Obważanek, pierdolni se klina, to cię od razu wyleczy i dziękuję bardzo za wsparcie. Zdrowia życzę i braku bólu głowy. Piterek, może streamek od najlepszego youtubera da mi kopa na nowy tydzień, potem jak w środę musiałem uśpić jednego z moich piesków. Zawsze smutna sprawa. Ale każde uśpienie pieska oznacza, że miał w swoim życiu kogoś, kto o niego dbał. Tak więc trzeba w taki sposób patrzeć na to wszystko. Tak więc ja myślę, że piesek był z tobą szczęśliwy, nawet jeżeli jego dni dobiegły końca. Dziękuję ci za wsparcie. Łapa niestety prawdopodobnie złapała koci katar. Przynajmniej taka jest nasza wstępna diagnoza, więc musimy zadupcać jutro do weterynarza. Ale wszystko się ogarnie, moi drodzy. Wszystko będzie dobrze. Handlarka. Ja znalazłem jakiś lepszy armor.
ja dostałem jakiś lepszy armor, chyba za jakiegoś questa, tak mi się wydaje. No to bueno. Przekaż przedmioty, ty moment, dobra, akceptuj. Niewysłowione skarby. Dobra, jakieś kolejne dwa questy od handlarki przyjąłem, tak mi się wydaje. Tutaj chyba warto podejść do każdego NPC-ta, jaki jest w mieście i zobaczyć po prostu, czy ma jakieś zadania, jakieś tam, to bardziej są takie chyba zlecenia po prostu. Zwierzaki usypiają też skurwysyny. No dobra, ale jakby ja odgórnie beszamel zakładam, że skurwysynów tutaj nie ma. Wszyscy są zajebiści. Oprócz ciebie oczywiście, ale jakby... Jacyś skurwysyni na czacie? Tak, właśnie. Czy ktoś na czacie identyfikuje się jako skurwysyn? Dajcie znać. Banicja od razu może wlecieć. Chociaż skurwysynem to i ja czasem jestem, ale wobec zwierząt? O nie, to już jest gorszy poziom. Zdrówka dla łapczura. Ła, wszystko będzie dobrze z łapą. Się tylko zastanawiam, czy pójść do nowego, całkiem nieźle ocenianego weta w naszej okolicy, czy uderzyć w naszego znanego z naszej poprzedniej okolicy. Bo tam tyle dojechać, ile musimy dojechać, to nie jest aż tak dużo, żeby dojechać. Tak więc się zastanawiamy. Ale decyzja dobra, to podjęcia chyba na morze. Jutro. Tak, myślę, że na morze. Czas podnieść żagiel. Ty, przecież mogę B przytrzymać w dowolnym miejscu. Ja identyfikuję się jako debil. Żagle staw. Dzień dobry jestem, witam pana Pawła Jumpera. Mam mojego koteła cudownego tutaj cały czas obecnego na pokładzie. Dobra, no to pytanie, bo kurwa, co ja mam tutaj zdobyć? Jakąś tam jutę, nie jutę, orzechy kokosowe, kurwa, w tym dzienniku tyle mam tych rzeczy do zrobienia. Są czasowe misje też. A nie, no trzeba robić. Dobra, powiedz mi Przemysław, czy masz takie zadanie jak zdobądź kadzidło sztuk 3? Podaż i popyt. Będzie mi łatwiej jakby namierzyć, czy mam takie znaczniki. No dobra. Kokainą. Znaczy, no po prostu trzeba być tam, gdzie jest kadzidło do zdobycia. To jest taka trasa handlowa, gdzie to kadzidło może być. Ewentualnie jest tutaj jeszcze Ankohonana. Tak, tak, tak. Ja sobie mogę, bo jeżeli ty masz wybranego questa, to ja go mam na mapie jako grupowe zajęcie. O, no to ja proponuję na przykład tam dupnąć, bo całkiem fajna ilość infamii za to jest. Gdzie to jest? To jest tu. No tu leży. Zdobędziemy no to tego kadzidła. Tak, no możemy się przez przesmyk przedostać, tylko że odbić w lewo w odpowiednim momencie, a potem migniemy dalej po zrobieniu tego z kadzidłem na pokładzie i ruszymy w stronę questa głównego. No jest dobra. Żagle w górę. Czekaj, tutaj jakoś w ogóle szantę dało się chyba odpalać z tego. Nie, kurwa, czatu nie chcę. Jak się robi o to menu takie, kurwa? X. O, X właśnie. Ty, czy i lew górny. No, odbindowałem za to, kurwa, fajerwerki puszczam tym. Tylko jak to teraz przybindować z powrotem? Y edit. X, jak Y edit. O, kurwa, dobra. Tutaj mam to, jakaś kamera. Dobra, tryb fotograficzny zdejmij. A wrzucić tu chcę dekoracje. Kurwa, zaraz się w coś w dupce. Nie, stop, kurwa, znosi mnie. Dobra, będzie chwila, to się to zrobi. O kurwa, zawracam. Gdzie ty jesteś? Wyprzedziłeś mnie tak, kuj. Co za odpalanie szant w grze, śpiewaj. Ja znam swoje ograniczenia, znam swoje możliwości. Nie, dziękuję. Kule! Jest takie małe, jak chcę go... To jest... ma fajne rzeczy. That is what she said. Takie małe, ale chyba dam radę. Rozpierdolę ich, zanim ich zrabujesz. Też nie, czekaj. Oni mają znaczek jak tylko jakiegoś questa pobocznego na sobie. No właśnie, dlatego sobie ich płacnąłem. Może ja po mam prostu trzeba ich rozdupcać. Żelazo. Czy nazwałem kotka na statku? Nazwę go... Chyba się nie da. Skotek. Koczkodan. Koskotek. Małego masz statka. Kotkodan. Kotkodan. O. Kotkodan. Skoczkotan. Ty, ktoś tam kurwa świecił chyba w nas lunetą. Ktoś ze snajpy wcelowany w nas jest. Ten tutaj z przodu. Kim ty kurwa jesteś? Masz jakiś fajny towar? Nieoszlifowany. Ty no napierdają mnie! Dobra, chyba se kpicie! Skurwysyny! Dobra, abordaż! Nie trafiłem, a... Okej, nieważne. Totalnie zostali rozjebani w tej chwili. Moment, znowu wybieram se kurwa emotki. No i nie zrabowałem wszystkiego. Wiesz co? Pierdolę to, Przemysław. Ustawienia, rozgrywka, automatyczne zbieranie. Mam dość. Ty, kolejny. A tu kolejni właśnie ludzie do rozjebania są. Dobra, szybko, kurwa. Prędkość w dół, driftowanie.
twojej starej malowanie, akty. Ja sobie na przód statku, na te działa, zamontowałem jakiś long gun, żeby miał dalszy zasięg. O pierdolisz, snajpera se, build pod ale snajpera tak zrobiłeś. Abordażujesz, kurwy syna. Ty, ktoś jeszcze w niego strzela. Ty, czy to nasi wrogowie, czy nie? Nie wiem, ale tutaj jakaś to wojna jakaś totalna się robi. No. Tak, no, coś tutaj potężnego się dzieje. Dobra, ja nie potrafię się w tym odnaleźć. O, o! Dobra. Pamiętaj, że jak zjesz w ogóle żarcie, które masz w prawo na krzyżaku, to dostajesz buffy na dość długi czas. Do reparacji statku na przykład i tak dalej. Ty, kurwa, nie! Ubisoft, kurwa, menu, wypierdalaj! Nie chcę teraz żadnych nagle odbierać. Jakżeś mi zasłonił przed abordażem. Abordaż! Nie dostrzeliłem chyba. Kurwa, abordaż jeszcze raz! Tak! Łapie bańców! Pasie! Ja wezmę tamtych. O, nie. No dobra, a ja spróbuję dobra, tych, ale zaraz będą rozjebani. O, dobra, mam ich. Powrót śliskiej Marlenki. No właśnie, Marlenka już nie taka śliska, moi drodzy. Nie ma Enigmy, który by rozpierdalał jakby mycie cały czas kadłubu. A bo tutaj jest ten, plądrowanie. Nie chcę zarządzać, kurwa, chcę plądrować. Plądrujemy? No dobra. Kurwa, co jak, kurwa, klikam ciągle Y jebany? Plądrujemy, płyniemy do questa? Dobra, nie plądrujemy, płyniemy do questa. Nie można się rozpraszać. Patrz, zjadłeś tego sera, czy co tam masz? Rekina upieczonego? Patrz, ile znaczków na buffy w lewym dolnym. To prawda. Jebańcze, samozwańcze. Ej, boy! O kurwa, ale drifty, Chryste Panie. Mniejsza prędkość, wykręcenie, żagle w górę, jazda! Chęci, chciałbym, żeby naprawdę się statkami tak łatwo operowało jak w tej grze. No. Ja pamiętam, moje jedyne doświadczenia są z żeglowania na małych żeglówkach i to jest kurwa tyle ciągnięcia. A tu sobie klikasz przycisk i się masz, tak, rozwija. Tyle trzeba ciągnąć na statku normalnym, że sobie nawet nie wyobrażasz. Nie było po prostu dnia, żebym nie ciągnął całymi godzinami. Z jednej, z drugiej, raz mocniej, raz słabiej. Ale kurwa, no bez przerwy. Technika grejpfruta? Nasz sternik mówi, że mamy ciągnąć, to musieliśmy ciągnąć momentalnie. Jak nie ciągnęliśmy na czas, to nie dość, że był opierdol, to jeszcze traciliśmy punkty w rankingu. Coś ty kurwa zrobił, gdzieś ty wywinął? Bo se drzewo chcę trochę se z drzewa ściąć. A, jaki mam typ statku? Byku, nie pamiętam. Nie wiem, gdzieś to sprawdza. Wody sobie tak fajnie steruje okręty, zwłaszcza przy używaniu hamulca ręcznego. Kotwica na zakrętach. Kater, nie wiem jak to jest po polsku. Ty, co my tutaj mamy? Zejdź na ląd. W ogóle patrzyłem sobie, gdzie się zdobywa blueprinty lepszych rzeczy. I krótko mówiąc, trzeba zapierdalać po calutkim tym świecie. Mhm. Bo niektóre nawet takie proste, wydające się proste blueprinty są w chuj daleko. Kolejne zadanie do wzięcia, zajebiście. Ja śledzić nie chcę, ale poproszę mi to dać. Niech się robi. Zostawiam streamka na kompie dla statystyk, uciekam drzemkę, może do później. No to miłej drzemki, Astral, może się później usłyszymy. Poszanowanie. No, niech się statystyki biją. Czekaj, skrytka, nie skrytka, typiara miała misję. No i to tyle, kurwa. Nic więcej na tym, w tym tutaj nie ma do roboty. Naprawa niepotrzebna, kraby. Bo jestem... Kraby w grach. Kraby w grach? W tej grze też są kraby? No, na tej wysepce. Nie zauważyłem, ale to oznacza dobry design kraba. Kolejne jakieś tajemnice tutaj odkrywam. Uuu, szybka podróż. Tak, zdecydowanie warto odwiedzać każdy porcik, który się tu pojawi. Ale dobra, płynąc dalej tym torem, zbliżymy się, panie Przemysławie, do normalnie źródła kadzideł. A kadzidła są teraz potrzebne. Daj znać, jak będziesz gotowy, to ruszymy. Win. Idziesz po kepsa Matrixma, smacznego. My dzisiaj dalej testujemy knajpę z naszej okolicy. Pizza całkiem fajna, muszę przyznać, ale teraz czas na danie kebab oraz jakieś makarony. Zobaczymy, co oferują, jako że to jedna z najbardziej chyba quality wyborów w naszej okolicy. Ale to taka typowa knajpa, wszystko ci kurwa ugotujemy. Burgery, pasty, sałatki, pseudo danie kebab, pizzę. No taka typowa polska pizzeria, w której kupisz pizza, to jest jakby największą część ich menu zajmuje, ale mają w chuj więcej wszystkiego. No rozumiem. Czekaj. Co my tu mamy ciekawego? O, mają. A no właśnie, tak czułem. Nawet mi podświetliło jebańców. Dobra jazda! Czy ja sięgnę jebańca? Proszę, jak sięgłem, kurwa, i to rozumiem. Dobra, to jakiś abordażyk tutaj mógłby najlepiej pewnie podziałać.
Próbuję podpłynąć do jebańca. Ja jeszcze go trochę zniszczę. Abordaż! Kurwa, chyciłem. Nie, nie, nie chyciłem. Jeszcze raz. O, chyciłem. A, dobra. Activation. Abordaż zakończony. Dodatkowa zdobyć. I chyba nawet kadzidło dodatkowe? Nie jestem pewien. Tak, tak. Ale kurwa, wszystko wybucha. Niech mnie pała pochłonie. Pomocy! Wszyscy dookoła nas atakują, Przemysławek. To chyba nas nie lubią, że przypłynęliśmy im kraść kadzidło. Dlaczego? Pewnie jak jacyś księża z pobliskiej parafii. No właśnie. Jak często rozpalałeś kadzidło jako sługa Boga? Nigdy. Jak nigdy? Levela nie miałeś? No nie miałem levela, kadzidło było bardziej dla lektorów, a ja przestałem być na poziomie ministranta. Cholera jasna. No to kurwa endgame'u nie widziałeś. Tak, endgame'u nie widziałem. Dobra, rabowanko. Kurwa, ale to automatyczne zbieranie to wydaje mi się dotyczy chyba tylko takiego drewna. Ja się zara, ale mnie chytają. Chytają? Abordują cię? Masz mało życia, lecz się, lecz. No właśnie, nie mam cooldownu. O pierdolisz, no dobra, ja w tego wjechałem, strzelam. Aby my tutaj plądrowanie chyba odpaliliśmy jakieś potężne. Albo ta wieża po prostu nas napierdala. Dobra, wykręcona. Nie jestem pewien. Tak, te wieże. No to kurwa trzeba rozjebać te wieże w takim razie, jebieb. Kurwa, dobra, dużo mają życia, to może nie być łatwe. No właśnie, ja bym się stąd mimo wszystko chyba zawinął jednak. Nie wiem czy, nie no, w sumie kurwa no w końcu damy radę, chwilę to zajmie, ale tamta wioska... Ale są trzy aż. O kurwa, ty, a plądrowanie to wtedy nie walczysz z wieżami, tylko walczysz ze statkami, które przypływają. Tak, no ale te wieże będą przeszkadzać cały czas. Dobra, wiesz co, chuj z plądrowaniem, ja to bym chciał tam se zejść do tego pytajnika na ten ląd. Czy jesteś w stanie, kiedy mamy z nimi kosę? No właśnie, podpływam, ale mam tutaj nieodkryte i mam tylko opcję plądruj w tej chwili. No. No dobra, ale jakby... A, no w sumie przypłynęliśmy tutaj napierdalać się o kadzidło. Dobra, ja kadzidła już zdobyłem, mam 8 sztuk generalnie, więc... Ja też, więc... Czas wydupcać, tylko szybko mapa. No to... Tutaj dopłynąć. Lewą stroną do ciebie. Dobra, szybkie kurwa tempo, leczenie statku i do przodu. Jak chcecie plądrować, to przed plądrowaniem najpierw wieżę rozjebać łatwiej będzie. No właśnie, tylko że trochę kurwa silne są. Plus trochę nas tu obili też. Nie, no tam z odpowiednią ilością czasu byśmy to zrobili, ale mamy lepsze rzeczy do roboty. Ty, czy ja się tu przycisnę? Musisz być śliski. Chyba nie, ale spróbuję. W sensie, aha, nie chcesz płynąć prawą stroną, bo to dalej. Nawet nie próbuję. Zbyt potężny jestem w rufie. Nie wyszło. Chciałbym być ministratem tylko dlatego, żeby dorzucić zioła do kadzidła. Coś myślę, że to było. Musi być mniejszy kościół. Wtedy to by każdy Boga zobaczył. Bardzo możliwe. Gorzej jakby się jeszcze jednocześnie z niego śmiał. Co wy macie tam na statku? Mają kadzidło, kurwa! Ej, ale ktoś złapie gastro, a tam tylko opłatki. Kurwa. Czaisz, jakby ktoś na takim potężnym gastro się dorwał do tych kadzideł? Znaczy, do opłatków? Chyba abordaż. Potrzebuję dłuższych lin abordażowych. Te zbyt często mi nie starczają. Ale chcę robić billboard abordaż. Może. Tak, no, ale w sumie ja myślę, że to mogłaby być legitna taktyka tutaj. Dobra, wypłynięcie. Czy oni będą nas napierdalać tutaj na wyjściu? Ten są jest trochę czerwony. Mamy z nich frakcją kosę, więc ja bym ich pum. No to musimy ich pum w takim razie. Ale są kurwa niewąskie statki, panie Przemysławie. Dobra, nieważne kurwa. Ten już tego już nie ma. Strzał w tego. Zestaw kurwa amunicyjny na z tyłu. Zaraz będą jebani tutaj. O, abordaż! Kurwa, za daleko. A żeś się wjebał w niego, Chryste! My naprawdę, kurwa, nową erę tego piractwa tutaj otwieramy. The Worst Generation 2. Ja jestem, kurwa, tym, a ty jesteś tym drugim. Rozumiem. Ja mogę być low. O, dobra, oczywiście, kurwa, że the coolest fucker będziesz od razu. Ja będę tą cipcią, co się zmieniać potrafi. Nieskończone możliwości. No, możliwe, że tak się nazywa, nie wiem, nie znam jej. Myślałem, że po prostu powiesz Luffy, ale... Nie no, to zbyt cool. Dobra, aborduję. Dobrze. O, zrobione. Lifik się nie pierdoli, wiebuje się na krzywy ryj na statki. Słuchajcie, no... Ma cały statek, to będzie używał całego statku. Co on się będzie toczył w jakieś strzelanie? Ma cały, takie co ma cały? Ma cały. No macali mu matkę, więc teraz się mści po prostu. Kulami prosto w mordę. On nie strzela do statków, tylko robi abordaż, wchodzi na pokład, wkłada im kulę armatnie do mordy i kopem wpycha głębiej. Urywa im ręce, wsadza w dupę, potem podaje im kurwa pomocną dłoń prosto przez gardło.
W jakim filmie było wsadzanie głowy do... W Hancocku? Może? Znaczy, pamiętam, że w Brusie Wszechmogącym była małpa z dupy wychodząca. O, coś tam zrobię. Z nosorożca. Tak, o Boże. Ty, a odpójmy sobie do tego pytajnika tutaj nieodkrytego. Może tu... Nie, no, oni też będą mieli z nami kosę, się chyba nie uda. Ale to jest jaki... Jak... Zależy, kogo to jest placówka. Nie, to jest tego klanu, z którym mamy kosę, no. No właśnie, chyba się nie uda. Dobra, jebać! A później ta małpa wróciła, tak? No, wróciła do domciu. Nie chcę sobie, znaczy, jasne, no raczej by tego nie pokazywali, bo było to trochę pojebane. Zaznaczam misję główną. Ale czaisz, jakby było to szalone, gdyby ci małpa wyszła z dupy? W sensie, jak potężna dylatacja musiałaby tam powstać, żeby to w ogóle było możliwe? Dylatacja. No tak. Jak dużego donuta musiałbyś mieć zamiast dupy, żeby małpa się mogła przycisnąć i wrócić? Chociaż po wyjściu to już domyślam się, że wrota zostały otwarte. Jak duża małpa. No taka, no nie za mała, nie za duża. Nie znam się taka na małpa. Taka kapucynka, dokładnie. Dałbyś radę wypchnąć kapucynkę dupą? No. Myślę, że... O, neutralność zachowują, możemy to wracać, to oni zapomnieli. O. Gwiazdki mnie ta. Bezpowrotnie, myślę, odmieniłoby to... Twoją dupę. To na pewno. Pierdziałbyś w stylu... I tyle. Ludzki odbyt rozciąga się do 17 cm. Pingwin pijący wódkę, to ja rozumiem tak hobbystycznie, znasz takie ciekawostki. Nie, był jakiś tam tekst, że coś tam, ile można zmieścić jakiegoś tam zwierzęcia w dupie. Szopa chyba? Czy nosiłem kiedyś aparat na zęby? Nie. Nie, mam proste zęby, ale niesamowicie mało wytrzymałe, więc coś za coś, I guess. Koczkodan by się zmieścił. Czym jest dokładnie koczkodan? To jest... Jakiś ptak? Jakby to powiedzieć. Nie, to jest małpa, w sensie to... No właśnie to też tak mi małpa. Się wydawało. Tylko, że nie wiem jak przybliżyć jej wygląd. No czyli jak małpa, no to mi wystarczy, wygląda. Chodziło mi o gatunek. Okej, okay, zdobądź kadzidło, ja chciałbym tego questa prześledzić. Wybierz śledź, o. Za to Royal Louis. Dobra, Przemysław, czas na jakąś potężną walkę. Royal takie Louis to pewnie ten niebieski tak tam. Tak, kompania królewska. Jesteś gotowy? Na potężne trzeba jebanie? Ciekać, nie, ty jesteś mamy... mega mocno z tyłu. Bo mnie, ty, bo mnie już bije! Wiatr napierdala. No dobra, kurwa. Bo ja strzelam w takim razie we żagle, żeby zmniejszyć manewrowność. Sam też tu ja się muszę kręcić. Ja próbuję go wysnajpić. A on taki się wydaje być, kurwa, jak premium player, powiem ci. Ty, trafiłem. Ja mam zwykłe działa tutaj, powiem ci, też potrafią dolecieć do niego. A nie mam tych takich długaśnych. Jak tylko odpowiednio wysoko szczelę, to nawet, że daje radę. Ty no, spierdala kolega od nas. Gonimy typa. Koczkodan to taki lemur, ale wygląda jak stary z chińskiej świątyni. Roger that. Cóż no, nigdy nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek koczkodana. Może w jakimś zoo? Widziałeś, jest taki jeden popularny mem z koczkodanem. Tylko, że nie wiesz, że to koczkodan. Będę musiał wygooglować koczkodana zatem. Zaraz po Skull & Bones googlujemy koczkodana. Bywałem. Jak on zapierdala w ogóle? Jak my mamy go dogonić? Ja sobie chyba teraz te normalnie szanty tutaj przypiszę z powrotem. Gdzie jest to śpiewanie? Tutaj. O. Boom. Użyj. Nie można śpiewać szant w trakcie walki? Co to kurwa ma znaczyć? Jaja se robicie? Jak to? A gdzie jakieś takie bojowe szanty dodające plus 7 kurwa do obrażeń? Jak... Ty, ci głupcy się nabrali, o kurwa, wciągnęli mnie w pułapkę! Właśnie miałem mówić, że to jest chyba... Tak to ma być, że on spierdala. No ale coś czuję, że było to nie do uniknięcia. W żagle, żeby zmniejszyć ich manewrowność. Operowanie, kurwa, prędkością, strzelanie we żagle. Nie, teraz przyspieszyć, kurwa, mortar! Bo jak on w pierdol potrafi spuścić, Chryste, panie. Dobra, wywinięcie. A, jeb. Kurwa, no nie jest łatwo, Przemysław, nie jest łatwo. Dopłynąłem. Seks z piratami. Strzelanie armatami. Oddaj salwę z muszkietu. Let's go! Bum, bum. Dobra, prosto boom, w kapitana strzelać. Bum. Kurwa, jakieś działa z tyłu by się jeszcze przydały. Muszę się trochę odsunąć. Gdzie jest czerwone, kurwa? Tu! Jeb. Dobra, ładunek zaraz zostanie przejęty. Ale tam się, kurwa, przytulacie wszyscy. Ja to bym już chciał mość. Burtami. Musimy się trochę rozwinąć, żeby się to udało.
ma poziom wyżej od ciebie, ale damy radę, co to jest jeden poziom wyżej? Nas dwóch tak, razem mamy sześć radę. Leveli. On ma tylko czwartych. Nie do końca tak to działa, ale tak se będę wmawiał. Może jakiś abordaż by się tutaj teraz udał, ale to w sumie może być zbyt ryzykowne. Pakiet naprawczy, kurwa, i do przodu. Idę abordować, może się uda. Dobrze. Załoga abordaż. Let's go! Skurwysynu, mam cię! Haha! Nóż do gardła, drugi w dupę i dajesz mi całą swoją szalupę. Let's fucking go! Ładunek z wraku. Tak. Rozetnę go, kurwa, od jaj aż po gardło i ubiorę jak kurtkę. Co mnie tak pcha? Znowu, kurwa, otworzyłem ten. Questy jakieś w UbiConnectie robię. Ty, obejrzyj mapę skarbu? Kurwa, jakiegoś skarbu musimy poszukać. Gdzie? Mapy skarbów prowadzą do bogactw. Ty, dobra. To jest, kurwa, zatopiłem. Niedaleko tam, gdzie żeśmy wypłynęli chyba. Jakiś taki cycek poniżej tego kanału. Dobra, wiem, gdzie musimy płynąć, Przemysław. Wiem, gdzie jest skarb. Ty, a na mapie mamy taki event. Mamy chyba jakiegoś elit kapitana. Pierdolisz. Event 18 minut? Dobra, chuj, to płyniemy tam. Let's go. Gdzie jest twój znaczek? Czy ja widzę twój znaczek? Dobra, kij, płynę za tobą po prostu. Czarna perła co najmniej dwa razy szła na dno. Teraz dałem. O, dobra, let's fucking go. A ja zostawię mojego znacznika na tym, gdzie jest skarb, zgodnie z mapą. No tu i zajebiście. Tu podpłynę, żeby odblokować. Czas na szanty. Drzewo do zebrania, czy tam kokosy. Cycek poniżej kanału. Rafał, no trzeba używać prostych słów, żeby opisywać sobie geograficzne położenie niektórych landmarków. To jest jedyny sposób. Coś ciekawego tutaj na lądzie? Ja tylko odblokować sobie fast travel. No, w sumie prawda, prawda. Ja się pokusiłem o fast travel, jak sobie tam sam coś robiłem, bo aż tak mi się nie chciało. Ty, muszę zobaczyć, ile mam ten kul armatni. Mam wrażenie, że słyszałem dokładnie ten głos. Ja mam wrażenie, że ciągle lutujemy i ciągle, jak przypływamy do portu, to ciągle zrzucam więcej i więcej. Pierdalamy to do magazynu. I leci, leci. A magazyn przyjmuje to wszystko, jest nieskończony. Podnieś kul armatnie. Jest pojemnym. A ty mówiłeś w ogóle, jak nazwałeś szafę? Ja nazwałem szafę Jemima. Piękne imię, ale kojarzy mi się z dość jakby rasistowską marką produktów spożywczych z Ameryki. A no tak. Aunt Jemima. Znaczy bardziej ich logotypem, bo Aunt Jemima dalej istnieje. Może sobie coś ugotuję, kurwa? Co tam mam do gotowania? Nie mam składników na nic. Dobra, już wracam. Wziąłem tylko questa tutaj od typiary. Brzmi jak Jumanji. Co nie? Jumanji. Jumango. Narnia. To ten typ, co nie zdjął folii z chłodzenia. Kurwa, jestem sławny. Mamo, tato, oglądacie w końcu. Rozpoznają mnie. Gorzej, jak to się zamieni w końcu w taki lincz, nie? Próbuję spokojnie iść sobie po mieście i nagle wszyscy mnie wytykają palcami. Ha, kurwa, widzisz tego? Pizdę frajera. Folii nie zdjął. Pizdę frajera. Tak. Koczko Dana chujozy. Ratatosk został wspornikiem pospolitym. Witam cię serdecznie, Ratatosku. Dzięki za twoje wsparcie. Napisz coś po zielonemu. Brzmi trochę jak Joe Mama. Joe Biden. Już 1000 metrów ode mnie, jak ty zapierdalasz? A ja rabuję zardzewiałe gwoździe. Ile masz pojemności statku? Bo ja 26 tysięcy. Gdzie to widzisz? No, jak menu odpalisz selectem, to masz tam ładunek u góry i w prawym dolnym. 20 tysięcy. Aaa, czyli coś ten statek jednak daje. Patrzę, nowy szlak handlowy. To ich mam gdzieś, ale jest kapitan Doka Kubła. A jeszcze kwestiora tam mam obok, wojownicy poszkiwani, okręty same. Wojenne rozbójników do rozdupcenia. No dobra, gdzie jest ten przechuj do pokonania? On ma Uncut Diamonds. To jest chyba Adam Sandler. A kto? Motherfucker, wiesz, jak mało ludzi widziało na chociaż ten film? I didn't. Bawi mnie, że to jest film, w którym Adam Sandler udowodnił, że jak chce, to może zrobić zajebisty film. Tak, ale nikt go nie chciał oglądać, więc powiedział, że to pierdoli, będzie robił dalej chujowe komedie. Bo na tym zarabia miliony. Zobacz na mapie. Elitarny kapitan. Tak, jestem w pobliżu. Frugos, witam cię w jebaczu. Dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie. Witam na potężnym poziomie zieloności. Mam nadzieję, że będzie ci tutaj przyjemnie i miło. Zostań na dłużej. On ma 5. level, ziomeczku. A tu żadnych innych graczy nie ma. Jakub Kuczyński. Ale on jest chonkerem. Jakub Kuczyński, witam cię serdecznie też w zielonych na Sundaju. Miło mi cię tutaj widzieć. Dzięki wielkie za wsparcie. W
w twoim imieniu rozjebiemy kapitana Yoka Kubwę. Musimy absolutnie w Creed'y uderzać. Ja też Anglię chcę mu rozjebać, ale widzę, że on się tak obraca i nie zawsze to wychodzi. A tak, no to... On ma miotek płomieni na przodzie! Pierdolisz! Płomienie? Unika jego przodu. Okej, okay, ale wiesz, że on będzie starał się, żeby być jednak przodem? Tak, ale to zwykle jest, kurwa działa. Ale dobra, bo on cię fokusuje. Strzelam mu w beczkę z tyłu, może to mu deaktywuje płomienie. Właśnie tak się też zastanawiam. Jeżeli gry o statkach i piratach mnie czegoś nauczyły, to że ta beczka to gówno zasila. Jebany, nie widziałem jeszcze takiego cuda na morzu. Ty, spalił mi żagle. No właśnie, kurwa, ty! Jak życie tracisz? Jak mnie zdaszował. Porwaliśmy się na zbyt wiele, Przemysław. Znaczy, może gdyby... Nie, no my go nie spierdalać stąd musimy. Nie damy rady, ni chuja. Stracił może jakieś 3% życia. I am getting the fuck out of here. Tobie polecam to samo. Masz heala? Już zużyłem. Dobra, to se radź. No nie jestem w stanie ci pomóc. Po prostu. Teczkę spróbuj. Nie dam rady! Dobra, bo już zacząłem spierdalać. Biedny, mały lifik. Spierdala przed kapitanem Yo-Yo Kubwa. Stracił, dobra. Kurwa, leci po mnie. Niech mnie chuj spierdalam dalej. Won! Ale widzę serię kul. Co to kurwa? Małe meteoryty. Co to za technologia? Pysie złoto, powiedzcie mi o co chodzi dokładnie w SMB, oprócz piractwa nie ogarnia więcej. Widzisz, Olka, no nie ma tutaj co ogarniać więcej. Ma się swój statek, pływa się, zatapia inne, napierdala inne statki, kraftuje nowe rzeczy, zdobywa Ocean Indyjski, jakąś tam jego część. No i tak se pływasz, walczysz, inni gracze też na tym morzu się znajdują. Dasz radę? Ty, ale to w sumie będzie ciekawy test, co się stanie, jak cię zatopią. Ale ja spierdalam do portu. Ale widzę, że masz taki cooldown na tych żaglach, więc ci wrócą w końcu. Ktoś się pytał, czy oglądam solo leveling i mam zamiar, ale dopiero jak wyjdzie cały sezon. Podobno całkiem fajne, ale... Prawda. Moje social media raczej się skupiają na tłumaczeniu mi strona po stronie, co jest w najnowszych chapterach Jujutsu Kaisen. Bardziej niż na solo leveling. Uciekłem gdzieś do portu. Okręt czarnobrodego z piratów z Karaibów. No miotacze ognia to chyba nie była aż taka niesamowita rzadkość na statkach bogatszych, tak mi się wydaje. Brzmiała jak całkiem niezła broń. A przynajmniej krzyki Lifika brzmiały, dawały wrażenie, że to całkiem niezła broń. Oj, tam od razu krzyki. Od razu krzyki. No jęczałeś jak mała niunia, no co ja ci mam powiedzieć. Płonąc na morzu. A może jakieś porcisko tutaj znajdę? To jakieś blueprinty można kupować. Anime mega średnie, manga o wiele lepsza. Chyba chcesz powiedzieć manhua. Kurwa. Hashtag tell me about it. Nie do końca ten hashtag, ale jakby... Wiadomo o co chodzi. Idę na ląd. Nikt nas w tej chwili nie nienawidzi, więc jest okej. Okay. Nie. Czemu nie używacie gwary marynarskiej? Byku, jakbym znał, to bym używał. Ale że nie znam, to nie używam. Prawda. Mówimy czasem rufa, burta... Kajuta. Ale co to kurwa znaczy? Kto wie? Kupuj, sprzedawaj. Co się powinno sprzedawać? Komodę? Jak masz komodę jakąś, to kurwa sprzedaj. To be traded. Tak, dobra. To są rzeczy do sprzedania w takim razie. A, czyli takie po prostu byle co jest takim valuables tak zwane. Sprzedaj. A to ma jakieś oznaczenie? Ja sobie kupiłem jakiś blueprint. Znaczy, no nazywa się po angielsku commodity. Czekaj, zmieni kurwa może język. Pakunek z błyskotkami renegatów. A jak wygląda? Gwoździki, kadzidło, piwo, zwykły relikt, tytoń. No nie, ja bym powiedział, że mam tutaj takie fajne rzeczy. Jak do sprzedania rzeczy nazywają się towary, chyba. Haj, tak po prostu nazywa się to towar. Znaczy nie, masz nazwę itemu i pod tym masz kategorię towary. Aha, a takie, czy niebieskie? Nie tylko, różne są rzadkości. No okej. Okay. Surowe drzewo, przetworzone drzewo. Pamiętaj, że na każdej wyspie jest skrytka. No tu akurat jestem przy takim porcie, gdzie się nie da zejść, tylko jest interakcja ze statku.
Ale jest tutaj jakiś jeszcze jeden obok, sobie tam odwiedzę. Nie no, ja w tych towarach to mam takie rzeczy, no na przykład mam jedną z questa rzecz, która jest jako towar oznaczona. Chuj wie, czy ktoś sobie nie zażyczy czterech zardzewiałych gwoździ za chwilę. I albo płyń pod na drugi koniec świata, albo hej, mam w magazynie. Postrzelaj te przedmioty, co mają niżej zieloną strzałkę, to drożej im sprzedaż. Okej. Intrygująca porada. Dajcie szant posłuchać. Dobra, zaraz muszę wydupcić po prostu każdą głośność na minimum, a zostawić szanty po prostu wysoko. Mam kolejne zejście na ląd. Ty, kurwa, lampę wyciągnąłem, ale jaja. Ludzie na biało pomalowani. Co się dzieje? Zielona White strzałka, face? Powiadacie, co? Aha, tak dobra, jak... bo jest, że, no, że cena jest, wyższa że jest, tutaj tak, sprzedaży. Dokładnie. Nieoszlifowany szafir. 19 sztuk tego gówna mam. Aha, te tanie i te droże. No dobra, okej, okay, to ma sens. Nie zwróciłem nawet uwagi, ale po prostu cena jest tutaj lepsza. No ale co, jak ktoś mi jakby lepszą ofertę da za parę tych szafirów, a ja teraz je wszystkie sprzedam tylko po to, żeby mieć silver. A, czy ty, ja miałem w magazynie, nie wiem, czy też nie będziesz miał jakieś skrzynie do otwarcia. No kurwa, w magazynie? A tutaj jakieś ja plotki chcę podsłuchać. Też podsłuchanie to dużo powiedziane, bo gapię się na nich trzymając lampę w ręku. Verar, 23 miechy, zaraz 2 lata wspornika, piękna to będzie okazja. Kup sobie coś ładnego z tej okazji, dziękuję ci bardzo za wsparcie. Prawie piękne 2 latka. Jak tam się czujesz w zieloności, Verar? Fajnie, nie? Jest git. Lepiej być zielonym. Pirackie palenisko. Niż frajerem, pierdolonym. Ty. Znalazłem pirackie palenisko, które jak tutaj wrzucę proch, to mi da jakiegoś buffa na 20 minut. Tak, ja to już wcześniej robiłem, no. O, i żeś kurwa nic nie powiedział. No bo nie było cię chyba na tamtej wyspie, ale coś takiego. No ale to i tak mogłeś powiedzieć, to bym se może popłynął. Ale to jest dla party całego. Tak? Mm-hmm, nie tak przypominam sobie, gra. Żebyś nas podpalał. Co to kurwa jest? Nabierz to jest wody? Effigy. A manierka z wodą, nie, nie, nie. Po prostu. Gotowanie. Muszę jakiegoś rekina upolować. Ty, tu je ta. Kolejny handlarz. Latarna morska. Jak czerwone, to nie warto sprzedawać u każdej lokacji inne ceny za sprzedaż. No wiem, Maku, wiem, to akurat prosty system. No ale coś czuję, że szafiry nieoszlifowane, to można by sobie oszlifować i pewnie sprzedać jeszcze lepiej. Tylko trzeba do tego przetwórcy pójść. Wulkan w ogóle... I rozpaliłem teraz palenisko, doładowanie wytrzymałości. Ja już miałem rozpalone, rozpaliłem... Twoje i członków twojej grupy. Wulkan się zaraz pojawi w donate'ach, ja już myślałem, że coś przegapiłem, a tutaj jest napisane, kiedy wysłano donate'a? Za kilka sekund. Ale niech się pojawi ten Wulkan tutaj, bo nie będę odpowiadał na pytanie, które tutaj jeszcze nie padło. Jak się Wulkan pojawia, to zawsze jest fajnie. Tak. Yellowstone mówi tak. Jak pierdolnie, to będzie super fajnie. Podnieś ryba. O, Islandia ryby. Lubi to. Zajebana ryba. Ty właśnie, co tam z tym, tą Islandią? Bo tam przecież zaraz blisko chyba stolicy napierdalał ten wulkan. Żyją tam? Nie mam pojęcia. Trzymają się jakoś? Jest tu ktoś z Islandii? Macie to znajomych na Islandii ludzie? Bo... Czat, jaki jest wasz ulubiony wulkan? Zaraz ktoś się po prostu napisze nazwę tego pojebanego, co kiedyś nawet w wiadomościach nie potrafili. A go wiem, wymienić. Ja. Znaczy wiem, jak mam powinno się skrzynię, go w teorii przeczytać, ale no. Otwórz. Łom 2, kilof 2, sierp 2, piła 2, punkt stalowego w opancerzenia, kurwa! Lepsze armaty! Tego to, żem się nie spodziewał. Wulkan miłości, wulkan namiętności, piękne odpowiedzi. Ja wiedziałem, że można liczyć z waszej strony na poetyckość. Kurwa, zarządzaj statkiem. A to ja tu nie mogę zamontować te lepsze działa? Chyba nie? Bo to jak się montuje działa, to zasysa prosto z magazynu chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ty, ale wyposażenie mogę jakieś jeszcze drugie wrzucić. Zwiększa wartość uszkodzenia od taranowania o 25%, skurwysynu! Dobra. Taki bonus mi się podoba. Islandia wybuchła i chuj. A, czyli nie ma już Islandii, rozumiem. Jeden mniej cel na wakacje. Ty tam jesteś, Przemysław? K-
Karolina. Poziom. O! O! Halo? Halo? O, wróciłeś! Ty, Discord mi sparaliżował cały komputer. Kurwa! Czyli mój keylogger działa. Karolina, dziękuję ci bardzo za wejście na jebacza! Bardzo mi miło. Witam cię serdecznie na tym epickim i prestiżowym poziomie. Cieszy mnie to wielce, że się tu znalazłaś. Napisz coś po jebaczowemu zatem na czacie. Islandia jeszcze stoi. Łatwiejszy wybór, gdzie jechać, no bo na Islandię nie ma co, bo wybuchła. Dobra, też sobie dam długie działo w takim razie na dziób. No ale nie, bo mi idzie tą kolubryną, kurwa. Ty, ale... No i Discord mi skraszował grę. What? Pierdolisz. To trzeba wyjść do menu. Ja mam drugi slot na wyposażenie. Czekaj, spróbuję do siebie dołączyć. Może się uda, ale może też wywalić, że serwer jest pełny. Ja ciebie jakby mam w moim party, ale taki znaczek rozpiętego kontaktu. No, że rozłączony, nie wiem, totalnie coś mi nagle Discord audio wyjebał i z tym praktycznie wszystko na komputerze. Ale powiem ci, mam czwarty level. Nice. Chociaż nadal jakbyśmy popłynęli na tego Jacka Kubaturę, czy jak on się tam nazywał, to w pierdol coś czuję, byłby gwarantowany. To na pewno. Dobra, czekaj, skok na pełnym morzu. Tutaj jest 520 niesławy za to zadanie, to bardzo przyjemna ilość niesławy. Czerwona wyspa, wybrzeże Afryki. Dołącz ponownie do grupy, no i bardzo wygodnie mogę sobie po prostu wrócić po crashu. No i gituwa. Dobrze, czyli zatrzymało ci miejsce. Jak kurwa stara baba stojąca na slocie parkingowym. Co to w ogóle jest tutaj? Ty. Bardzo sprawnie. A nie, teraz się na fioletowy kolor zmieniłeś z niebieskiego. Myślę, kurwa, co to za znacznik jest? I dalej jesteś? Nie. Gdzie jest twój statek? A tam popłynąłeś. Uuu, w innym kierunku niż ja. Armor. Gdzieś ty, kurwa, dopłynął. Jakie ty tam cuda w ogóle teraz znajdujesz? No ja uciekłem... No właśnie znaczy, tak, ale uciekłeś w drugą stronę. Tak. Bo ja tam też. Jakiś kill-off znalazłem, nie kill-off, ale kurwa, to gdzie się to ekwipuje? To chyba trzeba być w porcie większym, nie? Kill-off? No to trzeba... Znaczy, dostaliśmy blueprinty i je trzeba skraftować u kowala. A to blueprinty dopiero? Myślałem, że w tej skrzyni były już gotowe. Dobra, wiesz co, a ty jesteś w jakimś większym porcie, czy w mniejszym? Nie, jestem zaraz obok powinienem być. Proszę? Zaraz obok. No niby tak, ale ty jesteś przy jakiejś wyspie, tylko czy to jest taka mała wysepka, czy jakiś większy port? Mała. Dobra, ale tak czy siak płynę w twoją stronę, się tam odkryję co i jak. Bo tu, te wojownicy poszukiwani. Wyspa Dubczlandii. No jakiś kwestior jeszcze poboczny mam tam kawałek wyżej, do zrobienia. Ja można tam spróbować splądrować. Lifik dołączył do balasów, no, ale kim to czyni mnie, skoro jestem pomarańczowy? Kalorina, kurwa. Karolina Kala, 5 gifciorów rzucone, proszę. Zgaduj, Przemysław, kto otrzymał? Dlaczego zgaduj? Dobra, przegrałeś. Żaku, Aglidumer, Jakub Lech, Barrara i Lord Dragon. Witam was w gronie zielonych. Podziękujcie Karolinie za zzielenienie was, za oblanie was blichtrem prestiżu i maczugą gargantuicznego koczkodana. Zamoczoną w chlorokauczuku. Właśnie, jeszcze gargantuiczność trzeba w to wszystko wpleść. Dziękuję ci bardzo, Karolina, za potężne wsparcie. Podziękujcie waszej darczyńczyni. Nowo zzielonieni, bo zastał was zaszczyt. Dziękuję ślicznie. Kurwa, tutaj kolejne miejsce do plądrowania się znajduje. A to może innym razem. Zjem sobie jakiegoś sera. Skuteczność wytrzymałości trymowania. Czy tam jesteś? Jestem. Kurwa, już się bałem, że cię znowu wywaliło, bo tak po prostu poprzednio ucichłeś w pewnym momencie. Tu jakiś jeszcze jeden port po drodze widzę, to też go odwiedzę. Też to jest chyba bardziej taka interakcja. Wejdź w interakcję. Kupuj, sprzedawaj. No nie chcę nic kurwa ani kupować, ani sprzedawać. Chociaż kuszą te szafiry, ale nie. Hajsu aż tyle teraz nie potrzebuję. Pierdolę. Tu jeszcze jeden pytajnik jest nieodkryty w ogóle tam po drugiej stronie. To wygląda już jak taki port. A może tylko jakieś takie miejsce do interakcji? Nie wiem. Gargantuiczna czeczeńska maczuga maczana w chlorokauczuku. Piękne. Brzmi jak jakiś nowy... Łamacz językowy. Wszyscy, kurwa, kochamy literę czy. O, się wjebał we mnie! Nie bijcie się! Nie chcę wam źle robić. Przypadkiem was harnąłem. Don't kill me. Wkraczasz do regionu Jiwe.
Trzeba coś wymyślić w stylu gargantuiczny, czarnoskóry, czołgista, czeczeńską maczugą, maczał chlorokauczuk w Koczkodanie. Wczoraj. Niech ktoś ułoży taki czy. O, porządne czy. Konopie można tutaj kupić. O. The good kush. Dobra, czekaj, tutaj kolejny pytajnik, ale czemu, czekaj, to jest nieodkryte, ale, trzeba splądrować, żeby odkryć? O chuj chodzi. Ty, kto wykazuje wrogość? Co ja wam, kurwa, zrobiłem? Zostaw właśnie mnie w spokoju! Mamy kosę z kompanią. No tak, ale taką odwieczną chyba mam wrażenie. Nie, w prawym górnym masz. No tak, wiem, ale jakby ja nic nie zrobiłem, nikogo nie zaatakowałem. A nagle kosa się pokazała, chyba że ty coś zrobiłeś. Nie. Napierdalasz jakiś kosiarzy. Pięknie. O kurwa, pan Wulkan w ogóle się pokazał, chyba jednak był 38 minut temu. Słuchaj, mordo, support Ubisoftu to jedyne, co ci zostało, jeżeli nie możesz w tej chwili dobrać się do swojego konta, albo usługi są niedostępne. Tyle ci mogę powiedzieć, ale dziękuję za wsparcie. I Steven wjechał, kurwa, z Donatorem. Witam pana Stevena również. Dziękuję ci bardzo za potężne wsparcie. Miło mi cię tutaj widzieć. Kupiec z Ugandy, Ungwandy, zatem porozmawiajmy z nim. Dziękuję bardzo, Steven. Jak tam cel wypełniany jest coraz potężniej, coraz mocniej. Bardzo miło. Dałem dzisiaj czatowi, nie wiem, czy słyszałeś, przedsmak kosztów remontowych. I nagle wszyscy rozumieją, że donate lecą, nie bez powodu. Żelazna łuska. A, faktycznie blueprinty można kupić. Pakiety odnawiające. Ty, nawet że mnie stać na podtapiającą półkolubrynę. Kurwa. Gargantuiczny koczkodan czerstwą maczugą maczał z czułością czułki chrabą szczew w czekoladowym chlorokauczuku. Czekoladowy chlorokauczuk. To by było coś. A, czy word. Tak. Język polski jakby czasami jest piękny, ale czasami tylko utrudnia życie, no bo jakby to jest ta sama sytuacja, co jak po angielsku próbujesz opisać słowo THE, czyli the bitch, nie? No to dlaczego nie użyłeś przed tym słowem THE? Jak to kurwa powiedzieć, żeby to miało sens i dobrze brzmiało? No bo kurwa musisz powiedzieć THE. Da. Tak jak, no a jakiej litery ci tam brakowało? Czy? Pohandlujmy. Kurwa, no sprzedaż, nie sprzedaż, żadnych blueprintów, to wypierdalaj. Ciumkając czekoladową czekotubkę. O, czekotubki to bym normalnie nie pogardził. Zajebiste jest. Ale tak trzeba sukę mocno wygnieść, że zwykle się nie wygniata jej odpowiednio dużo. Ja mam wrażenie, że jest taka lurwa na dole, po prostu niesmaczna. Znaczy, możliwe, że to jest skrystalizowany czekolad. Ale mam wrażenie, że musy, wszelkie rzeczy w tubkach są fajne po prostu do ssania i tak jakieś więcej bodźców dostarczają. A jakie rzeczy do kokainą? A jakimi rzeczami do ssania nie przepadasz? Jak jest duża rura, czy jakby bardziej... Lubię, jak z sej coś wychodzi. Słuchaj, odkryję przed tobą całkiem nowy świat zaraz. Let me tell you something. Boy, do I have a thing for you. You'll love it. Czekotubki. Kiedy ostatnio wpierdalałeś czekotubkę? Nie. Z Gostynia zagęszczone mleko. Kurwa, zagęszczone mleko. Kiedyś mój tata kupował zagęszczone mleko. Robił sobie po prostu taką puszkę zagęszczonego mleka. Ja byłem jeszcze fanem czekoladowego, bo było. Ale wycofali, tylko wprowadzili ten skurwiały, nie kauczuk, tylko... Jak to się nazywa? Ta krówka taka. Krówka? No tak, to karmel / toffee do przekładania antrutów. Nie pamiętam, jak to się nazywa. A, wiem, o co ci chodzi. O Jezu. Jak się nazywa ta krówka? Kajmak. O, kajmak. Tak. A kiedyś było skondensowane mleko słodzone o smaku czekoladowym. To było najpyszniejsze gówno na świecie. To, co jest teraz w tubkach, tylko że w takiej dużej puszce. I ja w ślady mojego taty po prostu robiłem małą dziurę w tej puszce i drugą z drugiej strony, żeby powietrze miało jak uciekać. I po prostu ciućkałem tę czekoladową rozkosz godzinami. Moja mama do dzisiaj ciśnie bekę, że jak wyślę mojego tatę samego na zakupy, to wróci z trzema puszkami mleka skondensowanego i niczym innym. To rodzinne. Ty, co tu kurwa jest? Warsztat tkacki. A to było to, czego nie odkryłem. No dobra, konopie, banany. Ja zrobiłem tego questa w międzyczasie.
Nie wiem, czy się tobie zaliczył. No właśnie, nie mam tutaj nic pokazanego, ale wszystkie questy się naraz na mapie wyświetlają, więc... Kurwa, no to fajnie w takim razie. Ja tylko rozwaliłem dwa statki, żeby nie, nic ciekawego tam nie było. A, aktywne pirackie palenisko jeszcze przez całe 6 minut. Mama zna tatę na wylot. Ty, ktoś tutaj są razem już wiele lat, więc mnie to nie dziwi nawet. Dobra, słuchaj, ja bym się zabrał jeszcze raz za questa głównego, tylko że quest główny wymaga od nas, żeby znaleźć skarb, który jest na mapie. I ten skarb, jestem dobrze prawie pewien, że jest w takim cycku, który już tutaj zlokalizowałem wcześniej, więc przydałaby się nam chyba szybka podróż, bo nie wiem, czy chcemy aż tyle płynąć. Już zerknę, co my tu mamy. Mamy, okej, okay, taki przesmyk, dół... No tam, gdzie wypłynęliśmy, jak robiliśmy se skróta i taki sutek poniżej, to myślę jest to. Oznacz, gdzie to masz na myśli. Ja myślę, że to jest... ten oto... Kurwa, czekaj, bo jestem w szybkiej podróży. Ale już się tutaj przeniosę do tego miejsca. 360, dobra, stać mnie, bogaty jestem. Czekoladowe tubki, krówki istnieją, ale tyle chemii w sobie, że po zjedzeniu tego od razu trzeba lecieć na kibelek. Ja uważam, że to jest... kokainą. Jak się i tak lata ciągle na kibel, to nie ma znaczenia, co się wpierdala. Chociaż może ciągle się lata, dlatego że się wpierdala. Nie wiem, no dobre jest, kurwa, co ja mam wam więcej powiedzieć. Smak dzieciństwa. Fifloku, wpierdalasz się na Grand Line. Wiesz co? Nie wiem, czy mój statek przeżyłby podróż po tej odwróconej górze popierdolonej. Chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że strasznie dziwnie jest skonstruowany Grand Line. W sensie jakby... Dlaczego tylko marynarka ma statki z napędem i są w stanie se wpływać na tego Grand Line'a ewidentnie za każdym razem tam i z powrotem, bez najmniejszego problemu? Dlaczego piraci nie dotarli też do takiej technologii, która pozwoliłaby im się wjebać na sam koniec Grand Line'a na start? Ja wiem, że są te morskie potwory i tak dalej, królowie mórz, ale to jest taki, moim zdaniem, dziura fabularna w pewnym stopniu. Albo nie zostało jeszcze zdradzone i to jest konspiracja. Kurwa, może. Grand Line nie istnieje. Wiesz, tak jak na przykład, no to jest taka technologia, którą no ma tylko, może mieć tylko, wiesz, World Government. Aha, jak komuś się udaje skonstruować napęd do statku, to go rozpierdalają. To jest samochód na wodę. A Germa 66? Giga ślimaki, kurwa, i płynie samo, no. No i jakby tak to się kręci. Fifloku, no chyba nie będzie nam dane tak się zupgrade'ować. 60 odcinków byśmy potrzebowali, żeby dopłynąć do Grand Line'a, mniej więcej, więc jeszcze trochę nam brakuje. Dobra, nie mam. Kurde, żeby zrobić fast travel, to muszę zacumować, więc... Tak, trzeba w porcie być, dlatego ja tu poczekam na ciebie. Bez major spoilerów, spokojnie, Butcher Lord, kończymy już tutaj, mówienie więcej byłoby spoilerem. Ale uważaj na tytuły odcinków. Tak, jak jesteś w stanie, to... Nie czytaj nazw odcinków do przodu, nie skroluj stron z odcinkami. Jak skipujesz intro, o ile skipujesz intro, to sobie skipuj przez title card, no. Bo nagle zobaczysz tytuł. Zoro fucking dies! Luffy is gay! Są takie tytuły, szczególnie jak jest Marineford Arc, to... No może Luffy is gay to przegięcie, ale tak, Zoro, że ktoś tam umiera, to typowy tytuł. No ale też oglądasz Shonena, więc powinieneś się jakby orientować, które z tych rzeczy mogą być prawdziwe, a które nie. Jerry, koniec spoilerów, nie gadamy więcej o One Piece'ie. Fiflok, dzięki wielkie za donate'a. Jasiek, właśnie kupiłem na przecenie AC Valhalla na Steamie, mam nadzieję, że nie zawiodę się. Słuchaj, byku, jak lubisz Assassin's Creed Origins, Odyssey, to i Valhalla z całą masą kontentu, jaką do tej gry wypuścili, to masz zajęcia na 300 godzin, mam wrażenie, z tym co Valhalla oferuje. O kurwa, że się pojawił obok. Pięknie się pojawiłeś. Ja już jestem gotowy ruszać, jakby co. Więc moim zdaniem się nie zawiedziesz. Dzięki wielkie, Jasiek. I Marko Ksiziak. Mam problem, bo nie wiem, co ulepszyć w komputerze. Gram na RTX 2080 i Ryzen 7 3700X w rozdzielczości 2K i strasznie mnie satysfakcjonuje to, co osiąga komputer. Słuchaj, no, nie mam pojęcia, jak dobry jest ten Ryzen, ale wydaje mi się, że jest tak dwie generacje Ryzenów w tył, więc wydaje się być całkiem nieźle, szczególnie do grania w 2K. To nie potrzeba ci lepszych, super dobrych procesorów, więc moim zdaniem napierdalaj kartę graficzną. Najlepiej... To jest pytanie, jaki RAM i na jakim mobo. Tak, to prawda, no RAM też ma znaczenie, ale nie aż takie straszliwe, więc... Zainteresuj się też dyskami, jeżeli nie masz na przykład M2.
A ja myślę, ja dałem poradę Hancie, że jeżeli chce kupić kartę graficzną nową, to lepiej kupić tanią z serii 4000 niż droższą z serii 3000. Chociażby po to, żeby mieć DLSS-a 3.0. Bo to robi naprawdę cuda. W każdej grze, jaką się odpala, można naprawdę wyciągnąć wiele. Aczkolwiek to, a jak jeszcze nagrywasz w OBS-ie, to w ogóle performance, jaki można wyciągnąć z kodeków, które mają te nowsze karty. No. Tak, technologie są teraz ważniejsze niż sama moc. Czy Oda nie potwierdził, że Luffy ma gdzieś romanse i seksy, czyli po naszemu jest aseksualny? No szczerze mówiąc, to tam jakby... Większość z nich ma jakby, znaczy, to jest anime o piratach, nie? Jakby jedne postaci są seksualizowane bardziej, drugie mniej. Luffy na pewno ma wyjebane tak naprawdę w jakieś o podłożu erotycznym związki partnerskie, to na pewno. Luffy jest One Piece seksualny po prostu. Tak, on jest przygodoseksualny. On by wyruchał każdą przygodę najchętniej, jaką tylko by napotkał na swojej drodze. Luffy jest po prostu komunistą. Terrorystą. Piratem. Tam wszyscy są komunistami i terrorystami, cóż można powiedzieć. Jezus, Chaknes, co ty kurwa tworzysz znowu? Jeszcze więcej kadzidła zajebałem, nawet nie musiałem nikogo o nie bić. Ale powiem ci, jestem fanem widoku takiego FPS-owego z tego statku. Też jest fajny. Lubię sobie odpalić, jak tak manipuluje. A to z ptasiego gniazda nie lubię. Tu w lewo, byku. Wiem, ale chcę sobie odkryć. Czuć bardziej prędkość tego żywopłotu. Aha, bo tak, bo nas tam napierdalali przecież. Luffy skończy jako, bo jeśli ktoś go zaciągnie do łóżka, nie będzie wiedział, co się dzieje. Może? Jest taka opcja. Ty, ten wykazuje wrogość. Dlaczego wykazujecie wrogość? No to pomożemy tutaj naszym kolegom. Zbliżasz się i od razu cię nienawidzą. Nie, nie, nie. Tak to działa. Ci z portu są git. Ci, którzy podpłynęli. Kompania tutaj dostała teraz w pierdolę. A nie, dobra, to kompanię to jebać w takim razie. Nie mogę jebać tego, na którego mam questa tutaj, bo są ci czerwoni. Tak. Ty, ale ja... Czy ja tutaj dalej mam pytanie, skoro ty odkryłeś? Nie, nie musiałem tu sumować. Ty mi to odkryłeś. Okej. Okej, sprytnie działa. Mam coś, co może cię zainteresować. Rzeźba? Towar pilnie poszukiwany we wszystkich osadach poza Ungwaną. Kokainą! Właśnie dałem im to. Też od siebie zrzuciłem jeden? Z jakiegoś... Kurwa, 40 srebra. No nie była to niesamowita nagroda, ale okej. Koła zerwate, coś zreagowane. Port Tabaluga? Tabaluga to też jest fajne słowo. Mhm. Dzielny Tabaluga, on ocali cały świat. Ej, Jasiek, a tak zapytam, jak nazywa się ta gra na telefonie o kurczakach, co kiedyś mówiłeś? Egg Inc. Egg Inc, mordo. Zajebista idle gierka. Chociaż ja już tam tyle rzeczy zrobiłem, że mi się odechciało dalej w to bawić. Bo już doszedłem praktycznie do endgame'u potężnego. Reszta to już taki mega nudny grind. Więc ja już przestałem grać, ale parę ładnych miesięcy zabawy mi ta gra zapewniła. Dobra. Zejdź na ląd, podpłyń bliżej. Czas znaleźć skarbunio. Jakubie, zrób mi loda. Tak, najsławniejszy tekst. I słyszało się to jako dziecko i miało takie, a też chciałbym, żeby Jakub mi zrobił loda. Meanwhile now. No, ty, no oglądając jako dziecko Tabalugę, nie miałeś tak? Oglądałeś? Tak, ale no i nie miałeś tak takie, nigdy. Że też chciałbyś, żeby ci Jakub zrobił loda? Nie. No wtedy tak, założę się, że tak. Nie, kłam, Przemysław. A teraz, jak sobie pomyślisz, chciałbym, żeby Jakub mi zrobił loda, no to już trochę bardziej sus. Proszę, jakie kurwa, blueprinciki, triumf klanu, przedmiot w posiadaniu. Widzę, że psychoanaliza. Włóczyki z muminków. No od niego znalazłem akurat skarb. Niczego nie chciałem. Znalazłem skarb. No dobra, trochę więcej entuzjazmu może. To był twój entuzjazm, kurwa? Kaszlnięcie. Musiałem się przygotować. Mi się tutaj nie pokazuje chyba. Gdzie jesteś, Bartoszu? Wszedłeś na górę, a potem jakby w bok? Nie, od razu na lewo uderzyłem. Ja za... Kurwa. Prosto w lewo. Widzę cię. O, mam cię. Dziwi mnie to, że w portach mi ciebie nie pokazuje. No ale w lewym dolnym masz dystans do mnie, no tu jestem. Aha, no dobra, no ale dystans to wiesz, to jedno. No idę, widzę. Tu. Przy lagunie? Tu, no przecież stoisz. A to? Ten miecz? Nie. Ja tu... Nie, no tu. No nic tu kurwa nie mam, krzaka jakiegoś. Czyżbyś już podniósł? Nie, no mam tutaj odkop skarb. A to ja nie mam takiego monitu tutaj. Nie masz. Ale faktycznie. Może masz inny skarb? Ty, ja mam tutaj pokazane, że skarb jest przy takich dwóch kubkach kamieni, tak jakby. A to mi duży kamień i dwie kubki kamieni.
A to mi pokazało kamień i na nim jest znak klepsydry. A to nie, znaczy, to ja Irden. Mam. To ja mam gdzie indziej skarb niż ty. O kurwa. No to ja swój skarb znalazłem. Bartłomieju, Bartoszu. Aj, Matrix ma pozwolenie, no. Ale to jest bardzo trudno uzyskać. Wiele miesięcy w urzędach trzeba spędzić, żeby mieć pozwolenie na Bartosza. Kurwa, no i gdzie będzie ten skarb? Ja muszę sobie sam tych kamieni szukać w takim razie. No, duży kamień i na nim takie jakby dwie kubki kamieni poukładane, jak się w tym... O, mam, dobra. Nawet nie musiałem się skupiać. Wyjebało światłem, jak tylko się zbliżyłem. No i bueno. No i zajebiście. Two-piece. Two-piece McNuggets. Ja się ostatnio zawiodłem, wziąłem sobie 5 McNuggetsów i kurwa, wszystkie były takie malutkie. Zawiodłem się. Mega smutny byłem. Dobra, no pokład to Karadek. Dobra, wracamy do skórkoka. Skórkok, mój ulubiony kok w całym, na całym tym oceanie. A że moździe, to mi się podoba, dobra. No to lecimy kontynuować, nie ma co się opierdalać. Szybka podróż, myślę, żeby tutaj się nie pierdolić za długo. Nie jest też za droga, stać nas. Zostałem bukanerem. Jak tam twój status niesławy? Jakiego masz pozioma? Rozumiem. Bukaner. O kurwa, dobrze. 6-7-17 mam niesławy mojej. Ludzie, ale musicie zrozumieć jedną rzecz. Ja mam pozwolenie na Bartosza. Ja jedyny mam B-Word Passa. Tak. Lefig ma na razie bezterminowego B-Word Passa. Inne osoby mają na zasadzie takiej miesięcznej przydzielany. Nowe frytki z maka smakują jak Lejsy Fromage. No to... A, te shakery. To może se lepiej ojebać Lejsy Fromage w takim razie. Chociaż nie, bo nie będą ciepłe i miękkie. Kluczowe doświadczenie, jeżeli chodzi o jedzenie. Można sobie wsadziłbyś chipsy do mikroweli? Syn wolności. Niesława Bukanier. Syn wolności. Co to kurwa znaczy w ogóle? O? Skrzynia kolejna do otwarcia. Czy my wzięliśmy syn wolności z czegoś? Czy jakby to było gdzieś napisane? Czasami wymyśliliśmy syn wolności. Miałem właśnie w poczcie odebrałem, było napisane syn wolności. Nie, to było tak, to było w poczcie, tak. Kurwa, dobra, już myślałem, że... Gra odczytała nasze umysły i też nas nazwała synami wolności. Naprawdę się zdziwiłem. Zadanie na przemycanie granatów, to lubię. Sflaczałe ciperki, ble. No nie, ciperki. Znaczy, ja na przykład lubię, jak się chrupki trochę sflaczeją. Takie na przykład cheetosy serowe, jak się otworzy paczkę, poleżą parę godzin, są takie miękkie. Ja lubię. A wiem, że to jest ortodoksyjne bardzo stwierdzenie i podejście do chipsów, znaczy do chrupków konkretnie. Chipsy, faktycznie robią się nieciekawe. Ale dobra, idę do skórkoka. Ale chrupki lubię, jak są takie miękkie. Mogę je tak memłać w mordzie. Nie, ja mam autyzm, absolutnie. Ale to jest takie po prostu sensualne, sensoryczne doświadczenie, które lubię. Ej, ale podobno, to nie jest to takie naukowo no, super potwierdzone, ale na przykład dlaczego ty lubisz wodę gazowaną, a ja jestem uzależniony od gazowanego i tak dalej? Bo to, że ci strzela w ryju, to też jest dopamina. I przy ADHD faktycznie może być większa tendencja uzależnienia od gazu. Uzależnienie od gazu, kurwa, do czego to doszło? Przebadaj się. Badam się, ale jakby mówię, że chcę zbadać mój organizm pod kątem jakby tego, że lubię chrupki sflaczałe, to kurwa nie chcą. Mówię, że mnie pojebały i że do innego lekarza mnie skierują z takimi podejrzeniami. A ja chcę z krwi. A nie z rozmowy na kozetce. Na gaz się przebadaj. Tak, no. Może mnie ktoś kurwa przerobił kiedyś na gaz. Razem załatwimy Karadeka. Zbadaj jądra, a to nie jest głupia porada akurat, jądra trzeba badać. Najlepiej codziennie, po godzinie. Fondle them balls. Najlepiej iść spać z ręką w gaciach, wtedy może wybudzi cię nagła zmiana. Istnieje coś takiego, tylko tacy ludzie ćpają gaz, na przykład hell. Chyba prędzej... To jest nadtlenek? Podtlenek? Podtlenek azotu. Gaz rozweselający. To prędzej można walić z tych nabojów raz za razem. Kontynuuj interesy ze skórkokiem, gdy uznasz, że już pora. Nie wiem jak ty, Przemysław, ja myślę, że już jest pora.
No to pora... Chociaż wiesz co, zanim nadejdzie pora na potwora, gargantuiczną, kauczukową maczugę koczkodana, idę zobaczyć te projekty tych rzeczy, co były w skrzyniach. Ty, tak, ale jeszcze jedną skrzynię przecież jakąś tutaj dostaliśmy. Trzeba ją otworzyć. To do magazyna podejdę w tym celu. Na nie pletę gazowy. Wystarczy, że przytrzymasz B, pamiętaj. A, no tak, w sumie mam to menu. No tak, ale mnie jak potem wyjdę z tego statku, to mnie wjebie na to molo. Nie. I będę musiał jeszcze raz biec. Powinieneś być w tym samym miejscu. Pierdolisz, czekaj. Zrobię tak, jak zrobię B. Kokainą. O kurwa. Dobra, game nie, ważne. Changer. Game changer. No w sumie zmieniło to coś w mojej grze. Dobra, bukanier, otwórz. Kurwa, ile schematów! Łom, piła, numer 4, szlifierka, torpeda! Jakie pojebane rzeczy tutaj. Wyszlifujcie te lufy, chłopcy. Te torpedy mają ciąć jak nóżtnie rzemyki sakiewki pijanego żeglarza. Już widzę, jakby kapitan miał czas takie piękne poezje napierdalać na pokładzie. Przecież by wszystkich wyklnął i kazał zapierdalać lepiej. No ale dobra. Czy grałem kiedyś w WOTA, te gry o czołgach? Miałem jakieś tam doświadczenia z World of Tanks, ale no, ja mam wrażenie, że nigdy nie potrafiłem w tę grę grać, albo zawsze ludzie, na których trafiałem, po prostu grali o wiele lepiej ode mnie. No i tyle ze mnie było. Skill issue. No, skill, kurwa, czołg issue chyba, kurwa, bo nie miałem premium. Inaczej tego nie widzę. Kurwa, no lepsze łomy otrzymane za pośrednictwem. Nie masz projektu. Ty, otrzymane za pośrednictwem poczty, gdy osiągniesz poziom Rabuś 1. A ja już nie byłem Rabusiem, czy Rabuś jest dalej? Nie, bukanier, zbójca, maruder, korsarz, okrutnik, magnat, różne poziomy magnactwa. A, potem po prostu napierdalasz magnata w nieskończoność, rozumiem. Aktualna niesława. Ty, no ja już jestem Rabusiem. To kurwa na poczcie powinienem coś mieć. Czekaj, czy ja coś mam do otwarcia jeszcze? Jakąś skrzynię? Może na statku jakoś mam do... O kurwa, tutaj! Rabuś, skrzynia, otwórz! O chuju złoty, panie, kurwa! Tyle projektów przegapiłem! Łuski warstwowe... Kurwa, ile pancerzów! Widzicie, czad, jakbyście grali w Skull and Bonesa, proszę. Uczcie się na moich doświadczeniach. Otwierajcie skrzynię w ekwipunku. Tylko sprawdzajcie oba ekwipunki. Ty kurwa, lunetę se lepszą mogę zrobić. No nieźle. Co tam u ciebie, Przemysław? Co tam craftujesz? Pochwal się. Sierp. O kurwa, ja też. Sierp 2. Piła... Odzyskany tango. Metal. Kurwa, piła tango. Okej, to jest piła 2. No to piła 2, let's go. Kill of 2. Jabadabadu. Co jeszcze mogę skraftować? Łom 2. A i teraz będzie można otwierać te statki. Dobra, ja bym sobie zerknął kurczę na mapie, bo mam masę rzeczy, która jest do questa, tylko nie wiem, co teraz mam z nimi zrobić. Porozwozić wszędzie, gdzie muszą być, no. Na przykład, gdzie jest to kadzidło do oddania? Wapno, porządny sizal. Kurwa, ile materiałów tutaj jest do ogrania. Warsztat pół kolubryny, punkt stalowego. Jest tu. Dobra, to idź. Polowanie na papieski ładunek. Łupieski babunek, kurwa. Łupieski badunek. Polowanie na papieski ładunek. Co to ma być? Ty, co się stało? Dobra, misję przyjąłeś jakąś? Nie, zlecenie ukończone. Okej. Okay. Oddałem handlarce kadzidło. O kurwa. No i jakąś tam skrzynię kolejną i dostałem. I nieoszlifowane diamenty. Oddali, kurwa, i kolejne. Wypierdalasz mnie z menusów, bo questy oddajesz. Kolejna skrzynia. Dobrze, zlecenia. Kremówka, tak. Dostarcz kremówkę. Najtrudniejsze zadanie w grze z drugiej strony mapy. Główne wyposażenie, kurwa. No nie mam tych projektów, nic se tutaj nie skraftuję. Już nie, przepraszam. Punkt stalowego opancerzenia, ale mam wrażenie, że takie coś już mam. Kurwa, dobra, panie. Gdzie te skrzynie, co żeś na mnie tutaj załatwił teraz? Zestaw awanturniczych rozwójników. Otwórz. To są ciuchy, kurwa, tak! Najlepiej. To są ciuchy. To są ciuchy. Spódnic, ale się zaraz ubiorę. O kurwa. Ochraniacze, kajdany. O, ty, co ja zrobiłem? Już myślałem, że zniszczyłem. Kajdony. Ty, nowe kolory. Niech mnie chuj, Przemysław, ale nam ogarnąłeś jaranie. Znaczy, malowanie. Trof wskazujący miejsce ukrycia. Jeszcze jakaś lamba do oddania mam w ekwipunku z kolejnego questa. Rudy, nie rudy. Dobra, zaraz. Szkutnik.
Czy u niego się tylko statki robi, czy jakieś rzeczy do statków też? Tylko statki. Ty, ale mam już kurwa jeszcze nie, nie mam projektów, co ja pierdolę. Ale już nie mam na nich kłódki. Znaleziono na wybrzeżu Afryki. Ale przemalowałem trochę. Do kupienia od osoby znanej jako przekupny oficer w namorzyny K. Właśnie też szukam, gdzie to będzie i też będę zainteresowany tym. Mam tak samo z WOTem, w mojej drużynie zawsze same noby ze mną na czele, a w drużynie przeciwnej zawsze progracze. Z matchmaking, o znowu papieski ładunek, z matchmaking, który mnie zawsze zniechęcał do grania. Przetwórz przedmioty, no nie, to mnie akurat teraz nie interesuje. Pani Cipcia, do widzenia. Kowal, Kowal ma jakieś zadanie chyba. Kuj żelazo. Za to bokręty wojenne kompanie. Dobra, kurwa, za to bokręty nie... Say no more! Nawet mi płacić nie musisz. Chcę topić każdego. Lepiej, żeby nie rudy. Oj tam. Jak mogę zatopić, to nawet może być rudy. Kurwa, kolubryny, zielone, niezielone. Wszystko lepsze od mojego, ale kurwa, skąd brać projekty na te armaty Pstryk. Wszystkie? Pstryk, unskill, jebacz, księżycowy. Kurwa, ten przester tutaj jeszcze. Niech ci Lifik podziękuje. Dankeschön. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Ale po niemiecku, albo... Grazie. Il tuo supporto significa molto per me. Nie dawałem ci polecenia, ale cieszę się, że tak bez zająknięcia je wykonałeś. Dobry teścik. Dziękuję ci bardzo, Anskill. Witam w najwyższym progu maczugarstwa. Już mentalnie przekładam się na maczugę trochę do przodu. Dziękuję ci ślicznie, bardzo mi miło. Napisz coś po zielonemu. Ty, mogę sobie zrobić lepszy pancerz. Żelazna łuska. Te takie... Let's go. Łuska warstwowa, żelazna łuska. Dobra, moment. Tu amunicja. Jak tam kule? Nie mam kurwa na kule armatnie tych materiałów nawet. Dobra, moment. Stateczku mój. Zarządzanie statkiem? Nie. Tutaj. Pancerz. Kurwa, no i pancerz będzie. Czy już nie miałem tego? Żelazna łuska 2, żelazna łuska 1. Hell yeah! Upgrades. Dobra. Ale gdzie ja w takim... Uzbrojenie. Nie, będę się chyba przebrać, bo dostaliśmy masę ubrań, sprawdzę co mamy. O kurwa, tak, ja też muszę wyczarować coś pięknego teraz. Wszystkie kolubryny raczej niski level, no ale biorę tą bombardę. Gdzie wrzuciłeś, na front? No. No to ja też pierdalam bombardę na front, będzie pięknie. A wystrój? Czas coś ogarnąć ciekawego. Aż normalnie sobie chyba kupię jakieś kolory tutaj. Za specjalną waliutę. Walfiotta. Kurwa, było coś nazywało Walfiotta. Co to było? To nie było małego Maszfiotta? Nie, Walfrutta była taka firma chyba. Ale wszyscy cisnęli bekę, że Walfiotta. Tak mi się wydaje. Kurwa, jakie tutaj piękne kolory są dostępne. Dobra, ale ten jest jeszcze piękniejszy. 1500 srebra. Let's fucking go. Co mi zależy? Kwadraty, trójkąty i kwadraty, herb na środku. Podoba mi się też, jakie są nazwy tych niektórych ubrań. Konopna koszula, nabijana pałatka, osłabiony płaszcz, surdut niesławy. Jolly Rancher, który nazywa się gwałtownik. Pochlastany pas. A little bit sus, but generally okay. Kurwa, jakie kolorki ładne. Dobra, taki kolorek do tego, pięknie. Statek obudowany jakąś taką chujozą. A może bez niczego? Taki czyściutki niech będzie, czemu nie? To też wydupce. Koło też wydupce, bo po co mi... A nie, po prostu wtedy jest nieozdobione. Harpuny też jakieś takie... Ale se znalazłem, mordo. Tak ci się spodoba. Żartujesz sobie. Tak się pięknie ocykałeś u Barbera? No jak? Tak, wygląd też tutaj przecież można zrobić. Wyciąg z fiuta. No jak nic, mamy tutaj kogoś, kto pamięta Walfiotta. Ja to kurwa wygoogluję, bo nie wyczymię. Pięknie, kurwa. O Boże, pięknie. Kurwa. Unskill wjechał w jebacza księżycowego i wjechał donate'em. Dziękuję ci bardzo, Unskill, za twoje wsparcie. Bardzo mi miło, cieszę się wielce. Obiecuję, wydam szybko, nawet pewnie dziś na zastawę. Potrzebujemy sztućców, zostawiliśmy wszystko tobie. Mamy nic. Ja mam teraz strasznie dużo rzeczy. Wiesz, jak drogie są kurwa sztućce? Zestaw 60 elementów, czyli 5 rzeczy po 12. 500 zł, żeby porządne jak było. Jak potrzebujecie, to mogę oddać parę widelców, kurwa. No. Nie.
No kurwa, dobrze mówiłem. Patrzcie na to. Walfrutta. Walfrutta dla środowiska. Odkryj Walfrutta. No, tylko że każdy cisnął bekę, że to nie jest Walfrutta, tylko Walfiutta. No i piękne wspomnienia. Powracając do gry. Ale niedogoloną pytą tutaj. Tak to, co stream widzę, to wiadomość. No, Anskill zorientowany. Dziękuję ci za to, Anskill. Bardzo mi miło, cieszę się wielce. Dobra, wystrój okrętowy cyknięty fantastycznie. To teraz jeszcze wracam i zmieniam siebie. Aż się boję, co tam stworzę. Walfiutta. Tak samo jak kiedyś byliśmy na wycieczce szkolnej we Włoszech, w gimnazjum chyba. I ja zacząłem wszystkim dookoła mówić, że zobaczyłem ciężarówkę, której logotyp wyglądał kokainą, jak facet zapinający babkę na stole. Totalnie, tylko że takie stick figures. Nie dokładne, tylko parę po prostu kształtów, które totalnie wyglądały jak po prostu taka mega uproszczona, narysowana kropkami i kreskami wizualizacja faceta zapinającego babkę po prostu taką przewaloną przez stół. Dobra, nie będę już tego bardziej opisywał. I kurwa, tak mnie gaslightowali przez lata, że o, chyba cię pojebało, co ty masz kurwa w głowie, no, hormony, ty tępy chuj jesteś, aż w końcu kurwa znalazłem. I wiesz, co jest najlepsze? Teraz, jak wejdziesz i wygooglujesz firmę, której logotyp wygląda jak facet zapinający babkę, to znajduję. Czekaj. Man fucking woman logotype company. To tak jak z Residentem, jak jest logo... Kurwa, nie, mogłem tutaj niebezpieczne 6 rzeczy wygooglować, może nie będę tego robił na streamie. Tak więc pytać, musicie mi zaufać. To było takie A-E, kurwa, z takim akcentem i totalnie widziałem w tym po prostu faceta zapinającego kobietę. Ale tak, może nie będę tego googlował, bo tak zmieniłem od razu scenę i potem wygooglowałem. Nice. Tak więc może jak lepiej, jest, nie? Logo Resident Evil 6 to jest jakby ktoś gałę żyrafię robił. Tak! Jakiś potężny furaz musiał projektować to i przeszmuglował, no. Dał radę. Dobra, czekaj, zestawy. Jaką by tu czapkę? Nie no, czapkę to ja chcę zostawić moją, bo jest za dobra. Kolczyki, jakieś takie dwa kamienie przyczepione. Dobra, po pierwsze, czas pokazać klatę. O, tak. Zbytnio się tym ekscytuję chyba. Będę kurwa takim brawlerem mórz. Będę miał tylko essential rzeczy na sobie. Nic więcej nie potrzebuję. Próbuję znaleźć, gdzie jest ten blueprint następnego statku. O kurwa, panie. Daleko chyba. Proszę, jakiś bling bling. Spodnie nawet są mi niepotrzebne. Szczerze mówiąc, albo jakaś taka szmaticzku. Buty też mogę zdjąć, albo założyć sobie po prostu takie sandałki, jak mój król Luffy. Wielki piracki znak na środku klaty. Kaido kłoń. No i zajebiście to zaczyna wyglądać. Te też w sumie sobie mogę zdjąć. Te, kurwa, niech będzie coś takiego delikatnego. I to jest pirat, jakim zawsze chciałem być. Chociaż te gaciory nie do końca pasują. Wrzućmy mu tutaj coś prostego. Taką szmacianą przepaskę. O, zieloną. Jakbym kurwa worek kukurydzy z Ukrainy rozjebał w połowie i zawiązał sobie przez pas. Mamorzyny K. Kurwa, czym są mamorzyny? A postać wygląda, jakby miałaś nas zapytać, czy gapimy się jej na bebek. A gapicie się na bebek? Ja się kurwa gapię, bo jest gigantyczny. Wyjdź. Kapitan Bebzon, nie? To jest Jezus Oceanu Indyjskiego. Jestem gotowy, Przemysław. Odmieniłem siebie i mój statek. Na tablicy zadań nic chyba bardziej angażującego, a przynajmniej nie na mój level w tej chwili tutaj się znajduje. Zobacz, nic ciekawego. Bo my do Skurkoka przecież musimy teraz iść chyba, tak. No. Kontynuuj znaczy, interesy. Ty musisz, bo jesteś liderem. No, ale ty dalej masz tam klepsydrę, chyba że ciebie tutaj wpierdoli od razu. Wejdź do biura Skurkoka. Czekaj, let's go. To też idę. Odnalazłeś siebie w sobie, odnalazłem was we mnie. Skąd żeście się tam wzięli? Do kupienia od zamiaru. Współpraca klanu, kruchy sojusz, trzeci level, beach please. O. A i musimy się teraz podszyć, dobrze. Misiek, jeżeli ty jesteś maśkiem, to ja to pokazuję, że pokażę cię za kilka sekund, ale spoko, mogę cię jeszcze wywołać ręcznie. Kokainą. Anskill, dziękuję tobie, już dziękowałem. Kuba, Minerał Fiutta.
intrygujące, nie jestem pewien, co masz na myśli. I Masiek się pojawia, jeszcze raz nazwiesz logo logotypem, to zadzwonię na graficzną policję. Kurwa, ile tych policji jest? Jest Grammar Police, Logo Police ewidentnie. Nie wiem, czym się różni logo od logotypu. Nieważne. Dokładnie wiedziałeś, o co mi chodzi i nawet udało mi się ciebie wkurwić, więc dwa w jednym. Dzisiaj Przemysław, rozmowa z tym Przemysławem tutaj stacza się na trochę bardziej ryzykowne tereny niż sosy. Ej, style. O kurwa, czekajcie, obejrzyjmy cutscenkę do końca. Rabujemy towary i zwalamy na kompanię. Kokainą. Ja zawsze zwalam na kompanię. Matrix ma, a może to było A-Style. No właśnie, Matrix ma, aż Donatem wjechał powiedzieć. Zaraz wam pokażę to, ten logotyp A-Style, bo coś czujesz to. Dobra, skurkoku. Nowe kolorki, let's go, zlecenie przyjęte. Logo to logotyp plus nazwa firmy, jeśli dobrze z lekcji zawodowych pamiętam. Czy wbijem jakąś dychę w tym wocie? Ognisty, nawet nie wiem, co masz na myśli, więc obstawiam, że odpowiedź brzmi nie. A-Style. Logo. No kurwa, tak! Przemysław! No powiedzcie mi, że to logo nie wygląda jak... No dobra, na pieska, przepraszam, zapomniałem. Zmątwiło mi wspomnienia. Ale to, ten logotyp wygląda jak facet zapinający babkę. A to jest A z dwiema kropkami. I ja powiedziałem, że zobaczyłem to we Włoszech, w jakiejś kurwa Wenecji czy gdzieś indziej na samochodzie. I mnie gaslightowali po prostu, że chyba jestem popierdolony. A to totalnie tak wygląda. Nawet jakby... Ale powiedziałeś, że to jest facet zapinający kogoś na stole? Tak, bo myślałem, że jakby ta druga postać jest tak bardziej, wiesz, na stojąco przerzucona w pasie. A to jednak, wiesz, na pieska. No ale to jest totalnie to. Ja byłem wtedy w gimnazjum, więc wiesz, wyobraźnię szaleje. I po prostu widziałem to momentalnie. A nikt tego auta nie zobaczył i nigdzie potem tego nie mogłem znaleźć, nawet w internecie. Bo jakby, no, ledwo co internetu wtedy było. Jakby dwa wiaderka może na całą Polskę. Więc nawet nie mogłem udowodnić mojej racji. Jesteś pojebany! Kurwa, Karolina! Karolina Kala. 300 zł. Na te sztućce i udanej dalszej części streama ja znikam. Karolina, szalona kobieto, dziękuję ci bardzo. Martyna, słyszysz? Mamy na sztućce! Muszę drzeć się w sufit, może bardziej usłyszy. Dziękuję ci bardzo, Karolina. Bardzo mi miło, obiecuję. Zamówię sztućce jeszcze dziś i zobaczycie je na story. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Jesteś pojebany! Dobra, Przemysław, mamy misję od skórki skoka. Jesteśmy gotowi na dalszy wypływ. Chyba, że popłyniemy gdzieś indziej. Mówiłeś o tych projektach, nie projektach? Znalazłem już, gdzie jest ten jeden blueprint. I kurwa, pół świata stąd. Tam, gdzie dałeś dings? Tak. No to kurwa, mamy szybką podróż do królewskich mogił i możemy płynąć dalej. No to let's go. Więc let's go na statek. Tylko, że coś czuję, że zdobycie materiałów na ten statek to też nie będzie proste zadanie. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Lecimy. Królewska mogiła. Sztućce z chlorokauczuku. Podoba mi się, że takie rzeczy nawet na streamie sponsorowanym się dzieją. Yoshi, słuchaj, no bo gramy w gierkę, cieszymy się nią, próbujemy odkrywać tutaj nowe rzeczy, jakby zdobywać blueprinty, robimy misje, ale ja, jak mówiłem, u mnie wszystko, co sponsorowane, to jestem po prostu ja, tylko że grający w grę, w którą akurat gram, nie? Jakby tak to działa. No jak? Ja szczerze mówiąc, jak tak sobie właśnie gadamy o pierdołach różnorakich, to ja się bardzo dobrze tutaj bawię. Pływamy sobie, szczelamy, obierz kurs na osadę, przytrzymaj gry. Dobra, znam ten system. Ta gra chyba nas spróbuje plądrowania uczyć. Pięknie. O kurwa, jeszcze woli, może i niewiele. Już wpierdol za początek tego tekstu do Nate'a, ale łap za te wszystkie lata robienia dobrego kontentu. Jak tam Krzeswold się trzyma? Dziękuję bardzo, woli, za wsparcie, Krzeswold. Jesteś pojebany! Kurwa, no chwili Arski. Nie ma! 400 zł. To teraz na talerzyki do tej zastawy, haha. Holy fucking shit. Po kolei, bo mamy długą trasę do przepłynięcia. Gdzie tak zerkasz na mnie tym statkiem? Płyń! Patrz, jakie kurwa ładne mam żagiele. A ja a ty... mam zmienione na kompanii. A ty masz ptaka. Ptakoka. Woli, dziękuję tak. bardzo za potężne wsparcie. Bardzo mi miło, cieszę się. Krzeswold dawno umarł.
Krzeswold obecny nie jest tak epicki, ale mam nadzieję, że z nadchodzącym nowym designem studia też urodzą się tutaj jakieś nieżywe przedmioty, które zostaną zhumanizowane przez was i będą mogły jakieś tutaj action mieć, kiedy ja wychodzę. Więc może narodzi się nowy Krzeswold, ale tamtego fotela nie mam już od dawien dawna. Dziękuję ci bardzo. Jan Skill, kurwa, wjechał! Do teraz talerzyki do tej zastawy. Holy shit! Normalnie chyba musimy przejrzeć jeszcze raz ten koszyk, bo zastawę z ZK wybraliśmy, ale kurwa, z takim donate'em to może jakąś lepszą. Przecież ja tam się nie znam na zastawach, ani talerzach, miskach, jakie wybrać, jakiej są jakości, które dobre, które złe. Dziękuję ci ślicznie. Trochę już, kurwa, nie mam nic do powiedzenia więcej, Unskill, bo to nie pierwsze twoje wsparcie dziś. Domo arigato. Sie sie ni. Kurwa, któregoś dnia nauczę się po chińsku tego podziękowania i wszyscy zdębieją. Co tam? Bo my tylko do portu mamy podpłynąć? To jest nasz cel? I tam se kupić? Tak, ale ten ziomek sprzed nami mnie kusi. Kusicie? No to kurwa moździerz i do przodu. Nie umiem kurwa tylko z tego moździerzu strzelać. Znaczy, ale totalnie to... nie wiem, jak się w niego wcelować. Bie, prosto kurwa w rufę, burto rufę. Nie znam, to kurwa. Oddaj salwę z muszkietów, kurwa, i straciłem okienko czasowe. Nie. O kurwa, dobra. Krzyżujemy lance, Przemysław. Zawsze z tobą skrzyżuję lance. Dobrze, cieszy mnie to wielce. Nie, ja nie wiem, czy ten moździerz to jest dla mnie dobry pomysł, bo kompletnie nie umiem tego używać. Oddaj salwę z muszkietów. No kurwa, nie umiem. Ja oddałem, to chyba może ja cię zastępuję? Nie wiem, jakby zniknęło mi, zanim zdążyłem palec przenieść na Y-ka. Nie da się tego zabordażować, no to... No to pierdolnąłem moździerzem, trochę nieoptymalnie, ale pierdolnąłem. A kompanię to możemy jebać raz za razem, cóż ja ci mogę powiedzieć. Ja myślę, że to jest taki... No to są Francuzi, więc... Ja myślę, że to jest nasz obowiązek jebać tą kompanię, nasi główni wrogowie. Trafił nad statkiem i w Lifika, tak. Trzech członków załogi Przemysława nie żyje, bo moi nie potrafią strzelać. Nigdy muszkietu w rękach nie mieli. Klikam Y, umierają wszyscy dookoła. Nowe szlaki handlowe. Ale wiesz co, powiem ci, wczoraj jak sobie włączyłem to Skull and Bones, żeby pływać bez ciebie, podkreślam tutaj moją winę, żeby pokazać jakby, że żałuję, to kurwa, taki chill czułem. Ja sobie ustawiłem statek na trasę, zwalniałem, driftowałem, brałem zakręty i było tak kurwa przyjemnie. Nawet nie strzelałem, tylko pływałem, zbierałem to drewno. Był jakiś taki zen po prostu we mnie. Więc zobaczę jeszcze, jak długo będzie moja przygoda ze Skull and Bones trwała jest po tym streamie. Przyjemna, bo jak ktoś lubi właśnie ogromne mapy i czyszczenie ich i ogólnie no, format MMO. Tak, no myślę, kompletowanie że... zasobów, po które trzeba popłynąć, żeby zrobić blueprinty. Ludzie to lubią. Unskill, dzięki jeszcze raz, zamykając temat, bardzo mi miło, cieszę się wielce, ale tutaj mamy jeszcze Filipa Sikorę we wsporniku i Bladiego, 15 miesięcy wsparcia, dobry wieczór tobie Bladi, przyszedłeś idealnie na czas, Przemysław znalazł blueprint lepszego statku, tutaj rozumiem, się zatrzymujemy, zejdź na ląd, bum. To powinny być na murzyny na... Na morzy... K, przepraszam, na morzyny K. Szukaj takiej, która nie będzie cię wkurwiać przy układaniu w zmywarce. Ja kiedyś popełniłem błąd, kupiłem za duże talerze. Pięknie, i wiatrak kurwa. Zmywarce zahaczał o talerze. No tak, ale to jest Grzesiek, trudno. 150 zł. Kurwa. Witam i pozdrawiam. Witam i pozdrawiam również, Grzesiek, kurwa, wjechał. 150 zł, witam i pozdrawiam. No ja również witam i pozdrawiam cię. Nawet pewnie bardziej niż ty mnie. Dziękuję ci ślicznie, Grzesiek. I Gusi jeszcze. Mordo. Dobra, zaraz. Czy to kapitan Jacek Wróbel? Ja jestem lepszym kapitanem. Jestem kapitanem Grzegorzem Gargantuicznym Gałczukiem. Lujem. Witam serdecznie. Gargantuicznym czym? Lujem. Masz rację, ale gargantuiczny Gałczuk brzmi lepiej. Nawet Gałczuk, ten z Barcelony to był jak się nazywa ten statek. Grzesiek, dziękuję ci ślicznie za wsparcie. Witam cię, Bladi. Gusi, tobie też dziękuję. Jacek Wróbel się chowa. Czekaj, nowy pancerz, szlifierka. Mhm. Ale to nie jest pancerz? Zwiększa prędkość pocisku od broni torpeda? Co? Nie, następny masz projekt statku.
Nie stać mnie, kurwa! Barka! I think you know this destiny. Ja pierdolę. Nie możesz czegoś sprzedać? Byku, nie wiem, czekaj, sprzedaj. Co tutaj? Ja mam dużo kabony. No ja mam 3200. Tu masz skrytkę w razie czego, z której możesz coś wyciągnąć, żeby sprzedać. A jak sprzedaję teraz, to proponuje mi tylko rzeczy jakby ze statku mojego? Tak. Czy też z magazynu? Czekaj, co ja tutaj mam? Kadzidło. 15 tak, kadzideł. Dobra, sprzedaję kurwa te wszystkie kadzidła, które mam, bo ich obecnie nie potrzebuję. Mają zieloną strzałkę, więc jest git. Jean też opierdolę, bo dobrą cenę tutaj mają. 4700. Kurwa, 200 mi jeszcze brakuje, dobra. Szafiry tanio, ale jakby to nadal nie jest zła cena. Nieoszlifowane. Bum, stać mnie na barkę. Let's fucking go. Nie wiem, czy potrzebuję teraz tego statku, ale potrzebuję barki. A że nie mogę jej kurwa puszczać, to chociaż sobie ją kupię. Skrzynia z torpedami. To też kupię. Takim sposobem mam zero hajsów. Kurwa. Same, trzeba pofarmić. Wyłoiłem się ze wszystkich moich sztalungów. Muszę teraz ruszyć na morze szukać więcej. Aż mogę sobie tylko emotkę tu najwyżej pierdolnąć. Dziękuję za transakcję. Panie przekupny oficerze kompanii. Kurwa, gdzie idziesz? Stop. Czego ja nie mam do barki? Mam hajs, mam jakieś tam porządne kobalty, nie kobalty. Do barki trzeba porządnych konopi. O kurwa, wszystko się zgadza. Krem do kremówki. Deska z mopanu i sztaba kobaltu. Kurwa, gdzie się te wszystkie rzeczy? Czy naszym celem Przemysław teraz jest, żebyśmy oboje spojrzeli na barkę? Toż to Laseraptor. Kurwa, jasny chuj, jest tak głośny. Maksym, jak tam Baldur? Będzie jakiś streamek? Pozdrawiam, czad Maksym. Dziękuję za 5 dyszek. Streama z Baldura raczej nie będzie. Z Martyną zatrzymaliśmy się w Baldurze w pewnym momencie, jak skończyliśmy pierwszy akt i jakoś nie siedliśmy do tego z powrotem. I prawda jest taka, że ja wiem, jak to się skończy. Skończy się tak, że przejdziemy tę grę na konsoli. Ponieważ to był też jedyny sposób, w jaki razem udało nam się przejść Divinity Original Sin 2. Było to na konsoli. Nieważne, jak bardzo to by było niewygodne, ale jednak bardziej nam się chciało w to grać, kiedy nawet z tym niezoptymalizowanym do końca pod takie gry interfejsem i na padach mogliśmy usiąść na kanapie i zrobić to w salonie. Szczególnie jak powiększymy jeszcze nasz telewizor, nabywając inny, to wtedy się to uda. Ale zdążył jeszcze tyle patchy do wtedy. Jesteś pojebany! Kurwa! Woli. 200 złotych. Skomentować poprzedniego chuj nie mogę. Tam przynajmniej będę miał wymówkę, że ja nie mam za co chlać, kup sobie za to coś fajnego. Woli, dziękuję kurwa tobie też. Jeżeli masz wydać te pieniądze na chlanie albo na donate'a, to ja osobiście, nie tylko z powodów samolubnych, ale też jestem zdania, że dobrą decyzję podejmujesz. Po co kupować alkohol? Ja wypiłem wczoraj 3 piwa i obudziłem się z bólem głowy. To już jakby... Era alkoholu się kończy. Niemcy legalizują rekreacyjną marihuanę. Słyszałeś, Przemysław? Oczywiście. Że... Czas odkopać te bilety do Berlina. Bezterminowe. Czas wsiąść w pociąg do nie wiadomo kąd. Dziękuję ci bardzo, Woli. Kupię sobie za to coś fajnego, zdecydowanie. Taki jest plan. Bardzo mi miło. Dziękuję ślicznie. Woli Ber. Zakończenie Cyberpunka kiedyś się pojawi. Kurwa, teraz będzie kolejny jak z Thiefem, tylko że Thief się nie pojawi, a to się akurat może pojawić. Tak więc, tak, zdecydowanie się pojawi. Maksym, Grzesiek jeszcze, kurwa, to był ten, odwitam i pozdrawiam. Dziękuję wam ślicznie za całe wasze wsparcie, bardzo mi miło. Kup sobie za to piracki rum. Jakbym miał coś, alkohol kupić pięknie, do picia, to bym kurwa kupił miód pitny. Pięknie. No i kolejni! Semestr zdany to można dać człowiekowi, który umilał mi dzieciństwo, a dorosłości ci nie umilam, czy jest tak źle, że się nie da? Ważne pytanie, od tego zależy moje ego i reszta mojego dnia. Dziękuję ci ślicznie, Xandred, bardzo mi miło, cieszę się, że dzieciństwo umilone. No i hej, oglądałaś moje filmy za dzieciństwa i teraz semestr ujebany? Nie, semestr zdany. Tak więc wszystko się pięknie układa, oglądaj moje filmy, będziesz inteligentniejszy. Przemysław, gdzie są te wszystkie rzeczy do tego projektu? Czy da się go jest zaznaczyć? Jest właściwie zaraz całkiem obok, tak. Jesteś w stanie go zaznaczyć, jak wejdziesz w mapę i potem w... Jesteś pojebany! Kurwa! BLAD i 338. Ani 200 zł. Nie jest to szanowni. Twoja postać wygląda jak taki forwentkarz.
jak taki Thor wędkarz, no taki trochę Thora, trochę Jezusa, trochę Jana Pawła, gdyby obrał inny build postaci wcześniej w życiu, ale to bardzo możliwe. Blady, dziękuję ci bardzo. Najpierw się przywitał tutaj, a potem kurwa obskoczył dwa moje monitory, więc musiałem poruszać głową, żeby go wszędzie zobaczyć. Dziękuję ci, Blady. To prawda, jestem trochę torowaty. Dziękuję ci ślicznie za potężne wsparcie. Już taki powtarzalny się robię. Dobra, można zaznaczyć barkę faktycznie. Ty, no i kurwa, tutaj musimy ojebać szlak handlowy. Tak. Żeby zdobyć ten kobalt cały. Tam wyżej nad nami byłem, co teraz skautowałem. To jest ogromne miasto, ogromna forteca, masa tam jest statków. Tam sobie nie poradzimy na razie. Tak, to chyba by nas jebło. Ale ja już niektóre rzeczy mam. Otwarte. Porządne konopie mam i porządne płótno też. Ja też właśnie. Ale to hajsu potrzebuję, kurwa. I ma panu. Ja nie mam hajsu, mam 155 srebra. Piją się. O kurwa. Koło zębate. Kot... Deska z mopanu, potrzebujemy tego. Kot z proksie. Fajnie, że streamek wleciał po dwóch meczach. Po przebiegnięciu 20 km zdycham. Kurwa, 20 km to ja nie wiem, czy w życiu łącznie przebiegłem. Obważanek. 250 zł. Na waciki. Jezus Maria, na waciki. 250 zł. Kurwa, muszę z Martyną pogadać. Ile to dokładnie jest 250 zł na waciki? Chociaż ona aż tyle ich nie kupuje. Dziękuję ci bardzo, uważanku. Wydam na waciki? Nie, nie będę kłamał, że tak. Za dużo wacików, aż tylu nie potrzebuję. Nie mam aż takich dermatologicznych potrzeb. Ale bardzo doceniam, dziękuję ślicznie. Maciek, 125. Jesteś pojebany. Kurwa, kolejny pojebany, nie wiem, kogo strzelać. Za dużo ludzi. 18. 300 zł. Było na sztuczce, na talerzyki, to czas na filiżanki i gościnie nie będą musieli się martwić, że swoje mają przynosić. Kurwa, macie, ile was tutaj jest teraz w tych donatach, akurat tak walczymy o kauczuk. Kurwa, ciekawy jestem, czy kauczuk też tutaj jest materiałem, który można zbierać. Mam nadzieję. Dziękuję ci bardzo. Obważanku, najpierw kurwa po kolei. Maciek, z kiedy pal World? W sumie nie wiem, jeszcze nie siadłem od ostatniej pory, jak nagrywałem odcinek, żeby nawet cokolwiek tam zrobić, bo czasu nie ma. Dzisiaj cały dzień kurwa składania szafy, a poza tym cały czas coś tutaj jest niezrobione remontowe. Tak więc dziękuję bardzo. I Walkerek kurwa na filiżanki. Chryste panie, tutaj będę przyjmował ludzi jak król, jeżeli wydam te wszystkie donate, tak jak wy mi tutaj sugerujecie, naprawdę. Abordaż! Dziękuję bardzo, Walkerek. Aha. No nie wiem, do mnie nigdy goście nawet wcześniej nie musieli przynosić swoich sztućców, ale teraz będę specjalnie dla ciebie im to podkreślał. Hej, zapraszam was do siebie, nie musicie przynosić własnych kubków. Jak to kurwa? Zmieniło się coś? Dziękuję ślicznie. Jeszcze Connor, kurde, to odnoszę wrażenie, że masz lekkie PTSD po pewnym pamiętnym streamie z Vampyra. Jakby ja już miałem tyle PTSD związanych kurwa z tym, co się dzieje na tych streamach, że nawet nie wiem, czy to był wampir, czy nie wampir. Swoją drogą, twórcy Vampyra, gra Vampyr. Roku Mordo, wydali kurwa nową gierkę. Coś tam of New Eden, nawet nie pamiętam dokładnie tego tytułu. Banisher Ghost of New Eden i Salva podobno Muszkiet. Jest całkiem przyjemna. Quality. Muszę sobie zerknąć właśnie na tak, ale to już naprawdę. Myślałem, czy by nie spróbować w to zagrać, jakaś, nie wiem, seryjka, nie seryjka, ale to już za dużo by tego było. Ja ledwo ogarniam to, co już teraz mamy, żeby jeszcze kolejną serię teraz nagrywać, naprawdę. Niesamowicie się mijamy. No, kurwa, no to jest, wiesz, podświadome na sygnały są wysyłane tutaj coraz. Abordaż! Nie, muszkiety, kurwa, abordaż chciałem. Cholera, nie idzie. Kubiks, 34 miesiące wspornictwa. Dziękuję ci, Kubiksie. Przeserdecznie i w chuj bardzo. No to 35 życzę. Na poziomie jebacz na dodatek. Holy shit! Dziękuję bardzo. Statek se naprawili. Brakuje mi tylko desek z mopanu. Kurwa mać. I jeszcze Piotr, 77029. 9 miesięcy wsparcia. Pozderki od pojebanych. Czyli wy jesteście pojebani i od was są pozderki. Dziękuję ślicznie, Piotr, za 9 miesięcy. Ale jeszcze Blady wjechał. Do której stream? Blady, słuchaj, no retrans pizda jak szalona jest. Niedzielny wieczór, boję się trochę, że sąsiedzi mnie tutaj słyszą za ścianą. Więc tak do 22 myślę. Zaraz też muszę jedzonko zamówić, zanim mi knajpę zamknął. Wczoraj na seansie mega pokryjomu, kurwa, zamawiałem jedzenie, żeby mi przyjechało na odpowiednią godzinę. Tak, no, beszamel, coś w tym jest, że słysząc, nie musicie brać kubków, to jest jakby znak, że jednak może lepiej wziąć kubki. Nichuja nie potrafię z tego moździerza strzelać, nie wiem, czy jakby powinienem próbować. A może ty, a może jak kamerę zmienię? Nie, wraca na dół. Chyba trzeba to po prostu mega w chuj wyczuć i wtedy jakoś będzie latać. Deski z mopanu właśnie też potrzebuję i hajsu.
Więc jak ci się uda ich jakby nie zatopić, a zrobić abordaż, to tak by było chyba najoptymalniej. O ty, dobra, mało życia, podpłyń bliżej, zbliżam się. Abordożo. To ty rób. Załoga abordaż, let's go! Chwytu. Bloody, dziękuję ci bardzo. Po raz kolejny dziś, już słowo dziękuję jest jednym z najbardziej chyba nadużywanych na tym streamie. Zaczęło tracić swoją wartość, tak samo jak mój podpis na wszystkim. Ktoś by mi mógł dać buta do podpisania i bym miał, tak, dobra, kurwa, dawaj. Niech będzie, git. Ludzie tak, o, ale twój autograf jest cenny, mam go teraz, to będę w stanie go sprzedać za dobre pieniądze w internecie. Nie, kurwysynu, nie będziesz, bo podpisałem się na gaśnicy 10 lat temu i wisi dalej pewnie przy szatni. 200 złotych. To chuj chyba zdąże iść po kepsa i browarka. Jak skasujemy, to musimy uciekać, bo jest zwierzę. Dobra, widziałem, słyszałem ten donate, nawet nie wiem, co tam się dzieje, ale zaraz się odniosę. Tylko, że napierdalamy tutaj, deski z mopanu trzeba robić. Dobra, kurwa, szybki driftcik w takim Pamiętaj razie statkiem. Pamiętaj o brasowaniu. O czym? O brasowaniu. Kurwa, myślisz, że ja widzę, kiedy ja obrywam? Nichuja! Moździerzem próbuję strzelać, jakby tutaj tak na bardzo blisko. O, burdasz! Kurwa, złapałem! Nie złapałem! Ale się zrobiłem z chuja. Dobra, zawsze jakieś tutaj luty chociaż będą, ale jeszcze te kurwa wieże do nas strzelają cały czas. Widziałem na żywo, jak podpisywałeś się komuś na chlebie, tak? Było takie wydarzenie, to prawda. No i nie mam tej deski pieprzonej. Nie, mam 5 desek z mopanu. To srebra tylko potrzebuję. Więc czas napierdalać losowe statki. Najlepiej a chyba abordażować. A nie mam jeszcze desek, brakuje mi 3. O kurwa, no to idziemy dalej. Ty, a może ten stateczek dałoby się tutaj łomem rozdupcyć, bo to jest jeden z tych wraków. Może na tym wraku są deski. Nie ma. Bloody! To chuj, chyba zdąży iść po kepsa i browarka. Być może zdążysz. Sam mam ochotę na kepsa, ale nie ma co teraz tutaj już zamawiać. Mamy inne plany zamówieniowe. Dziękuję ci bardzo, Bloody, po raz kolejny. Mega mi w chuj miło. Padłbym na kolana, gdyby więcej miejsca miał! Woli 200 zł. A na zakończenie tego małego szaleństwa też dla tysi kup coś fajnego. O Boże, Woli, dziękuję ślicznie. Ja ciągle kupuję tysi fajne i ładne rzeczy. Dbam o tę kobietę jako największy skarb, którym jest. Tak więc nic się nie bój, będzie zrobione. Dziękuję ci ślicznie za wsparcie i czaknę jeszcze na kubę miodu pitnego. Niestety, chciałbym żyć w świecie, chociaż nie, to nie byłby dobry pomysł. Ale żeby dwie dychy starczyły na kubę miodu pitnego, w sumie jakbym sobie sam zrobił? Jest to mój plan. Na TikToku ciągle widzę instrukcję, jak robić homemade mead. Tak, ja też kusi. I mamy balon, w którym robiliśmy wino, więc na spokojnie też chętnie sobie zrobię w nim miód pitny pewnego dnia. I te pieniądze pójdą na poczet składników. Tak więc dziękuję bardzo za wsparcie, Chuckness. Witam cię, Hatoru, 9 miechów, spornika wąsatego i Clarishaj, 38 miesięcy. Miu, miu, miu. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, nawet nie wiem, do czego nawiązujesz, Ania, ale dziękuję ci ślicznie za wiele miesięcy. Dobra. Ty, kurwa, za mało mam już miejsca we statku, ale jaja. We statku. Czekaj, odzyskany metal, tytoń, sztaba kobaltów. Chuj ciężkich rzeczy mam. Nie mogę wszystkiego tutaj podnieść. Czekaj, zarządzaj łupem. Co za stalowe banany? A, kość słoniowa. Dobra, nieważne. Stalowe banany. Kurwa. Dobra, jadę ci pomóc ze strzelaniem, bo już mam pełny ładunek. Jeszcze hajsu nie mam, więc tylko hajs jeszcze muszę zrabować skądś. No i chuj, nie odpowie. Hanta, widziałem cię. Jak nazywają się prostokotne lampki po bokach, co masz w studio? Moja żarówka umiera. Te lampki to są Elgato Keylight. Keylight od Elgato. Kosztują niestety niemało, aczkolwiek mega przyjemnie się z nich korzysta, szczególnie jak masz Stream Decka. Pełen zakres wszystkich kolorów możliwych tego światła białego. Kontrolowane normalnie Stream Deckiem, ale to już powiedziałem. Napraw sobie lifik statek. Do tego jeszcze co? Bardzo przyjemnie świecą, ponieważ jakby świecą do środka lampy, a w lampie jest refleksyjna taka powierzchnia, która odbija to światło. Więc nie świeci prosto w ciebie. To światło jest fajne i łagodne. Napierdalam go dla ciebie, Przemysław. Dziękuję. Nawet moździerzem tutaj chyba na blisko. BUM! O sorry, rozjebałem go. Tak jakoś wyszło. Nie wiem, czy chciałeś abordażować. Nie dało się. Bo brasowanko! Dobra, ale kolejny nas tutaj bije. No to jazda! Korzystam z tego moździerzu nie do końca, jak powinno się z moździerzu korzystać, ale działa. Mam srebra, dało się. Tak, ja podpływam na blisko i celuję w chuj nisko. I działa. Bo zanim zdąży polecić do góry, to leci prosto, wprost na niego. Szafatron, ile streamek będzie trwał plus minus? No tak, do 22 mniej więcej wtedy będziemy kończyli, moi drodzy.
żeby tutaj godzin nie przeciągać. Dłuższe streamy się pojawią, kiedy już, wiecie, uzbroję moje studio w całą kolekcję pianek. Bo wtedy streamy będą mogły być i całonocne. Przecież jak mówiłem, sąsiedzi mają za ścianą kuchnię, tak więc nie powinno być to zbyt dużym problemem. Dobra. 400 zł, dobra, puszkam alternatyw. No mówię, trochę sobie liczą za te keylighty. Ale ja jak kupiłem jednego keylighta czy ringlighta, tak po prostu działają niezawodnie od dość długiego czasu i jest git. Co to dobra, za znaczek, kurwa, żółty? Czym on jest? Żółty. Mam żółty znaczek. Ty, to jest question chyba kolejny, tak mi się wydaje. Na zabijanie jakichś tam bojowych statków, tak myślę. No to ja se go, kurwa, tutaj jeszcze postrzelam, bo czemu nie? A to chyba zatapianie, tak mi się wydaje. Ale nie pozwalam tego jakby szybko podejrzeć w tej chwili. Abordaż! Nie, jebać! Zniszczyć! Szybko przeładujcie, chłopaki! Co to kurwa za żagle z boku w ogóle? Ty jakieś rakiety kurwa samonaprowadzające w nich puściłeś? Co to było? Nie, muszkiety. Nawet nie wiem. A to dziwnie tak wyglądało, tak płynęło w powietrzu góra dół. Chyba śpią w kuchni. No kurwa, jeżeli sąsiedzi śpią w kuchni, to już jakby jest... Nadziei dla mnie nie ma. Dobra, brasowanko zrobione, jest git. Spierdalamy stąd, ja mam na barkę tak, wszystkie bo, zasoby. Bo jest, tak. Dobra, to czekaj, to ja sobie wyznaczę jakiś tam port z szybką podróżą i wydupcamy! Nienawidzi nas kompania, więc chutysz piąteczka i jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. O. Mieszkasz teraz w bliźniaku jakimś? Tak, mieszkam w domu bliźniaczym. Nie jest to idealne jakby placement. To jest kolejny ten, litewny. O kurwa, pierdolisz. No to kurwa lecimy. Lecimy z kurwami! Trochę się wbiliśmy w siebie, a spoko, moździerzyk. Jeb, jeb. Kurwa, to jest mega skuteczne. Moździerz jakoby shotgun. O, salwa z muszkietów? No właśnie tak, nie wiem czy... O kurwa! Ej, ja im wsadzam ten moździerz prosto w dupę i odpalam. To musi tak wyglądać. Ulecz się. A, to dziękuję. Proszę, keeping each other in check. No i spierdalanko dalej. A, tak więc nie jest to idealne ustawienie. Wolałbym dom wolno stojący na ogromnej działce, ale nie wiem, czy mamy tutaj ludzi, którzy kiedykolwiek szukali miejsc do kupna, do zamieszkania, ale nie jest tak kolorowo, żeby mieć to, co się chce. I w miarę szybko. I w dobrej lokalizacji, więc na jakieś kompromisy czasem trzeba pójść, a że sąsiadów mam fajnych i zrobię tutaj komorę kurwa zamkniętą, to akurat kuchnia za ścianą jest najmniejszym problemem. O, udało się. Jest już z nimi, a tu jeszcze 11 minut. Nawet nie wiem kurwa o czym tam piszecie na tym czacie, zgubiłem się w ferworze walki. Ale już mamy spokój, płyniemy do portu, zbudować barkę. Pięknie, kurwa. Pięknie. Grzesiek, 150 zł. Co powiesz na spotkanie się z fanami na jakieś piwko w Krakowie? Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami. Grzesiek, dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie. Piwko z widzami w Krakowie może być trudne logistycznie pod wieloma względami. Jakby myślę, że jak na przykład oglądam sobie podcast Roka i Borysa, znaczy słucham bardziej, no to oni też tam organizowali jakiś podcast na żywo, chociaż ja to bym chyba padł z cringe'u robiąc podcast na żywo. Ale potem robili jakieś takie spotkanie w barze, które było takim afterkiem dla wszystkich zgromadzonych tam. I to akurat brzmi jak fajny pomysł, tylko no musiałaby być, o, pytajniczek po drodze. Jakaś taka fajna okazja do zrealizowania czegoś takiego, ale naprawdę, prędzej będę kurwa gołymi jajami jechał po rozbitym szkle, niż będę robił podcast na żywo. Występ na scenie przed wszystkimi, bo po prostu jak o tym myślę, to mam coś nie tak. O, nagranie jednego filmu na żywo, a tam wiesz, 200 osób na publiczności w jakimś teatrze, kurwa. Ale rozmawialiśmy o tym przy Synach Lasu. Tak, no, chyba bym się skręcił. Więc kto wie, może coś się uda kiedyś zorganizować takiego jakiegoś afterkowego po jakimś evencie. No ale to wiecie, trzeba sobie ogarnąć miejscówę, tylko osoby pełnoletnie, dobra kontrola. A takie spotkanka randomowe z widzami to chuj, nagle ci przychodzi 50 osób i masz przejebane. Bo to jest, wiesz, zgromadzenie masowe, trzeba tam odpowiednich zasad się trzymać. Jest problemix. Żegnaj Black Fox. Trzymaj się Black Fox, do widzenia. Barkę to się śpiewa, barkę to się kurwa buduje, poczekaj tylko. Coś do sprzedania tutaj chcecie, coś do kupienia macie. Bombarda naprawcza.
magazyn prochowy. Nawet nie wiem, co te rzeczy mogłyby mi dać. Nie kupuję tego, bo zaraz znowu nie będę miał pieniędzy na barkę. Ta bombarda naprawcza wystrzeliwuje pakiety przylepne, które rozbryzgują się przy trafieniu, zalepiając dziury w poszyciu sojuszniczych statków. Pierdolisz, czyli mogę pod supporta. Mogę w ciebie napierdalać. A ja w ciebie. O, to intrygujące. Ale chciałbym zobaczyć jakby, na czym to jest kurwa oparte. W sensie, czy naprawdę... Jakby, co to, napierdalasz kulami ze słomą w swoich ziomków po prostu, żeby oblepić ich naprawczym materiałem? Dzikie. W środku są po prostu kule z ejakulatem. Tak, no ejakulat zlepia cały statek, przylepia twoich kamratów prosto do pokładu, żeby w trakcie sztormu nie spadli czasem dla ich bezpieczeństwa. Banialuka w Krakowie, bardzo fajny bar. Byłem w Banialuce w Krakowie. No, parę barów tam w Krakowie widziałem, ale też bez przesady, bo nie jestem zbytnio bywalcem barów. Jak mam pójść do baru i wyjebać trzy razy więcej niż się daje w sklepie za alkohol, to wolę sobie domówkę pierdolnąć. Chociaż to jest wbrew pierwszej zasadzie domówek, czyli nigdy ich nie organizować. Dlatego zawsze po prostu gaslightuję innych w zorganizowanie tego u siebie i jestem wtedy zadowolony. Tak więc Grzesiek, oto twoja odpowiedź. Może kiedyś się uda, ale jakby na razie niczego takiego nie planuję. Dziękuję ślicznie. Ja kiedyś w Krakowie przypadkiem zobaczyłem Tyris. A chcesz jej adres, to będziesz mógł zobaczyć się codziennie, kurwa. Nie przypadkiem. Wynajmujesz mieszkanie po drugiej stronie i lunetą patrzysz się w okno. Kurwa, jak policyjny z ten... Co sądzę o Madame Weeb? Kurwa, czat. Powiem tak, jak na samym początku zobaczyłem scenę, w której ona kieruje karetką, bo ona jest jakby kierowczynią karetki. Ty, można fast travel stąd zrobić. To lecę do naszego głównego miasta. Jest kierowczynią karetki i na samym początku filmu jest ona oraz Adam Scott, tak się chyba ten aktor nazywa, z taką szeroką mordą. Oni są dwójką ratowników medycznych, jadą po prostu z umierającą kobietą z tyłu i prowadzą sobie dialog, tak, o no, ci ludzie w mieście, jak oni tak mogą, po czym jakby samochody ich zatrzymują, ona się zatrzymuje na środku ulicy, trąbi, on tam resuscytacja, ale ona coś do niego powiedziała, więc on odrywa się od tej resuscytacji, ma takie, no nie wierzę, że oni tak blokują nam ruch. 5 sekund pauzy, takiej jaką ja w tej chwili zrobiłem, kamera wraca na nią, prowadzi się to autko, jakby kurwa jechała na piknik z rodzicami, jedzie karetką przez to miasto na wyjebce i potem kamera wraca do takiego ujęcia, że widać ich dwójkę i on kurwa jedną ręką trzyma się jakiegoś relingu u góry, a drugą jedną ręką robi resuscytację, tak raz, dwa, trzy i kurwa wracają do szpitala, jedzą ze bułkę kurwa, wyjebane na wszystko i nagle lekarz podchodzi do niej i mówi: udało się, uratowaliśmy ją. A ona: kogo? Kurwa, jak to kogo? Kobietę, którą wieźliście. A ona: o, aha, okej, faktycznie. Bo wiesz, ona ma taki charakter trait, że ona nie umie w ludzi. Ona po prostu nie potrafi się z nikim dogadać i najlepszym kolegą jest jej kot i ona gada ciągle do siebie. Więc jak przychodzi czas, żeby uratować trzy młode dziewczyny, no to ona, kurwa, no nie umie z nimi rozmawiać, nie? No bo, o, faktycznie, wieźliśmy kobietę w karetce. No przecież ja, kurwa, jestem ratownikiem medycznym, ale w chuju głębokim mam ludzi. A, no tak, przecież ją, to ją uratowali. Dziecko do niej podchodzi. Proszę, to laurka za uratowanie mojej mamy. Ona: no i co ja mam z tym kurwa zrobić? Takie, ja pierdolę. Ten film ma tak jednowymiarowe postaci, że każdy ma jedną cechę, ale wiesz co jest kurwa Przemysław najgorsze? Że ten film ewidentnie jakby miał w chuj problemów na etapie samej produkcji. I wiesz, co jest kurwa najgorsze, co zobaczyłem po sekundzie, szczególnie, że i ja, i ty, i wiele osób, które spędzają czas z nasłuchem, albo po prostu oglądając kurwa i timingując delaye jest wyczulonych, główny zły gość ma zdubbingowane ponownie jakieś 80% swoich kwestii, więc widzisz, że mówi, ale słyszysz, że to jest nagrane w postprodukcji.
i pierdolca idzie dostać. Po prostu czujesz się, jakbyś jakąś chujową grę oglądał. On niby rusza ustami dokładnie tak, ale nawet audio nie jest zmiksowane tak, że to brzmi, jakby był w pomieszczeniu, w którym to mówi. Więc po prostu od razu wiesz, że to jest kurwa nagrane po fakcie, bo przeczytałem, że nie mieli pieniędzy na dokrętki, ale ewidentnie na dogranie audio tak. Więc ja go słyszę i mam wrażenie, jakbym kurwa oglądał ten film z dubbingiem jakby w innym języku, ale kurwa on był w oryginale, bo z napisami oglądaliśmy. Myślałem, że o chujem, jak to słuchałem. W każdej kurwa scenie. Jego główną motywacją jest: muszę rozpierdolić te trzy dziewczyny, bo widziałem we śnie, że one mnie zabiją kiedyś. O, ale John, nie, on się nazywa Elajasz, ale Elajaszu, one przecież dopiero mają paręnaście lat. Chuj mnie to obchodzi, kiedyś mnie zabiją, więc ja zabiję je pierwszy. Ugryz mnie pająk i mam super moce. No tak, bo kurwa tutaj jeszcze jest, pojawia się taka specjalna rasa pająków, ludzi żyjących w peruwiańskiej dżungli, która uratowała matkę głównej bohaterki, kiedy ta była w ciąży. Pająk ją ugryzł i ona się urodziła z tymi mocami. Sam początek filmu jakby co. No ale odebrali jej poród w takiej kurwa jaskini. Mieli takie chujowe ultrastroje pajęcze. CGI w tym filmie woła o pomstę do nieba, kurwa. Jak cokolwiek CGI-owego się dzieje, to ma to jedną cechę charakterystyczną. Jest tak o połowę za szybkie. Każdy kurwa ruch tego złego Spidermana po suficie czy po ścianach, masz wrażenie, jakbyś oglądał jakąś goofy kompilację, gdzie wzięli po prostu speeda, ustawili na 120%. To CGI jest kurwa złe. Dialogi są tak kurwa drętwe, że ja nie wiem, czy oni chujowo grali, czy dostali chujowy tekst, ale nie mogłem wytrzymać momentami. Dakota Johnson gadająca do swojego kota i tłumacząca jakby plot pointsy. To jest niesamowite. Książkę, nie wiem, czy ona ma problemy z czytaniem, ale zawsze jak coś czytała, to na głos, kurwa. I to mnie tak rozpierdalało. Nie chcę jakby spoilerować całego filmu, ale zakończenie wbiło kurwa gwóźdź do trumny. A jeżeli widzieliście te trzy dziewczyny w tych strojach jakby, że one są innymi Spider-Woman, to od razu wam powiem, że pojawiają się tylko na łącznie 2 minuty w filmie i to tylko w sekwencjach snu, bo one są tymi Spider-Woman dopiero za 10 lat od akcji filmu, kurwa. Więc jedyny moment, kiedy się ich widzi, to w tym śnie tego kurwa zdubbingowanego typa. I tylko wtedy jakby one są tymi Spider-Woman. Poza tym to są po prostu takimi skonfundowanymi cipciami, które nie wiedzą o co chodzi, dlaczego je ktoś próbuje zabić. Ja mam wrażenie, że Sydney Sweeney to jest jej jedyna rola, w której gra. Skonfundowana cipcia. Znaczy no, był trailer jakiegoś rom-coma z nią. Uwaga, zaskakująca fabuła. Ona musi udawać przed rodziną, że ma faceta, a on chce zaliczyć jej przyjaciółkę, więc będą grali parę w związku. Kurwa, ciekawe jak to się skończy. 2137. I właśnie wykraftowałem barkę. Ja idealnie. A nawet nie czekałem, tylko produkowałem się o tej Madame Web. No myślałem, że pierdolce na tym filmie dostanę naprawdę. Ja swoją barkę nazwałem Bolec. Ja muszę ją dopiero zobaczyć. W ogóle patrz, jakie mam fajne spodnie. Ty masz spodnie? Od kiedy? Szarawary. O kurwa, masz szarawary. Ale twoja androgeniczna broda nadal mnie rozpierdala. Tak, ja muszę zamówić kolację. Dobrze. Ile wiadomości jeszcze mam tutaj? Cyk, pyk, ratatata, dobra. Pyszne. Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Mhm, jest to cyk. No cudowna jest ta barkunia, bareczka. Bareczka. Dobra, to wezmę tego. Cyk. Cyk. I do tego jeszcze. Ile było donate'ów? A to jeszcze ze 3 rzeczy. Wege, halloumi, burger. Ja też chcę coś zjeść. No chyba was pojebało. London burger. Nie no kurwa, co by se tutaj wybrać? Sam nie wiem. A chuj no, może tego, tamtego. Dania główne. Dobra, Jolo, spróbuję takiego skurwysyna. Boom. Przejdź do kasy. Moment, czat, muszę to zrealizować, bo mi zamknął. Kontynuuj zamówienie, jeżeli w ogóle zaakceptują w tej chwili. Ratatata, boom boom. Apple Pay, let's go. Kurwa, bo jak się spóźniłem, chociaż jeszcze jakby jest czas, to będzie źle. Martyna mnie zabije. W
weźmie i zabije. Dobra, trzeba sprawdzić tę barkę. Zarządzaj statkiem. O kurwa, więcej armat mogę tutaj wjebać. Tak! Tak. Dobra, ale jak? Bombardę na front. O kurwa, mamy działo z tyłu teraz. Ale jaja. Zajebiście. Co tam Przemysław? Skąd te wątpliwości? A, dobra, zastanawiam się, jak odpalić bombardę, jeżeli się ją ma z tyłu. No i musisz... nie da się, bo ona celuje tylko w tył. Więc... No tak, no musiałby się obrócić tyłem do przeciwnika. Zamontowałem tylko moździerz na tyłu, więc muszę ją zamienić. Okej, okay, tutaj jest kolubryna, tutaj też kolubryna. Klepnęli wiesz, zamówienie, myślałem, czat. Będzie... Mamy to, zwycięstwo. Bueno. Myślałem, że będzie na tyle statku, ale skierowana do przodu. Ale jak w sumie to można by wtedy łatwo rozjebać sobie żagle. Jak masz torpedy, to tylko na tył. No właśnie, torped nie mam. Mam same kolubryny, półkolubryny oraz taką bombardę moździerz. Nie pomyślałem w ogóle. O chuj, ale o czym? Że... No jakbyś miał moździerz z tyłu statku i chciał strzelać na przód, to byś sobie rozpierdolił cały maszt. No niby tak, zależy jakie byłoby dokładne umiejscowienie tego, nie? A tam się tak nie znam. Czekaj, slocik wyposażenia. Jeden fioletowy może być. Knagi, kurwa, może się zamontuje knagi. Nie. Prędkość pocisku broni torpeda, wartość naprawy od efektu naprawa, uszkodzenia zadawane wrogim statkom od efektu podpalenia. Kurwa, nie mam czym podpalać. Mnożnik uszkodzeń środowiskowych od broni bombarda. Let's go. To brzmi nieźle. Uszkodzenie od broni dziobowej o 10%. Broń dziobowa. Let's go. Wystrój okrętowy. Kurwa, nie mogę skopiować z poprzedniego. Nie wiem, czy chce mi się to znowu ustawiać. Dobra, jolo. Ten kolor taki. Żagle jakie, kurwa, inne teraz. Tutaj takiego cyngla se wpierdolę, tu niech cyngla. Będzie, niech będzie taki kurwa ładniejszy. Tutaj jakieś takie kurwa ozłocenia niech będą. Koło też takie, nie mam pieniędzy na ładniejsze koła, za dużo wyjebałem na tą czapkę na początku gry. To mnie pogrążyło od tamtej pory. Nie mogę się z tego odkopać. Kota mojego ulubionego se też tutaj wrzucę, jakiegoś tutaj szkieletorsa. Gdzie, tamtego. Tutaj taki znaczek jak Saints Row wyciągnięty. No i zajebiście. Masz na myśli French Lily? Tak, Saints Row. Co będzie jedzone? No dla tysi wziąłem carbonarę, bo ona jest wielką fanką carbonary. O, plus jeden. A ja sobie wziąłem burger drwala, wersja ich. Wiele knajp wprowadziło takiego burgera drwala. Prawda. W wykonaniu masa burgerowni, żeby kontrować McDonalda. Pancerz jeszcze. O, faktycznie pancerz. Dziękuję, czat. Żelazna łuska 2. Dobra, zajebiście. No i prawie mam piąty level ostatecznie tutaj. Ja mam piąty level. O ty skurwysynu. Znaczy statku. No a ja nie. Mam tak z 80% powiedzmy piątego gotowe. Wait, 80% piątego ja mam, sensie... ale masz osiągnięty piąty czy 80% nie. Do piątego? No tak, 80% do piątego. To czy... Jaki masz pancerz? Pancerz mam Przemysławie, kurwa. Mam żelazną łuskę 2. O, to inny ci się wlosował. Ja mam jakiegoś bastiona 1, który jest jakby... A wyposażenie? Nie, to raczej wyposażenie aż tyle nie zmieni. No, każdy z trzech slotów zapełniłem. Nie, nadaje ci... A uzbrojenie? No mam tą bombardę levelu pierwszego, no i dwie level 1 kolubryny zwykłe. Ja mam kolubryny level 2 już. O, a skąd ty, skurwysynu, masz kolubryny jedna level 2? Jedna mi wydropiła, drugą sobie skraftowałem, ale no to kolubryny mi dobiły tak, chyba. Tak, no to raczej na pewno ta kolubryna. Kolubryny i pancerz też mam lepszych w takim razie. Kurwa, ale pancerz, no masz... Ja mam poziom drugi, ale może ty masz jakiś wyższy tier. Zieloną rzadkość. Mam i daję 160. O, kurwa. Chyba będę musiał pofarmić na offscreenie, kurwa. Żeby mieć lepszego pancerza. Dobra, czekaj, co my mamy w ogóle teraz? Szkutnik to mi nie jest potrzebny. Czekaj, co mi jest potrzebne? Dobra. Kowal chyba, on robił te rzeczy. Stwórz nowe. No ja nie mam, kurwa, tych projektów. Kolubryny nie mogę. Nie mam projektu kolubryny 2. Czekaj, znaleziono na Czerwonej Wyspie. Można kupić u kowala w Sen An. To kurwa tutaj. O ty chuju Bogrze, tutaj ma. Nie, baniutki. No dobra, to dawaj mi te. Torpeda 2, to też mogę. Kurwa, nie stać mnie na oba. Może sobie torpedę, kurwa, po prostu dziabnę i dam na tył. To też jest jakiś pomysł. Chuj, biorę tę torpedę. Nie wiem, czy mam akurat... Dawaj. Nie wiem, czy mam akurat uzbrojenie dziobowe, pancerz, wspomagające... Czekaj, całe uzbrojenie. Gdzie ta torpeda jebana? Gdzie to jest? Czy ja popełniłem błąd?
A ty akurat torpedę nie mam. Morski, uzbrojenie górnego pokładu, bombarda, długie działo, torpeda. Czego? Nie mam niczego. Kurwa. Obserwuj projekt. Przemysław, musimy zrobić mi torpedę. Chcę jej. Opierdolić ci torpedę, no mam. Nie no. Ty, czekaj, muszę podsłuchać tutaj jebańców, bo mają jakieś informacje o tajnym projekcie. Tylko nie można w nich wejść, bo przestają wtedy gadać. A, koło 22 skończymy, moi drodzy, więc już niewiele gamingu, ale chciałbym zrobić tę torpedę jebaną. Wyślę tylko tysi wiadomość. Dobra. Podsłuchane. Czas ruszać w takim razie na morza. Tylko kurwa, gdzie będzie to wszystko, czego ja potrzebuję? Czy mi ta gra jakoś to wygodnie, ładnie zaznaczy? A no wszystko już w tamtych okolicach, w których żeśmy bywali. Nie mogę se torpedy oznaczyć. Projektu w sensie do zrobienia? No. Można by najebać osadę, żeby to zdobyć. Gdzie ją sobie oznaczyłeś? Tutaj na przykład, w tym regionie wszystko się znajduje. Znaczy, czekaj, może u kowala mogę? To sizal, nikiel, tego typu rzeczy są do zdobycia i to wszystko jest właśnie w tych osadach. Więc wydaje mi się, że trzeba taką osadę po prostu wziąć i najebać. No ja też nic nie mam. Czyli też chcesz torpedę zrobić? No kurwa, jak już barczymy. Nie stać mnie na szybką podróż. O kurwa, ale jestem biedny. Jest źle. Sprzeda się coś w sąsiedzie. No właśnie, chyba muszę, żeby chociaż mieć na szybką podróż. Legitnie jestem we dupie finansowej. Pytanie, na co będą tutaj mieli dopracowanie. Pożyczyłbym ci, ale no. Ale gdzie jest bank? Biorę pożyczkę. Na nic nie mają dobrych cen. Czemu nie mogę? A, bo muszę wycelować. 450 potrzebujesz. Wartość ogółem. No to tytoń kurwa napierdalam. 450, no to już mam. 8 tytoniów sprzedałem, gotowe. Dobra, czat, udało się. Szybka podróż. Dokąd dokładnie lecimy? No do ciebie tam dolecę, w sumie ta wioska jest niedaleko. Mam nadzieję, że nam się uda! Nie wiem, jakie tam wyzwania nas mogą czekać akurat tam. Żagle staw! Dobra, no to co mamy do znalezienia? Nikiel, tek, deskę tekową, porządny season. No są tutaj też szlaki handlowe, ale można obczaić na dobry początek tamtą wioskę. Czy jakby najebanie ich to będzie duże wyzwanie, czy nie? Nikiel, o, ten. Napierdalamy. Też tego zeskanuję, żeby nie było zaznacz, jebańca. Ty, a w ogóle zaznaczanie statków chyba jakoś lepiej działa niż poprzednio. Nie, działało już wczoraj. Przedwczoraj. Tak. Kurwa. Próbuję wyczuć ten moździerz, ale nawet, że trafiłem, powiedziałbym. Nawet, że trafiłem. Bo wykręcaj szybciej statku pieprzony. A no tak, to jest... On też ma beczkę. Ale dobra, on jest słabszy. O, to kurwa. Frakcja pod... bombę podpalę. Właśnie miałem mołotowa na ekranie miałem przez chwilę. O chuj chodzi. Czekaj, już tam się zbliżam. Kręcę, dobra, kurwa. Driftuję. Albo nie. A żeś go rozjebał już tym abordażem. Dobra. No i oczywiście nic tutaj nie było. Ty! Ja pierdolę, czekaj, muszę do portu popłynąć. Nie, wyjebałem rzeczy z magazynu, mam statek pełny. Zapomniałem to zrobić. Dobrze. Byryby. Za nas wracam. Chcę oglądać twojego live'a, ale frytki mi się wysypały na podłogę. No to chwytaj palcami u stopy i wpierdalaj, ale nie odrywaj wzroku od live'a. Tyryk ważne. Ale że intensywność, czy jakby masz na myśli częstotliwość? Chociaż w sumie są intensywne te streamy, no napierdalamy się tutaj srogo z przeciwnikami. Walcz tam, Przemysław. Walcz o naszą przyszłość. Walczę dla nas. Zostaniemy królami piratów. Obaj? To tak można? Znaczy, no teoretycznie, wiesz, całe World Generation teoretycznie chce. W sumie chuj wie tak naprawdę, co to znaczy być królem piratów. Jak Paweł Kaczor, witam pana wspornika pospolitego. Dziękuję ślicznie za wsparcie, bardzo mi miło. Doceniam i pozdrawiam. Czekaj, tutaj skrytka. Czy w ogóle skrytka to będzie to, co mi pozwoli przerzucić te rzeczy? Okej. Bo Jurzek się bał. Pieczony chleb, ryba, waga ogółem, poproszę. Magazyn, max.
Ale taka teraz ta barka taka śmieszniutka, zaokrąglona. Śmieszniutka barunia. Dobra, te wszystkie deski też niech wypierdalają. Kule do bzdrygady, bombardy też niech zostaną. Piwa w chuj. Nie potrzebuję. Piwu. Dobra. Piwo to moje piwo. Jutro mam egzamin inżynierski i normalnie mam wrażenie, że nic nie umiem. Stres mnie zżera, więc oglądam Trombolda. Jabba, słuchaj, prawda jest taka. Jeżeli umiesz, to umiesz. Jeżeli nie umiesz, to się do jutra nie nauczysz. Więc jakby zaufaj sobie, prześpij się. Czasami jak się wypocznie, to nagle odblokowuje się w człowieku wiedzy większa ilość. Pochilluj sobie bombę jeszcze przez te całe 15 minut na streamie. A nuż ci się jutro uda. Jeżeli miałeś się nauczyć, to zrobiłeś to do tej pory, moim zdaniem. Nikiel, Tech i Sizzle. Dobra, daj znać, jak zobaczysz kogoś z tym gównem. Chyba, że próbujemy to plądrowańsko tutaj. Myślę, że nie ma sensu, bo to znaczy... Za dużo jebania. Nie widzę... Mają tylko porządny Sizzle z rzeczy, które potrzebujemy, a to jest, mam wrażenie... Mi pokazuje, że wszystko ja już mam. Tam jest. A ty już wszystko zebrałeś, dobra, to dowiedz znać. Znaczy nie, porządny Sizzle tylko. Aha. Więc nie ma sensu im oplądrować całego tego, tylko... A ile nie, może nawet do góry. A ile nie sławy tam. No trzeba te szlaki tutaj obczaić. Tylko że właśnie te szlaki, które nas interesują, to są te, które bardziej tutaj na północ prowadzą. Ja 26 mam poprawkę z rozrywki, aż nie mogę usiąść do nauki ze stresu. No cóż, no nie da się ukryć, że stres to jest mocny czynnik ograniczający wiele osób. Łatwo jest powiedzieć, żeby się czymś nie stresować, ale trudniej zrobić. Ty mam kurwa lepszą lunetę teraz. Dalszą. O, jest Sizzle. Tak, no, na tamtym typie. Dobra, spróbuję go wysnajpić. Może go trafię. Bąk. Zdecydowanie nie dostrzeliłem. Ktoś tam sra w gacie teraz. Właśnie tak, o kurwa, prawie. O, perfekcyjnie. Ja nawet nie wiem, czy trafiłem, czy nie, ale mniej więcej. Kurwa, no i rozjebany momentalnie, typie. Jest tu coś kurwa w ogóle? Dobra, jest trochę tego Sizzle'u. Dobra, jeszcze deski tekowe i sztaby niklu. Leci. Kurde, są statki zaopatrzeniowe, które mają jedzenie i no tego typu pierdoły. To prawda. A ten był z jakiej frakcji? Z tych takich dwóch bananów, okej. Okay. Konfederacja Ungwany. Dwubanan. Statek zaopatrzeniowy też nas Dwubanan. Raczej nie interesi. Sraf fotel. Łom, skrzynia pocisków. Skrzynia pocisków. Miejcie itemy, ludzie, kurwa, z czym wypływacie po tych morzach? Z czym do ludzi? A może te statki tutaj, wraki? Kule, pakiet remontowy, skrzynia pocisków, nie. Bida. Te małe jebanie, co tam płynie? Też, kurwa, ryby, pieczone ryby, srebro. Konopie? Nie, konopie niepotrzebne. Nope. Tamten jeden. Konopie. Kurwa, o, wybacz, kolego, wjechałem ci w dupę. A ja tak na lunecie myślę sobie, co mnie tak dyga. Ja na dniach dokonuję zakupu swojego pierwszego mieszkania, a także również skupienie. Koga, gratuluję w takim razie. Powodzenia życzę i cierpliwości. Może się przydać. Też mam nadzieję, że nie będzie musiało. Odkryto szlak handlowy. Fantastycznie. Dobra, ale płynąc tutaj, mijając te dwie wysepki na północ, powinniśmy tak czy siak trafić na kolejne statki z tych szlaków, bo to tutaj pływają. Jest Sizzle tam u tego typa. Ale to już chyba Sizzle to już mamy właśnie. Deska tekowa i sztaba niklu. Właśnie te deski. Może się uda jakby ukopać drewno tekowe gdzieś tutaj. Kość słoniowa, farma piaskowa. Jest tam sztaba niklu. Ten. Więc jazda. Jazda z kurwami. Czy ja go trafiłem? Kurwa, chyba prawie. Nie jestem pewien. Kurde, prawie. Kupiłem pierwsze autko, Filip Adam, gratulacje. Mnie ostatnio po raz pierwszy od zawsze leciutko zawiodła Honda, ponieważ jakoś tak się dziwnie dławiła przy tym. Zabordażujmy. Przy odpalaniu, ale ostatecznie jakby odwidziało się jej i odpaliła. Kurwa, kręć statku jebany! O, rabuj nikiel. Kurwa, ile rzeczy wypadło. Kokainą. O, rabuj. Ty, wpłynąłem w skałę, kurwa! Zjednoczyłem się z nią. Abordaż. Jesteś mój statku, kurwo. Ile mniej więcej obstawiasz zajmie, zanim wrócisz do normalności na kanale? No tak jakby już teraz w miarę jest normalność, tylko serie są takie, powiedziałbym, trochę nieustalone, no bo też premier nie ma teraz super dużo. Dobra, mam nikiel cały, teraz jeszcze tylko te deski. Tak. Deska tekowa, ten ma deski. Jebaniec. Łoimy.
Chuj mi w dupę, znowu nie dostałem powiadomienia. No moi drodzy, ja wam mówiłem już tyle razy. Musicie śledzić w innych źródłach moje informacje, Instagramy na przykład. Albo po prostu nie wchodzić na główną YouTube'a, tylko sprawdzać kartę subskrypcji, bo zawsze chwilę wcześniej planuję zawsze streama, tak z godzinkę zwykle, albo i więcej, jak się ogarnę. Papieski patunek. I wtedy byście wiedzieli. Abordażujesz? Tak. No to do it. Ja to poczekam na resztki, które zostawisz. Cyk, cyk, cyk. Pieczona warzywa, kula armatnie. Jednej deski tekowej mi. No. Kurwa, no to. Same tacy mind. Tacy sami. Jesteśmy bananami. Co tam? No już. Co tam się w tamtym stateczku znajduje? Kurwa, za daleko. Większa luneta jest mi potrzebna. A to trzeba chyba rangę wbić. Wydaje mi się, że za każdą kolejną rangę rabusiostwa dostajesz skrzynię z projektami właśnie na te wszystkie łomy, lunety i tak dalej. Nikiel. Sztabaniklu. Nikiel. No kurwa, same nikle jebane. Wiesz co, ja tu bym zobaczył jedno. Tak? O kurwa, jak daleko. Dobra, zwiedzamy świat. Chuj, oddali. Jak można wchodzić na główną na YouTubie. My to z Beszamel z Martyną wchodzimy na główną YouTuba, jeżeli po prostu potrzebujemy puścić jakieś kompilacje śmiesznych kotów. Bo jej zawsze to poleca od razu. Pierwsze filmy na główne, jakie ma, to śmieszne koty. Bardzo często nasze wieczory, to jeszcze przed przeprowadzką, bo teraz to już zmęczeni jesteśmy, zasypiały od razu. Kończyliśmy tak, że jeden, dwa odcineczki One Piece, ale mamy takie, dobra... Brak już sił na jakby sensowne fabuły, to sobie pierdolnijmy śmieszne kotki. I działało. Sztabenikru. Kurwa, więcej energii potrzebuje. Pode wiatr płynę. Najgorzej. Mam nadzieję, że starczy dla nas obu tego niklu. No, desek. O, przepraszam, desek. Proszę, ale jak ładnie moździerz wydupcył. Dobra, taranuję skurwysyna. Może się uda. Nie wiem, czy miałem tam bonusy do taranowania. Jit! O kurwa! Abordaż! Dam radę? Nie! Wjebałem się w statek. Ty, ale mam działa przecież z tyłu. Zapomniałem. O kurwa, długa lufa. Jak to złego napierdalam? No, ja teraz zatopiłem. Tu są te deski. Upsi! Kurwa. Byłem przekonany, że to ten, bo spierdalał ja takie, od ciebie w tempie. Ja mam takie, że napierdalasz, strzelasz, takie, tutaj nikogo nie napierdala, o co Sorry. Chodzi? Innego zatopiłem. No jest deska tekowa. Dobra, no to... No i mamy na torpedę. Mamy na torpedę. Można zawijać do portu. Gdzie jest taki, co można... Chyba tam. No właśnie, obstawiam, że musimy chyba wrócić do... Tam, myślisz? Takie duże miasto to będzie? Dużo szlaków tam przypływa, ale... Właśnie, no tak to wygląda. Zobaczymy. Trzeba by zobaczyć na jakimś interactive mapie po prostu, gdzie są duże miasta, w których da się takie rzeczy robić. Pozbieram sobie bananki. Chlorokauczukowa maczuga, panie ognisty. Zdecydowanie, zgadzam się. Dzięki wielkie za 26 miechów jebaczostwa, wspornictwa pospolitego. Miło mi cię tutaj widzieć po raz kolejny. I do zobaczenia za miesiąc. Co tam, moi drodzy, na koniec teraz naszego drugiego z dwóch sponsorowanych streamków ze Skull & Bones sądzicie o tej gierce? Ty, atakują nas! Nie. Ty, no czerwoni są. To nie oznacza, że atakują? Chuj, no teraz to ja atakuję ich, więc nie mamy nic więcej do... Tak, już do zrobienia poza rozjebaniem. Posprzątajmy. Jeb, kurwa, moździerz. No shotgun. Mak. Kokainą. Ej, już kurwa, ty, bo tutaj przecież jest port. My nie tu płynęliśmy. Dobra, okej. Okay. Plądrowanie zaraz, kurwa. Spokojnie, czy tego chcą, spokojnie. Czy nie? Ty, ale ile tego tutaj, kurwa, zdobywamy? Dużo rabowania, dużo łupów. Nie chce mi się odpalać plądrowania, bo to jest po prostu długo trwa. To jest chyba dla mnie najbardziej zniechęcające. Tak. Jest worth it, ale tylko po prostu zajmuje w chuj czasu. Kurwa, dobra, bo te wieże tutaj strzelają. Nie odkryje mi tego pytajnika. Pierdolę, wykręcam i wydupcam. Dziękuję bardzo, Klizard. We wtorek mam poprawkę z matematyki dyskretnej. Waham się, czy nie wziąć warunku, bo za chuj nic nie umiem. Jakieś porady. Kto jest, kurwa? Dyskretna matematyka. Z liczbami urojonymi. Ja pamiętam, miałem dyskretną matematykę. Chyba, że to się zmieniło w sylabusach, ale ja pamiętam tylko właśnie liczby urojone z matematyki dyskretnej. Ale u nas to też nie było super trudny przedmiot, więc no nie mam za bardzo porad. Studia się od siebie różnorakie na różnych uczelniach tak bardzo różnią, że to, co dla jednych jest banalne, dla innych może być ultra popierdolone, więc...
Tylko tyle mogę powiedzieć, że nichuja nie wiem. Ale powodzenia ci życzę, dziękuję. I cichy na smaczną kawkę, dziękuję bardzo. Tutaj jedno z pierwszych rzeczy, jaką odpaliliśmy w tym domu, był ekspres do kawy. Czy są liczby urojone? No, nie wiem, nie pamiętam. Trzeba Roya spytać. O kurwa. Może być. Będzie wiedział. Dyskretna na całkowitych jest? Nie, kurwa, to zespolone, dobra, nieurojone, to mi się pojebało. No, kurwa, byku, miałem to... Chcesz powiedzieć, że ci się uroiły? Coś mi się uroiło. Ja to miałem na studiach w 2013, kurwa, roku. Więc kawałek temu, 10 lat temu, chyba jest mi wybaczone, no, wydaje mi się. Nie pamiętam takich rzeczy. Wiem, że były urojone, zespolone, kurwa, i matematykę dyskretną też miałem, tylko nie pamiętałem, które były. Takie, że jest i, liczba i, to chyba to. I to właśnie miałem na dyskretnej. Maku, widzę, co robisz, ja pamiętam twój plan. Mogło minąć 3 godziny streama, ale ja pamiętam twój plan, nie oszukasz mnie. Kurczę, tylko jeżeli my mamy kosę, to nie zacumujemy. Ale a mamy, to chyba mamy, nie jest ja nie mam kosy. O, teraz już nie. Znaczy właśnie pytanie... Ile tych statków to jest ich, ale zajebałem. Ty jakieś fale cię wjebały w kamień. Ty, nie no, wykazuje wrogość. Nie, neutralność, wrogość, neutralność, co ja, jest? Ja w prawym górnym nie mam niczego w tej chwili pokazanego. Liczba, podaje literkę. No tak, no z biegiem czasu ludziom się zaczęła nudzić zwykła matematyka, zaczęli takie pojebane rzeczy wymyślać. No nie, ja mam teraz wrogość. A ja nie. Cóż, ja ci mogę tylko powiedzieć. Plądrować, no cóż. A ja mogę wejść w interakcję, ale do mnie kurwa strzela wieża, ale no szybkiej podróży nie zrobię. Bo to nie jest, taki port duży. Musimy tam płynąć. Tak, tutaj mamy szybką podróż, będzie git. Nowe szlaki handlowe odkrywamy. Kurde, ale przyjemne jest to, że nieważne za co się zabierasz, to co chwilę coś nowego się odkrywa, nie? Tu szlak handlowy, tu kolejne porty, ci cię napierdalają, tutaj musisz się strzelać, tak. Cały czas mimo wszystko coś się dzieje, no i jakby wiadomo, że jak się kupuje grę, no to żeby spędzić w niej wiele, wiele, wiele godzin. Ale tak już łącznie za nami jest 5 godzin takiego pływania, z czego część to musiał być tutorial, ja tam się całkiem nieźle bawię. True. Samemu? No samemu nie byłoby tak fan, no ale to jest gra, która nigdy nie była marketowana do jakby grania solo tak naprawdę. Trzeba mieć się z kim ocierać swoją barką. Może i teraz matma jest pojebana, ale jesteś w stanie obliczyć obwodowość homara przez CH. To faktycznie chyba urojone rzeczy teraz w tej matematyce istnieją. Bez czapki. Nie strzeli do ciebie, tylko byłeś w drodze strzału. No dobra, to też ma sens. Ktoś strzela ci prosto kurwa w klaty i mówi, sorry byku, tam za tobą taki jeden był. Musiałem się przez ciebie przebić. Pieczony kurczak. Pieczony kurczak? Czy to ryba, czy też nie? Najtrudniejszy krok, znaleźć kogoś do grania. No to prawda. Znaczy, mieć ludzi do grania to jest jedno, bo ja mam ekipę, z którą codziennie gram w ligę i Fortnite'a, ale przekonać ich, żeby wszyscy kupowali tę samą gierkę, do której ja dostałem klucz od wydawcy, to już jest bardziej problematyczne. Nie każdy ma, wiecie, 2,5 stówy, żeby dropnąć na gierkę wtedy, kiedy, żeby pograć 2 tygodnie i już nigdy nie wrócić. Problematyczne. Mam hajs na podróż? Będę idziemy miał. Robić torpedę. Tak, idziemy robić torpedę. Chcę chociaż raz zobaczyć, jak strzela i będziemy kończyć. Tak myślę. Szybka podróż. Pizdalifikował używa ciebie jako tarczy. Wydaje mi się, że nie jest aż tak manewrowalny ten statek, żeby był w stanie się dynamicznie ustawiać ze mną pomiędzy nim a wieżą, żebym to ja obrywał zamiast niego. Ale może go nie doceniam. Dawaj mnie tę torpedę, kurwa. Pułko lubryny, uzbrojenie górnego pokładu. Dobra. Let's go. Za mało miejsca, kurwa? Ja pierdolę, ciągle, kurwa, coś z tym magazynem. Zarządzanie ładunkiem, waga ogółem. Wypierdalam to. Nie. Odznacz. Ty, zaznacz. Można zaznaczyć jednym klikiem to pierdolnąć. Jak fajnie. Dobra, pierdolę, wolę to klikać torpeda pojedynczo. Na tym statku. No dobra, mamy to. Armatnie, deska tekowa, jeszcze amunicja. Dobra, dużo różnych cenności.
proharmatni, to bym se kurwa zostawił. A ba, bo ja mam dużo kurwa pierdół, po prostu miejscówki zajęte, a nie nawet waga. Twój tak, stary dał prezencik Psycho, witam cię Psycho w zielonych, podziękuj twojemu staremu za prezent. Być może po raz pierwszy w życiu, może go nawet nie znasz, a nagle masz od niego gifta. Dziękuję ci ślicznie, twój stary X za prezencik, bardzo mi miło. I witam nowego zielonego w gronie. Dobra, chodź tutaj. Kurwa, broń pod... Co ja kurwa spodobało? Nie, przepraszam, podtapiająca półkolubryna to jest torpeda? Nie, torpeda to jest torpeda. Ja pierdolę. Nie mam sztaby niklu i deski tekowej, ale mam za to podtapiającą półkolubrynę. A się kurwa rozproszyłem tym twoim starym. Brawo. Chyba mnie pojebie, kurwa. Fajnie, mam teraz przynajmniej podtapiającą półkolubrynę. Kurwa, nie da się tego... Nie mam jakiegoś drewna tekowego, może to przetworzę, kurwa, na miejscu. Nie będę musiał zapierdalać po to jeszcze raz. Chuju złoty, dlaczego to jest tak bardzo, kurwa, w moim stylu? Drewno zębate, mopan żelazne, deska tekowa. Mam, kurwa, zero drewna tekowego. Musiałbym pojechać, kurwa, kopać. Gdybym mógł, to bym dał ci moją torpedę, no. A nie da się żadnego handlu robić? Nie wiem, chodź, podejdź do mnie. Dziwnie się zaczyna. Jaka interakcja jakoś się tutaj robiło. Wejdź w interakcję. Wyślij zaproszenie do handlu. O, chcę chociaż zobaczyć, czekaj, jak strzela ta torpeda. Ale to... Dam ci w zamian rybę. Czekaj... Czy ci pozwoli? Możesz musieć zdjąć ze statku. Właśnie tak, tak, tak. To czekaj, muszę wyjść z handlu. Damy radę, moi drodzy. Zobaczymy, jak wygląda strzał z torpedy. Ale to za prawdziwe pieniądze. Dam ci torpedę, ale 20 złotych pace w cardo. Dobra, kurwa, byku. I hold power over you. Jest teraz w... Jeżeli masz mikser w domu, to wsyp do niego 5-6 łyżeczek kawy rozpuszczalnej, okay. 7-8 łyżeczek cukru, wlej szklankę zimnej wody, włącz na najwyższe obroty, wychodzi taka piana kawowa good dessert. Chyba tak, widziałem to na TikToku podczas pandemii. Ryba, sztuk 1. O kurwa, torpeda, potwierdź. Normalnie, ty, jeszcze trzeba potwierdzać. Jest, dziękuję minus ci, ryba, Przemysławie. Minus torpeda. A to mogę ci oddać też moje zapasy desek, jeżeli masz więcej. A chuj, możesz wytworzyć drugą. Nie trzeba. Co ty, nie będziemy spędzali w tej grze setek godzin jeszcze? Zapominasz, że mogę to tak szybko. Zarządzaj statkiem. Uzbrojenie, będzie torpeda. Ale przyjemnie, że można tak handlować. Tak, to prawda, jak się kolega wjebie i nie ma torped. Jest, torpeda 2, kurwa. Ruszam na morze, żagle staw. Kupił torpedę za rybę, Pogers. Trade mojego życia. Pytanie, czy masz amunicję jeszcze? O kurwa! Nie wiem. Pewnie to musisz kupić. Nie mam! Kurwa, macie amunicja do torpedy. Niech mnie chuj. Ale tu amunicja to nie powinna być trudna do zdobycia chyba akurat. Twój stary dał prezent Michałowi. Michał, podziękuj staremu ładnie za prezencik. Dzięki wielkie, twój stary, za gifciora. Czy handlarka? To o jasny chuj, toż to Laseraptor. Jeszcze Wolski wjechał z donatorem. Dowiedziałem się, że zdałem egzamin z Javy. I dzięki temu został mi tylko jeden przedmiot do poprawy. Strumiki, genialne rozluzowanie po sesji. Cieszę się wielce. Dziękuję ci bardzo za donatora i gratuluję zdania. Javy, Javy. Mam nadzieję, że ostatnia poprawka będzie równie gładka. Dobra, 10 skrzyń z zapasami do torpedy. Idę do statku. Ledwo mam pieniądze, żeby potencjalnie pójść. Po co idziesz, jak możesz kurwa, przytrzymać? Faktycznie zapominam o tym. Chryste panie, żagle staw. Idę sprawdzić torpedę. Kapitan torpeda. Dobra, idę najebać najbliższego, kurwa, najsłabszego przeciwnika, bo jedzenie nam przyjechało, więc będziemy kończyli, moi drodzy. Tak samo jak poprzednio, nie będziemy raczej, raczej, na pewno nie będziemy robili Jula Wiulusa dzisiaj, ale spokojnie, to oznacza tylko więcej filmików na Jula Wiulusa w kolejnym odcinku. Znaczy na kolejnym odcinku. Streamie, już by się pierdoli. Więc nic się nie bójcie, pośmiejemy się jeszcze gromko, gdy nadejdzie czas. Pośmiejemy się jeszcze. Sarżant Damian, wspornik wąsaty. Dziękuję ci ślicznie. Witam cię we wspornikach wąsatych. Panie kolego, baw się dobrze i serdecznie.
Leafy Golf Course, optymalizacja poruszania się, po co chodzić. Tak, Bachelar, fan eksploracji. Dobra, rozpierdolę ci małe stateczko moją torpedą. O kurwa. O, ale jedzie. O kurwa, macie, jakie fajne. Ale jedzie. Iu, no ale takie kule wpadają do wody i po prostu śmigają do tyłu. Znaczy, nie da się, czekaj. Tak łatwo aż trafić, bym powiedział. Ale rozjebało. Jestem fanem. Ty, mogę ci teraz przekazać to? Wyślij zaproszenie do handlu. Nie, musiałbym chyba w tym. Nie, myślałem, czy da się włączyć na pierdalanie na przykład. A, dobra, to czekaj, anuluję to, bo musiałbym to zdjąć ze statku, ale nie dam rady teraz. Nie wiem, jak się tutaj PvP robi, to prawda. Mogę tak strzelać do ciebie w nieskończoność. Ale patrz tę torpedę, kurwa, pa jak jedzie. Poszło w tamtego. Co ty oznacza? What? Dałem sobie te armaty na tył statku i teraz nie działają tak po prostu jak, wiesz, zwykły wystrzał, tylko jak, kurwa, shotgun. Właśnie ja też dałem chyba długie działo na tył i też miałem wrażenie, że jakoś tak bardziej napierdala. O, zwykła półkolubryna? Nie, długie lufa. Długie lufa. Dobra, nieprzeciętniak, witam cię we Wsporniku Pospolitym. Dzięki wielkie, miło mi się tutaj widzieć. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, Przemysław. Styknijmy się barkami. Styknijmy się rufami. Ludwa, 5 giftów na koniec, oczywiście, akurat na stuknięcie, buziaki, buziaki. O kurwa, witam Homara, Sokoliko, Regio, Jordana Jułkowskiego oraz Lewo Zmywak w gronie zielonych. Dziękuję ci bardzo, Ludwa, za kolejne 5 gifciorów. Witam wszystkich nowych, podziękujcie pięknie, darczyńcy. Włącz i przywitajcie się po zielonym. Włącz sobie z Orlego Gniazda. No i tak se wisimy. Tak se bujamy się. Tak se się bujamy. No dobra, Przemysławie, to ja takim pięknym bujaniem się wychodzę z tej gierki. A i Wolski oczywiście nie podziękowałem ci, tylko przeczytałem. Dziękuję ci ślicznie. I Knaguś. Kupiłem Helldivers 2, więc dobranoc i ratować galaktykę. Kurwa, im więcej widzę tego Helldivers, tym bardziej mam ochotę w to zagrać. No tylko na live. Można odpalić. Na jakimś może zobaczymy, co się będzie jak się uda. Ale na razie wyjście do pulpitu. Przemysławie, dziękuję ci za wzięcie udziału ze mną w tych rozgrywkach. Mam nadzieję, że bawiłeś się równie gromko co ja. Bo jak najbardziej. Było naprawdę całkiem przyjemnie. Nie wiem, czy będę dalej wracał do Skull and Bones, ale może sobie coś pokraftuję w wolnej chwili, bo ja lubię sobie czasem wieczorem siąść. House Flipper 2 ja mi z powrotem takie działa. Takie duże gry z taką mapą. Czyszczenie mapy. MMO, więc lubię sobie. Wskoczę, podriftuję, pokraftuję, zobaczymy. Ale... Było całkiem cool. Tak więc dzięki wielkie za towarzyszenie tutaj. Czat, proszę pięknie pożegnać Przemysława. Buziaczki, zobaczymy, żegnam się z moją dziadwą. Kiedy się znowu uda zgrać na coś, ale te dwa streamki były bardzo sympatyczne, więc trzymaj się Przemysławie, bye bye. Papa bolet. No i co, czat? Nadszedł czas, aby zakończyć tę zabawę. Przyjechało już jedzonko, nie będziemy przedłużali dalej. Nie będzie żadnego Jula Wilusa, tak jak już mówiłem. Czarny pytąg. Jutro idę walczyć o miłość mojego życia. Trzymaj za mnie kciuki. Trzymam za ciebie kciuki, ale pamiętaj, zawsze w pierwszej kolejności walcz o siebie. Ale jeżeli miłość jest warta walki, to myślę, że trzeba przywziąć zbroję i zapierdalać. Tak więc, moi drodzy, kończymy. Dzięki wielkie za tego streama, dzięki wielkie Ubisoftowi za zasponsorowanie tego, ale jak widzicie, bawiliśmy się naprawdę sympatycznie. Jeżeli do was Skull and Bones też przemówiło, to sprawdźcie sobie, wiecie gdzie je znaleźć, dołączcie do grona piratów, zbudujcie sobie barkę i torpedę. A ja cóż, wyłączam muzykę. Hymn nie baczy, już tutaj zaczął po cichutku lecieć w tle. Przygotuję się tylko do puszczenia jeszcze dla was napisów. Miłego tygodnia wam życzę. Ja jutro wracam do klimatu remontowego, bo dużo rzeczy do zrobienia jeszcze jest. Jeszcze ekipa jutro przychodzi, coś jeszcze robi, coś jeszcze sprząta, ale już naprawdę zmierzamy powoli do zajebistości, stabilności i rozwoju. Tak więc czekajcie na info na kolejnego streamka, zobaczymy kiedy będą jakieś i jakie filmy w najbliższym czasie. O, jeszcze jedno kokainum. Na dobranoc, Konor, dziękuję ślicznie. Uciekam na dziś. Trzymajcie się. Pa, pa. Wszyscy jesteśmy jebaczami. Wszyscy jesteśmy graczami.
Wszyscy jesteśmy ludem Tivolta. Wszyscy jesteśmy jak John Travolta. Mam wrażenie, że niewystarczająco wam podziękowałem, ale oczywiście wszystkim, którzy byli obecni, za całe wasze wsparcie, za obecność, za to, co pisaliście, nawet jak nie widziałem, i moderacji oczywiście też za moderowanie. Lecę coś szamać i trochę odpocząć. Do zobaczenia. Bye, bye. Bo nasz mistrz hajsu nie wydobywa. Wszystkie serie są zajebiste, wszystkie teksty są soczyste. Hajs się zgadza, Tivolt specjalami nas nagradza. W październiku było nas 50 tysięcy. Przybyło nas dwukrotnie w ciągu 6 miesięcy. Oglądaj, oglądaj, pieniążki mu oddaj. Bądź z nami, jebaczami, częstuj się filmikami. Niech jebaczy przybywa, bo nasz mistrz hajsu nie wydobywa. Jebacze się mnożą, hajs przywożą, taczkami szybko gnają, dla Tivolta hajs zarabiają. Wyświetleń na firmach, co nas więcej. Hajs będzie przywożony jeszcze częściej i częściej. A póki co oglądaj, oglądaj, pieniążki mu oddaj. Bądź z nami, jebaczami, częstuj się filmikami. Niech jebaczy przybywa, bo nasz mistrz hajsu nie wydobywa. Hymn jebaczy dzisiaj powstał, nie ma, że boli.